Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny. Żadne lampy, żadne świecy, w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada, tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na gali wręczenia prestiżowych nagród Dziady 2021. Jak sama nazwa wskazuje, są to najważniejsze nagrody w społeczności League of Legends i guzik nas interesuje, jak inni gadają o LoLu. Ja nazywam się Bartosz Klepaczewski i będę prowadził tę galę razem z mecenasem, organizatorem i nazwodawcą nagród, Fryderykiem Wedzin Koziołem, który jest alfą i omegą w kwestii przyznawania dziadów, bo no, to jego nagrody. Witam cię, Fryderyku, bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję też wszystkim zebranym tutaj na miejscu, widać ich tam z tyłu. Świetnie, świetnie, to też pewna inauguracyjna transmisja dla mnie, bo z nowego miejsca, gdzie jest mnóstwo pogłosu. No i fajnie, trzeba będzie to ogarnąć. Witam serdecznie, będziemy gadać o Polsce najwięcej, bo wiemy, że to kochacie, ale nie, no, będziemy też gadać za granicę bez przesady, będziemy grać i o IRL-ach, i o LEC, i o poziomie światowym, więc 2021 to był nudny rok, mam wrażenie, dla LoL-a trochę. Powiem ci, że przygotowując tę listę, jakby sprawdziłem sobie kategorię z zeszłego roku, bo to będzie bardzo podobna gala nagród, tylko rozszerzamy ją o sekcję jeszcze IRL-i tak naprawdę i wasze odpowiedzi z Twittera, ale to zobaczycie wszystko w swoim czasie. No problematyczne było, żeby uzupełnić niektóre kategorie. Ja miałem największy chyba z moment roku na scenie światowej. Ja to samo. Tak, mamy to dwa takie, mecze. Nic się nie działo. Masakra. Okej, okay, ja jeszcze jak wchodziłem dzisiaj do studia, FN Studio, Professional FN Studio, czyli przechodziłem przez ulicę do piwnicy dziadków, to wpadłem jeszcze tutaj na pewną nominację, więc zobaczymy, jak ty na to zareagujesz. To uzupełniłem w takim razie. Niezwiązaną z meczem sportowym. I bardzo dobrze, bo to w sumie też o to chodziło, no ale mecze same w sobie też są ważne. Dobra, to mając wstęp już ze sobą, myślę, że możemy przejść tak, jak ty powiedziałeś. Zaczniemy tak jak w zeszłym roku, czyli będziemy szli od najbliższych nam rozgrywek, czyli od Ultraligi, potem przejdziemy przez Europejskie Ligi Regionalne, LEC, skończymy na świecie. Ma to sens, w zeszłym roku się sprawdziło, także teraz też tak będzie. No i nie będziemy się tutaj bawić za bardzo w żadne podchody i wyczekiwania na najważniejsze kategorie, bo zaczynamy od drużyny roku. I tutaj mamy różne kategorie. I tutaj też posililiśmy się waszymi odpowiedziami z Twittera. Chcieliśmy, żebyście nam pomogli troszeczkę, bo tutaj ja na przykład też miałem spory problem, bo było takie, kurwa, nikt nie zasługuje na żadne wyróżnienie w tej kategorii. Był dramat po prostu na przestrzeni całego roku, to był dramat. Zero stabilizacji. Ale tutaj na przykład Arces zaproponował nam PDW i Illuminor jako swoich kandydatów. Wudanty napisał, że PDW, bo humorystycznie, z dystansem i efektywnie, mieli charyzmatyczny skład, content i coś faktycznie osiągnęli. Wielka szkoda, że projekt się skończył, byłem wielkim fanem. I Powro na przykład napisał nam też, że IHG, PDW i SK to takie mocne pozytywy, a reszta to albo spodziewanie, albo na minus. Więc tutaj trochę podzielali nasze jakby nominacje, bo my najpierw nominowaliśmy sobie, a potem zapytaliśmy was o wasze zdania, żeby nam jeszcze sobie trochę pomóc. My tutaj mamy w kategorii tej nominowanych PDW, Illuminar i AGO, czyli te trzy drużyny, które no w sumie w poprzednim sezonie osiągnęły no najwięcej w playoffach. Czy zajęły może największe tak miejsce. Jest. Dla mnie SK oczywiście pojawi się dzisiaj, ale nie w tej kategorii, no jednak musisz wygrać coś albo być bliski wygrania. Ja jeszcze Kick tu miałem wpisany przez jakiś czas, jak pamiętasz, bo prawda jest taka, że no Spring na przestrzeni innej drużyny nie był zły, ale no Summer też w teorii no przegrali w playoffach na Illuminar, tak jak nie jest tak, że wiesz, zrobili 0-6 w playoffach albo coś takiego, tak? Więc gdzieś tam mieli trochę pecha, bym powiedział, no ale z drugiej strony też myślę, że jednak tak jak SK musimy jednak powiedzieć, no że jednak zabrakło tu na przestrzeni całego roku. No i tak, tutaj wszyscy chyba się zgadzamy, PDW, IHG, AGO, jedno z tych. Ostatecznie uważam tak, AGO nie mogę nazwać drużyną roku, bo przychodzi co do czego z porównaniem do poprzednich lat. No, jak jesteś AGO, jesteś oficjalną akademią drużyny LEC, no to wymagania są wobec ciebie niewspółmierne. Zawsze musisz wygrać, zawsze. Nie? Sezon, w którym nie wygrasz, jest złym sezonem dla ciebie. Nie? Więc gdzieś tam mimo wszystko fakt, że nawet nie tyle, że nie wygrali, ale tak słabo poszedł Summer, też bardziej skłania mnie ku PDW. Illuminar z kolei no, nie wygrali ani razu, tak? Więc no, ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. I przejdźmy do czego tak. Powiem, że PDW, bo nie dość, że
Gdzieś tam no było ciężko, mieli skład do postawienia. Był jakiś tam ostatni okrzyk, nie wiem, Nitrozyniaka i jego truchła, więc to też się liczy w tej historii, myślę, że mimo wszystko. Ja osobiście nie uważam, żeby content i tak śmiesznie było, tak szczerze mówiąc, tak jakby za czasów Pompy mam wrażenie, że więcej się działo i było bardziej śmiesznie. W sumie to nawet jak tak sobie przypomnę ten skład, wiesz, z Aterem i Spółką, nie? Ten skład wiosenny, to nawet wydawało mi się, że tam więcej kontentu było, więc akurat stricte do kontentu to może bym tak bardzo nie powiedział, że było tak super śmiesznie, ale to dotyczy wszystkich drużyn z Ultraligi, bo nie wiem, czy nie był najgorszy rok pod względem kontentu w Ultralidze. Bo nawet już Ago się chyba tak średnio chciało, chociaż im plus to, że zatrudnili nowe osoby do socjali, więc powiedzmy, że żyło to bardziej. W Illuminar to, wiesz, były tygodnie, w których było nieźle z kontentem, wydaje mi się, ale tak 80% czasu było beznadziejnie. W PDW było logo, które było śmieszne. Najbardziej mi się podoba w tym, że gdyby to miała być organizacja, która istnieje na stałe, to logo moim zdaniem jest beznadziejne. No, kupią jednak mieć takie logo na stałe, ale przez to, że oni od początku wiedzieli, że to będzie na jeden sezon, myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Więc tak, wynikowo przychodzi co do czego, no dostali się do ćwierćfinału FIU Masters, nie? I tak, przegrali tam nie w najlepszym stylu, ale z drugiej strony myślę, że słuchaj, przynajmniej wstydu nie było. I przegrali też, no nie da się ukryć, na potęgę, tak? No, to nie są te budżety, nie? Więc gdzieś tam dla mnie jednak mimo wszystko drużyna roku to PDW. Może gdyby Trinity Force nie był tak dziwny dla Illuminar, bo nagle w finale nie grał Chris, tylko grał Adrian. I nie mówię, że Adrian jest słabym grajkiem, ale bardziej chyba chodzi o to, że myślę, że z Chrisem Illuminar by było w stanie to wygrać takie 3-1. Tak autentycznie uważam, to tak prezentował się poziom drużyn tamtego dnia. Więc no to był pech i może gdyby Illuminar wygrało tam, może dałoby się powiedzieć 3 PDW czy Illuminar, bo co by nie mówić, Spring był sporo lepszy, nie możemy totalnie zignorować tego, że Pompa jako No słaby właśnie, Spring, ale mimo że mieli nowych grajków, i tak nie dowieźli. czy mogę podać kontrargumenty? Bo ja na przykład PDW nie traktuję jako przedłużenia pompy, bo zastanawiałem się, czy tak trzeba by to robić. Natomiast tam poza kolorem i z Zatoralem, powiedzmy, ze sztabu szkoleniowego, nie masz punktów wspólnych. Tak, to prawda, ale znaczy, no jeszcze teoretycznie masz to nawiązanie do właściciela, no gdzie No tak, no oficjalnie ale oczywiście wiesz, o co mi chodzi. Nitrozyniak nie był właścicielem, a jednak potem na streamach pokazywał puchar i mówił, co tam Wiktor Cegła, więc wiesz, Ale wiesz, co mi chodzi? O no ile jednak myślę, że ciężko, żeby Illuminar Nitro kogoś tylko mogę przedłużył. przełożyć tak skład ten z Bezumem jeszcze jako trenerem i ten wiosenny i Illuminar letni, które zupełnie inna rzecz, ale jednak ta sama bandera To prawda, organizacyjna, zupełnie tak co innego, tutaj masz no. zupełnie co innego. Więc ja na przykład PDW liczę tylko lato. No i lato, okej, okay, byli trzeci w sezonie zasadniczym, wygrali playoffy, spoko. Natomiast to jest ich przewaga w stosunku do pozostałych ekip, bo oni mają tylko 3 miesiące, przez które musieli być dobrzy. I potem nie grali też w Trinity Force, więc nie wiemy, co by się stało. Natomiast Ago wygrało wiosenną, chyba fazę zasadniczą, jeśli dobrze pamiętam teraz, zapewne tak. Wygrało wiosenną Ultraligę, wygrało fazę zasadniczą teraz, latem. No i zaliczyło ten zjazd w playoffach tak fatalny, ale ty mówisz, ok, jest zewnętrzne sytuacje podczas Trinity Force Pucharu Polski, ale puchar jest puchar. Nikt go za darmo nie daje, trzeba było wygrać z rywalem takim, jaki był. Więc tak naprawdę mają na swoim koncie na minus tylko 2 tygodnie w playoffach, no, które przejechali spektakularnie, zrobili 0-6. Dobrze, ale przegrali na Saimse w EU Masters. Nie byli Solidny w stanie kontrargument. dwa razy wyjść z grup. I to jest potężny problem. No nie wiem, wiesz, zrobili 1-1 z Grekami w Summer w grupie. Wiesz, no. A to mnie boli, bo PDW przychodzi co do czego, wyszli z grupy, tak? Jako jedyna drużyna z Ultraligi w tym roku, nie? I tak, przegrali sromotnie, ale z drugiej strony no, przegrali na big, no, potężna drużyna, tak? No i też nawet organizacja potężna. I nie wiem, czy za bardzo można ich tam winić. No, to było najlepsze, co byliśmy w stanie wysłać w tym roku. I to jest dla mnie problem. I też wiesz co, jeżeli chodzi o Ago, tak jak mówię, no, po prostu sorry, ale no, jeżeli jesteś Akademią NEC, to automatycznie mam wobec siebie więcej oczekiwań. I prawda jest taka, że tu nawet nie chodzi o to, że oni jakoś przegrali,
Raz, że wasze spotężeni przeciwnikami, a dwa, że w jakiś niesamowity sposób. Sądzisz to do czego? To w sumie to z trenerem nie potrafili się dogadać do końca sezonu. Jakiś ten skład był taki miałki i nie wiem, no, no zmiany były pomiędzy tym poprzednim rokiem, a tym, który będzie teraz, no ale no, z drugiej strony no, i tak pewnie byłyby zmiany, ale wydaje mi się, że jednak w momencie, kiedy ten skład był ogłoszony i wiesz, pojawiło się, że o Lurox, który był w LEC i Kres, dawno, dawno, dawno temu, będą skakać tam po głowach i jakoś tak, powiem tak, Ago, miałem wrażenie, jak wygrywał w wcześniejszych latach i tak jak ty mówisz, kończyło na pierwszym miejscu fazy zasadniczej i potrafili być blisko perfekt sezonu, nie? To było to taki po prostu kolos. A mam no, wrażenie, teraz że latem przez się cały ten przyłaszczają rok. Wszystkich. Kończyli gry, chyba dwie skończyli szybciej niż 20 minut. To jest akurat moim zdaniem więcej No, mówi o reszcie ligi prawda, niż no. akurat o ich sile, ale jak Ale kwestię widzisz, no, tego. ale no to widzisz, no to dlatego Ale ja tak to widzę, ciężko no. jest kogoś wybrać. Wiem, przecież No nie, no zgadzam nie, się. więc co? Czyli co? Czyli dajesz, że jednak według ciebie Argo. Nie, ja po prostu poddaję kontrargument. Wiesz, ja No, powiedziałem stabilność. wstępnie. Okej, słuchaj, pod względem stabilności Ago, no tak, było najbardziej stabilnie dobrą drużyną przez cały rok. Nawet sobie dopisali Trinity Force sam koniec. Więc idąc tą argumentacją, patrząc na cały rok, tak, bo z drugiej ale strony, jeśli jakoś pompę tak. PDW chce się liczyć nawet razem, no to oni skończyli na czwartym No też miejscu mnie, no bodajże, tak. tak? Więc wtedy masz Nie no, we wiosnę zwycięstwo poszło średnio. czwarte, wiosna jest trochę średnia, wiadomo, że lepsze wyniki w latem, bo zwycięstwo całej Ultraligi i też ten ćwierćfinał EU Masters, więc to jest ciężko wybrać. Nie ma tak jednoznacznego kandydata, jak w zeszłym roku moim zdaniem było Ago, tak jak pamiętasz. Bo to było nie dość, że wygranie EU Masters, wygranie jednego ze splitów, drugi finał, do tego totalna rozwałka na Trinity Force Pucharze Polski, więc mimo tego, że obie drużyny wiedzieliśmy, że już nie będą w tych samych składach, także to wtedy było ewidentne. Teraz jest dużo trudniej. Natomiast no to jest, wiesz, słuchaj, to się nazywa dziady, a nie Bartki, więc ostateczna decyzja będzie twoja. Ja mogę tylko tutaj podać argumentację do innej strony. Dam PDW, bo niech mają laurkę na sam koniec. Skład zeturalowy, który rozpoczął się pod banderą Hatsiego jeszcze w czasach Black Devils EPC, Team EPC. Wtedy Zetural zawitał w Ultralidze, był cały czas i teraz wybywa. I to jest laurka też dla tego takiego. Myślę, że można to nazwać prawdziwej spuścizny Davis One, tak? No bo to, co teraz Davis One, to jest inna organizacja, ale że tak powiem, projekt Hatsiego oficjalnie dobiega końca z tym odejściem PDW. No bo jak już Zetural znik, który zawsze gdzieś tam szczajkiem był, potem Brunes był takim częstym punktem wspólnym, zresztą dalej będzie do Zeturala punktem wspólnym. I przychodzi co do czego, to koniec. To koniec. I Hatshi niedawno na Twitterze napisał znowu, że może coś znowu porobi w Polsce. No zapraszamy, bo słuchaj, no najlepiej jakbyś trochę pieniędzy przyniósł z Francji, nie? I no uważam, że powinien być laurka. Ago, czystej teorii na papierze zrobili upgrade w tym roku, więc Ago niech walczy o dziada w 2022. Dobrze, to w takim razie teraz znowu przechodzimy do pozytywnej kategorii. Trochę ciężko. Przechodzimy do pozytywnej Bartek kategorii. Bartek mnie grillował. Ja tylko moje stwierdziłem, mięso. Że trzeba, wiesz, przedstawić też inną stronę równania. Nie może być tak, że po prostu ty sobie chwilę pogadasz i dlatego dostaję ta i idziemy dalej. To musi być dyskusja. To jest jeszcze, wiesz, proces przyznawania. Natomiast drużynowym zaskoczeniem roku, tutaj mamy trzech nominowanych. Dwóch się powtarza, bo to jest Illuminar i PDW, którzy są też byli w drużynie roku. Natomiast na pewno z oczywistych względów, których nikomu nie będzie trzeba za bardzo tłumaczyć, jest też SK, która momentami nawet miała szansę na to, żeby wygrać sezon zasadniczy i była o jedną, bo piątkę dwa razy od EU Masters latem, więc na pewno były wyniki powyżej oczekiwań, zwłaszcza jeśli spojrzymy sobie na tier listy, które wszyscy robiliśmy przed sezonem. Także Fryderyku, jak ty tutaj widzisz tę kategorię i za co tutaj pozostałe drużyny zostały wyróżnione, jakbyś mógł przedstawić? No tak, więc SK na pewno, tak jak wspomniałeś, no nie miał nikt wielkich oczekiwań według tego składu. To jest taki skład, który moim zdaniem grał lepiej niż suma części. Był to skład odrzutków. Dawidsonek zawsze był ryzykowny, a wydaje się, że Wongar też znalazł po prostu sposób, tak? Jak ten kolektyw może działać. Jaken, który też był często memowany, że były podopieczne Inki, więc ja Jakena w sumie to dosyć długo już kojarzę po różnych tryoutach i różnych tam działaniach, jakie wcześniej mieliśmy, więc Jaken też, który pierwszy sezon, w którym zaznaczył swoją obecność i był niewygodnym przeciwnikiem. Xeoner,
mam wrażenie, że przez to, co się stało w Esce, to stał się wręcz w niektórych względach overhyped i to jest dla mnie bardzo ciekawe, tak jakby nie uważam, że jestem graczem oczywiście, ale mam wrażenie, że Xoner został najbardziej wybielony spośród tego składu, że tak jakby, bo Xoner już trochę czasu jest na tej scenie polskiej, na scenie niżej niż Ultraliga, a teraz nagle stał się wręcz top tier junglerem i trochę moim zdaniem to jest jeszcze przesada, zobaczymy jak będzie ten następny sezon. No i ten słuchaj, botlane, więc może, no, może słuchaj. Został top tier junglerem, dlatego że reszta top tier junglerów wyjechała i nikogo już więcej nie ma. No, Chrisowi trzeba załatwić komputer i chyba nie będzie tak źle, nie? No więc mamy też oczywiście importy nowe, więc no, no nie, no zobaczymy, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Ryuzaki też za 10 przychodzi, więc też jest to dobre zawodnik, więc no nie wiem, nie wiem. Bardziej chodzi mi o to, że mam wrażenie, że ten skład no po prostu na pewno wszystkich zaskoczył. Tak jakby na początku było śmiesznie. Na początku było śmiesznie, jak będzie WTF moment, to będziemy o tym wspominać też. Na początku nawet było śmiesznie, tak? Po jakimś czasie zaczęło być poważnie. Nie? I ja pamiętam, jak był mecz playoffowy Illuminar versus SK, no to czuliśmy presję, granie przeciwko SK. To był niewygodny przeciwnik, Leku miał ciężkie zadanie i się wybronił, tak? Mimo że go tam ciągle atakowali, to nie... musiał grać weak side i poradził sobie z tym, ale to nie jest łatwo wejść do serii z założeniem, że grasz weak side. Nie? A było to konieczne. I wiesz co, na początku to było tak śmiesznie, bo oni non-stop wygrywali, będąc, wiesz, 8000 tytułów. Nasz pierwszy mecz w lidze był przeciwko Esce. Wygrywaliśmy chyba 7000. Mieliśmy chyba LPL Drake'a i przegraliśmy to. Więc mówię, jak dwa razy tak Esca wygrała, to było śmiesznie. Ale jak to już się stało któryś raz, chyba tam 4 czy coś, nie? To już rzeczywiście było widać, że aha, to jest ich playstyle i w sumie to ma sens, jak masz takiego gracza jak Davidsonek. Ale było to bardzo spore zaskoczenie i przechodzić do czego w playoffach też powalczyli. Więc wiesz, bo głupio byłoby moim zdaniem, gdyby, no słuchaj, zabrali jedną mapę PDW mistrzowi i zabrali jedną mapę IKG. To wiesz, gdyby przegrali 0-6, to by było, po prostu faza zasadnicza nic nigdy nie znaczy. A autentycznie uważam, że w obu przypadkach SK na pewno nie była faworytem, ale nie była wygodnym przeciwnikiem. Więc uważam, że SK nie ma co się starać, to jest oczywista dominacja. PDW nam się tutaj pojawiło, ale to wynika z tego, że po prostu, no tak jak wspomniałeś, no, de facto nowa organizacja, co nie zmienia faktu, że ja cały czas uważam, że tak silny był tam duch pompy zeturalowej i projektu Hatsiego, że nie jest to dla mnie aż taka nowa drużyna, co nie zmienia faktu, że tak, no formalnie była to nowa organizacja, tak, ale myślę, że jako zaskoczenie to może to, że przyszło co do czego i wygrali, bo na przykład przypominam, ja dałem, że Kik wygra, nie? Więc, ja chyba też, albo Zagon na zmianę, coś takiego, więc jakby to na pewno jest... Nie wiem. No, to był dziwny rok, może tak, to był dziwny rok. Tak, na pewno PDW zaskoczyło pod tym względem, no ale no, nie ukrywam, no, dla mnie osobiście IHG jest też tutaj do wyróżnienia i dla mnie jest w ogóle to zwycięzca tej kategorii. I dlaczego? Wcale nie było inaczej w przypadku PDW. W kwietniu byłem w sytuacji takiej, gdzie to nie było zdrowe dla żadnej ze stron, żeby zostać razem, nie? I że tak jakby po fakcie tam nawet ostatnio widziałem się na imprezie z Bezumem i Tabasco, oni mówili, że nie, przecież my mogliśmy zostać w Illuminar. Może jakbym błagał na kolanach i lizał buty, i nawet nie mówię, że to tylko ode mnie zależało, chodzi o sam fakt, że tak jakby nawet jeśli, to ktoś musiał podjąć męską decyzję. Ja wolałem podjąć decyzję, dobra, zaczynamy po prostu od nowa. Po prostu, wiesz, ktoś musiał podjąć decyzję, to było ryzyko, więc no nagle 7 osób w składzie jest 0. Dosłownie i to jest w off-sezonie między summer i spring. To nie jest moment, kiedy masz dużo free agentów. I nagle z tego udało się zrobić skład, który prawie wygrał całość. To dla mnie jest to zaskoczenie. Ja sam przewidywałem, że top 3 jest jak najbardziej w zasięgu, ale na pewno nie uważałem, że jesteśmy jakimś ogromnym kontenderem do wygrania całości, tak? Bo uważałem, że dobra, zrobimy bazę i pewnie w następnym off-sezonie już taki skład zrobimy, żeby celować zwycięstwo, nie? Więc było to zaskoczenie. Idąc dalej, hype się unosił po tym pierwszym tygodniu EU Masters, przypominam 2-1 w tej grupie,
gdzie przyszło co do czego, mieliśmy dwóch finalistów, nie? Więc szkoda tego drugiego tygodnia. To był zły dzień. Myślę, że jednak Illumina grało lepiej niż w tamtym dniu to wyglądało i może dałoby, znaczy inaczej, dało się nam powalczyć, nie? Więc szkoda po prostu, ale jednak przychodzi to do czego przed sezonem nie wie, no nikt praktycznie nie dawał Illumina na drugim miejscu, tak? I to jeszcze nie da się ukryć, dało się wygrać finał i jeszcze nawet dodam na koniec ten Trinity Force, gdzie dało się to wygrać, gdyby nie sytuacja komputerowa, więc... No, ale play-offy też dało się przegrać, nie? Bo to prawda, ale właśnie to się nie stało, nie? I pomyśl sobie, to jest ta też różnica. Illumina miała jedną szansę. SK miała dwie na przykład, nie? I dlatego mimo wszystko muszę dać Illuminar nad SK-ą, bo też nawet w tych wszystkich innych względach, tak? Przyszło co czego Illuminar dowiozło ten swój hype. SK właśnie, gdyby dostało się na Masters, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że dowiozło. No nie dostali się, no nie byli też faworytami. Ja nie mówię, że mieli się dostać. Chodzi o to, że przyszło czego nie udało się. A jeszcze wrócę do Spring, gdzie no jako zaskoczenie roku możemy powiedzieć, że młyn jaki był w Illuminar trwa do dziś. Tak naprawdę inaczej. Nie, młyn trwa do dziś. Chociaż w każdej organizacji jest młyn zawsze, nie? No to wiesz, zawsze musi się dziać. Ale chodzi mi bardziej o to, że to jak duży zamieszanie było między poprzednim rokiem a tym rokiem. Ludzie nie wiedzieli, kto pracuje, kto nie. Pozwy, nie pozwy, kłótnie, nie kłótnie, tweetlongery, nie tweetlongery. I z tego był skład, który był w jakimś syndromie sztokholmskim, uwięziony w organizacji i wszyscy o tym wiedzieli, ja to odczuwałem. I dlatego też mówię, że poczułem, że muszę taką decyzję podjąć, że po prostu no, musimy się rozejść, bo takie jest życie. I gdzieś tam z tego składu udało się dostać New Masters, tam w ogóle przegrać 2-3, czyli było blisko, żeby nawet tam powalczyć o finał, nie? I jeszcze to jest, wygrano na Vitality Beat 2-0 stompem, to jest jakiś totalny, nie wiem, szok. No taka jest prawda, tak? Słuchaj, Vitality Beat, LFL, jakie to LFL nie jest dobre, co roku LFL jest coraz lepsze, budżety są nieporównywalne. I tamten skład, w momencie, w którym wygrał na Vitality Beat, to już osiągnął wszystko, już nie było wobec tego składu żadnych wymagań. Tak, to był szok. Tak, wygrany 2-0 jeszcze w takim stylu szybko Vitality Beat, więc przejdź co do czego i ten cały rok dla Illuminar był po prostu zaskakujący ze wszystkich stron. I kadrowych, i organizacyjnych, i wynikowych, i to raczej wynikowo mówię pozytywnie. Nie? Że oba te składy osiągnęły więcej niż powinny. W momencie, w którym wiesz, Illuminar losujesz Vitality B, no nie mówisz, że Illuminar wygra, tak? No, no tak, bo jeszcze ty w takim dwa stylu. Razy fazę grupową EU Masters, tak? Do tego finału, ten oczywiście, który był bardzo blisko latem, wiosną musiało być top 3, no, żeby pojechać na EU Masters, więc topowa drużyna na przestrzeni, w zasadzie dwie topowe drużyny, bo tak jak mówiliśmy, tak, wszystko się tam zmieniło po drodze sezon na sezon, więc jakby okej, ja tutaj nie mam większych tych, zastanawiam się w sumie, czy... No, w sumie w ESC zabrakło tej kropki na D, którą chyba, tak jak ty mówisz, byłby ten właśnie wyjazd na EU A Masters. PZW wygrało już poprzednią kategorię, więc tutaj nie wygrywacie. Dajcie coś do tego, Illuminar, chociaż w dziadach dajcie wygrać. W subiektywnym programie. Ale skoro już pogadaliśmy o pozytywach, to teraz czas na chwilę negatywów. I tutaj mamy dwie drużyny nominowane w kategorii rozczarowanie roku. Myślę, że jeden wybór bardzo oczywisty, bo jest to Kick. I drugi trochę mniej oczywisty, bo jest to Ag Rogue. No dobra, więc jeżeli chodzi o Ago Rogue, no to zacznę od tej strony. Trochę już wspominaliśmy, chodzi o jak zwykle oczekiwania i budżet do wyniku. Przyszło co do czego odpadliście dwa razy w grupie i to tak w nie najlepszym stylu, nie? I idąc dalej też słynne 0-6 w playoffach w Polsce też nie jest dobrym wynikiem. Ale wiesz, no, tak jak sam dałeś bardzo dobre kontrargumenty, na przestrzeni roku przychodzi co do czego w innych organizacjach, w innych drużynach, w innych line-upach było takie zamieszanie, że w rokach jak całokształt żadna drużyna nie była stabilna. Więc nie no, Agro jest tu nominowane. Myślę, że jest jakiś rodzaj rozczarowania, ale to nie jest nic w porównaniu, co się stało z Kick, tak? I tak jakby... Dlatego Kick jest odwrotnością Illuminar. Dla mnie w tym sensie. Dlaczego? Po pierwsze, nie wiem w którym momencie wiedzieli, że już nie będzie tej drużyny. To jest bardzo ważna wiadomość, nie? Tak. Bo
Myślę, że na Summer wiedzieli, ale ja nie wiem, czy na Spring wiedzieli. Ja myślę, że na Spring nie wiedzieli, nie? No bo oczywiście, jak wiecie, właściciel Kick, firma ESE, o tym też będziemy jeszcze dzisiaj mówić, wykupiła Frenzy, więc Kick nie mogą grać w Ultralidze. W końcu Kick potwierdziło, że dziś będą grać? Coś mi się ubiło oczy. Tak, w sensie ja się pytałem, czy to znaczy, że w No. ogóle nie mogą, no bo oczywiście to jest kwestia konfliktu interesów, tak? Że tutaj nie mogą, no bo masz organizatora, czy tam firmę, która zajmuje się transmisją rozgrywek, w których bierze udział drużyna, która ma tego samego właściciela, więc to jest oczywisty konflikt. Natomiast moje pytanie było jeszcze, no dobra, no ale to jak będziecie pokazywać, przecież bo realizujecie EU Masters w Polsce, to kick z innego regionu, na przykład z Portugalii, jakby sobie wróciło, mogłoby się dostać i mogłoby grać. Więc znowu jest teoretycznie ten, natomiast nie ma takich aż takich obostrzeń, więc tylko nie mogli grać w Ultralidze, więc marka Kick jako taka może dalej występować w League of Legends, tylko nie w Polsce. No więc tak, pierwsze rozczarowanie. Straciliśmy organizację, która weszła z bardzo dużym hypem do Polski. Zresztą ja znam tą sytuację z bliska i powiem, że tam jeszcze większy hype miał być przy wejściu Kick do Polski. Więc tak jakby to była organizacja z zewnątrz, która przyszła z dużą inwestycją. Z tym się wszyscy zgadzamy. Nawiązując nawet do tego, co się udało, tak, bo nie uważam, żeby przy nakładach finansowych one były dobrze wykorzystane, tak jakby dam przykład socjalne, tak jakby trochę Kick na przykład miało farta z całą sytuacją Pukiego, a to nie była ich, że tak powiem, wypracowana strategia i coś, co zrobili dobrze. Po prostu mieli trochę farta, nie? Więc z jednej strony była duża inwestycja, tak? Która wiesz, no jak już tyle inwestujesz, to inwestujesz na lata, nie? Nagle się okazuje, że jest, ja nie wiem, czy źle się skończyło, bo kupnem Frenzy zakładam, że S jest zadowolona. Tak, więc ja nie mówię, że to jest źle, chodzi tylko o sam fakt, że dlaczego to jest rozczarowanie, bo przez to, że Kick weszło z takim budżetem do Polski, to było założenie, że no dobrze, no to zostanie na lata. Jednak jest to rozczarowanie, gdzie no w sumie to minęło ile? Dwa? Dwa i pół? Dwa chyba równo, tak? No bo zaczęli od zeszłego roku 2020 weszli. Więc No i są dwa tak po lata. 2 latach nagle projekt się zwija, nie z powodów finansowych i tego typu rzeczy, ale wiesz, z powodów innych, nie wiem, prawnych, może prawnych, tak byśmy to nazwali. Więc to jest pierwsze rozczarowanie. Już tak nawet z perspektywy organizacji, gdzie wiesz, że przestają istnieć. Drugie oczywiście rozczarowanie to jest skład, któremu ja dałem też top 1 w Ultralidze. Na papierze wydało się być potężny. Wydawało się, że ten skład jest nie dość, że wyrównany, to jeszcze nie ma takiego punktu słabości, dużo elementów może tu zadziałać dobrze. Wydawało się, że dobre importy, jak na scenę polską, no ciężko oczekiwać tutaj coś lepszego, nie? I zagrali gorzej niż suma ich części. I tak, ktoś może dać kontrargument, no dobra, ale przegrali jedną serię w playoffach, mimo to, że mogli wygrać, mogli przejść do finału, tak jak Illuminar, tak? To prawda, co zmienia faktu, że to 3-2 Illuminar, to tylko wspomnę, że piąta mapa była dosyć jednostronna. Czyli tak jakby to była 3-2 seria, tak, było blisko, ale to nie była najbliższa seria 3-2, jaką widzieliśmy, nie? I druga rzecz, co jest ważne, to jest to, że w sezonie też poszło słabo. Ja rozumiem, gdyby Kick wylądowało w topowe miejsca w sezonie, a potem w playoffach coś nie poszło i jeszcze byłyby to bliskie serie, muszę powiedzieć, no zabrakło minimalnie, ale tutaj jednak myślę, że systemowo coś było źle, skoro też w sezonie tak źle poszło, a nie byli w stanie wygrać na Illuminar, więc no to jest rozczarowanie. Idąc dalej, no co się stało z Spring? Przegrana na Greków. No Są rzeczy, które można i wiesz, wybaczyć, i i tak rzeczy, po których nie prostu. można wybaczyć, no. Słuchaj, Widzimy. wszystko tu siadło i to siadło tak bardzo, że póki nawet sobie przerwę robią od kompetycji. Po prostu na papierze siadło dobrze, a w rzeczywistości siadło tak bardzo, że jest to po prostu rozczarowanie roku. No to skoro już to przyznaliśmy. Nie wiem, w sumie mam wrażenie, że gadaliśmy tylko o tym Kika, bardzo mało o Agu, no ale o Agę też już trochę powiedzieliśmy. No to Ktoś im jakby. należy nominacja, ale nie Tak, ma ale szans, nie żeby tak więcej. dalej To było. też jest ciekawe, tak, no bo przecież rozmawialiśmy w kontekście drużyny roku jako Ago i w kontekście rozczarowania roku jako Ago, także to też jest taki dualizm nasz troszeczkę, bo to czasem No, to był może... ciężki rok, tu nie było, tu nic. Ten rok był takim młynem, że ciężko jest nawet WTF roku, ja nie wiem, co wybrać w niektórych względach. No, Też jest chociaż dobra no jest chyba kategoria. jednym Natomiast wygrać. teraz tak, myślę, że tak. Natomiast teraz znowu wracamy do tego, żeby nagradzać pozytywne dziady, czyli zawodnika roku wybierzemy. I tutaj mamy wśród nominowanych Czajka, Zamulka, Melonika, Raxos, Niniwaka i Lakera. I tutaj myślę, że nie za bardzo trzeba tłumaczyć chyba żadnej nominacji z tego.
Myślę, że tutaj wszyscy jakby wiedzą, o co chodzi i dlaczego, bo to... Z Raxo bym może się zastanowił pod tym względem, że przyszło to, do czego no był w słabym teamie i poszło słabo, ale z drugiej strony no był spory hype wokół niego. Gracze też się wypowiadali, że Raxo sprawiał problemy na Rifcie, więc nominacja się należy na pewno. Zamulek tutaj na pewno, jeżeli chodzi o... Ja troszeczkę podszedłem też do tej kategorii, gdzie kto wylądował, nie? I przyszedł do czego Zamulek spory awans, więc... Wybił się w tym roku i grał dobrze i myślę, że miewał niektóre mapy potężne. Przypominam mapę na Ezreelu, gdzie było przeciwko PTW, gdzie mapa była przegrana, a tak naprawdę sam poniósł ją do zwycięstwa i to tak naprawdę sam. Tam chyba, ja nie pamiętam, czy damage percentage miał w końcu 50 całej drużyny. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale to była statystyka masakryczna. Trzeba pamiętać też jeszcze o wiosennym sezonie, tak? Gdzie wtedy jeszcze w Devil's One, no... To był trochę Davidsonek Devil's One, no. Melonik oczywiście wylądował w Big, świetny sezon, zresztą MVP, tak? Gadaj się przed startem, tak, Spring. Laker, no to... Niestety na dobre i na złe Laker jest taki, że nie da się go nigdy nie dać. Sorry. Trochę mnie to wkurza, bo ja nawet nie mam za bardzo... Ja wiem, co Laker musiałby zrobić, żeby nie być nominowany do gracza roku. Musiałby, nie wiem, co musiałby zrobić. Tak jakby on już ma łatkę, że jest dobrym graczem, jest młodym talentem i poczekajmy jeszcze 5 lat, to będzie dalej młodym talentem. Pojawiły się ostatnio głosy, że czemu do LEC go nie wzięli. Nie wiem, ale no Laker masz już łatkę przylepioną dobrego gracza. Mówię, nie wiem, jak ale bardzo musiałby Laker zjechać, żeby... Nie. Nie, ale po prostu to się nudne staje. Ale ja wiem, ale to już jest nudne dla mnie. Okay. Chodzi o to, że słuchaj, Czajek to też wynika z tego, w jakiej pozycji jest. Czajek jest w tej samej sytuacji co Laker, ale u Czajka jest ciekawie, jak jest graczem roku. Bo dla mnie to jest właśnie zwycięzca i to wynika z tego, że Melonika nie mogę wybrać, bo uciekł od nas i na Summer gram już Big i rozwalił PDW, więc nie może Polak Polakowi wilkiem, tak? Polak Polakowi big wilkiem, więc no tutaj no jest jak jest, ale nie no, Czajek grał przez cały rok w Polsce w obu składach, w których był. Te składy poradziły sobie lepiej niż miało być, tak? Illuminar, Spring, które walczyło naprawdę nieźle, PDW, które wygrało i myślę, że Czajek był tutaj też ważnym elementem tej układanki. I też przez to, że odchodzi od nas, idzie do Francji, to w takim razie też laurka. Nie? Zobacz, że trochę tych laurek to jakiś może jest dziwny rok. Rok pożegnań. Odchodzi trochę. Tak, jakby zupełnie nie było potem w przyszłym roku kim grać w tej lidze. Ale ja się w pełni zgadzam, tak jeszcze powiem od siebie, jak chodzi o Czajka. Myślę, że to jest przykład tak gracza, który gdyby miał 18 lat i nie miał szkoły, to jest lec. To jest po prostu ktoś by go totalnie brał już w tym momencie, bo tak to wygląda. No. Nie jego winy, że grał w Polsce. Myślę, że teraz poradzi sobie lepiej. Natomiast skoro to już mamy zrobione, to teraz kolejna pozytywna kategoria, żeby jeszcze trochę nas oddalić od tych negatywnych, czyli zaskoczenia pozytywne wśród graczy, czyli kto na nas zrobił największe wrażenie, tego się po nim nie spodziewaliśmy. Tutaj wśród nominowanych mamy Davidsonka, Eścika, Zamulka, Dniakena, Leku, Eścika dwa razy i Harpun plus Marlon. W takim razie no właśnie, dwóch Eścików. Dwóch Eścików, bo to i ty i ja go wpisaliśmy, ja nie zlączyłem listy, dobrze widzisz. Nie no, Eścika trzeba wyróżnić dlatego, że wśród szerszej społeczności on nie był kojarzony, tak. I dlatego to jest zaskoczenie. Znaczy okej, okay, i tak to jest zaskoczenie, no bo to, że ja akurat śledzę Eścika od dłuższego czasu, no bo brał udział w moim projekcie, już jakiś czas namawiałem do gry w Polsce, długo u nas nie pograł. No i też sobie nie mówić, sam po prostu w tej Portugalii, tak szczerze, no bez no bo to szału, w drugiej lidze niemieckiej też. Chyba z trzeciej czy czwartej drużyny ligi portugalskiej nagle do Polski, nie? I to czego się spodziewasz? No, że będzie co najwyżej okej, okay, no. Tak. Znaczy właśnie to jest to, że ja myślę, że większość graczy wiedziało, że Eścik jest dobry, ale mam wrażenie, że wśród społeczności nie mieli żadnego pojęcia.
Tak? Tak jakby Esiek był wzięty, to było powiedziane, nie wiemy kto to jest, to będzie słaby punkt Illuminar. A tak raczej wydaje mi się, że wśród społeczności było, nie no, Esiek jest dobry. Tak? Nie było mówiono oczywiście, że będzie, nie wiem, kierował coś takiego, albo że będzie drugim czajkiem, no to nie było powiedziane, ale było wiadomo, że jest dobrym graczem. Myślę, że jak najbardziej to dowiózł, więc myślę, że tutaj wśród zaskoczeń można wpisać. Tak jak wyróżniałeś, no większość graczy, czy wszyscy gracze są tutaj i z Eski, z Illuminar, ale czy to jest dziwne? Bo tak jakby PDW, tak jak powiedzieliśmy, zebrali się w niespodziewany sposób, ale prawda jest taka, że ci gracze byli znani i spodziewaliśmy się o nich niezłych rzeczy, chociaż nie aż tak niezłych, nie? Ale jeżeli chodzi stricte o graczy, no to tak. Zaskoczenie Dawid Sonek, bo po tylu latach to wreszcie wyszło. I ja nie mogę powiedzieć, że on wygrywa tę kategorię, ale wreszcie się udało. I wiesz, co jest najgorsze, że już go nie ma, bo nie widziałem go w żadnym rosterze. Ale to był najciekawszy eksperyment dla mnie. Czy się da? I dało się. I nie wiem, co ty myślisz, i już go nie ma. No i nie wiem, zaskoczony jestem, że słuchaj, grał tym Kassadinem, tym Korkim, czyli nie zmienił swojego stylu gry i to wyszło. To jest dla mnie to zaskoczenie. Bo to może czasem, wiesz, prawdziwy Dawid Sonek są przyjaciele, których poznajemy po drodze, no. Ja Kena tu wrzucam, bo podobnie, ale w o wiele mniejszym stopniu Dawid Sonek, bo Dawid Sonek to już od lat jest znany na polskiej scenie, nie tylko solo queue, ale też z różnych życiowych spraw. I gdzieś tam to było zaskoczenie, że to wreszcie zatrybiło. Szkoda, że na jeden sezon to daje do myślenia, ale jakie nie zaskoczenie pod tym względem, że był uznawanym za gościem z dziwnym champion poolem, gościem, który tym dziwnym champion poolem sobie, wiesz, radził, ale przyjdzie do poważnej gry i sobie nie poradzi. Moim zdaniem nie było tak. Jaken pokazał się dobrze i moim zdaniem dzięki temu sezonowi utrzyma się u nas w tej polskiej lidze i fajnie. Ja jeszcze wróciłem tu Leku i to z powodu tego, że głównie Leku był uznany za memicznym gościem. Jest memicznym gościem, oczywiście, ale myślę, że poziomem gry nie odstawał i ja akurat uważam, że często w przypadku Leku się mówi o tym, jaki on ma fanbase, a nie o tym, że on po prostu jest bardzo dobrym graczem. I myślę, że w tym sezonie udowodnił, że spokojnie jest na poziomie Sinivaka, który zawsze jest lakerem topa i czajkiem topa. Tak? Więc moim zdaniem Leku spokojnie sobie tutaj Ja myślę, poradził. że zwłaszcza to Camille, jak chodzi w jego wykonaniu w playoffach, to będziemy pamiętać, to jest coś takiego jak, nie wiem, jak Kai'Sa na bocie, tak latujące po pentakilla w tym sezonie zerowym. Moim zdaniem to jest mniej więcej ten poziom, że... Jak Kale Davidsonka. No, mniej więcej, nie? Albo Kasadin teraz. To po prostu to jest coś takiego, że kojarzysz. To jest Camille, Leku i to jest to, banujemy, Zoe Matisława. To jest jedna z tych postaci do tego stopnia, to jakby osiągnął, więc jakby jak najbardziej tutaj też zaskoczenie, bo przecież pamiętajmy, że w Romueli wcale sobie nie radził tak dobrze, nie? We Włoszech. No, w Romueli Nikt dużo sobie nie poszło źle. poradził, no ale Szynek jakby był źle. wiadomo o co chodzi, nie? Jakby odsyłam do wywiadu z Wowem u nas. Bo to rozmawialiśmy też na ten temat. Harpun plus Marlon Sanzam na tej samej zasadzie, że po prostu w SC bardzo dużo elementów X zatrybiło i to niespodziewanie. Więc nominacja się należy, ale osobiście dałem, że Zamulek wygrywa tę kategorię. I to dlatego, że po słabym Davis One nie poszło dobrze. Dobrze sobie poradził w Illuminar i też co jest ważne dla mnie, gdzie lądujesz dalej, bo przecież to do czego większość tego składu, który tutaj wymieniliśmy, zostaje w Polsce. Natomiast i Eścik, i Zamulek idą dalej i Zamulek trafił bardzo dobrze i wydaje mi się, że to też jest ważne, tak, że jak widać, było to na tyle zaskoczenie, ale też w Europie jaki hype był zrobiony wokół Eścika i Zamulka. Oczywiście przez to, przez ich agentów, nie? Ale w Europie na tym też się pojawiało, że Eścik, Zamulek. Nawet też Eścik miał ten swój klip, tak? Gdzie tam miał tego ulti Serafiny, więc tam ludzie to były klipy różne grane z Zamulkiem też, że to gościu, który się nie boi. Więc tak jakby wśród zaskoczeń wśród graczy, problem z zawodnikami Eski jest taki, że de facto po prostu zostają w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników Illuminar, to ruszyli w Europę i to jest to zaskoczenie, że w Europie też zatrybili, więc dla mnie akurat Zamulka jako zwycięzcę tej kategorii. Ja Zamulkę na przykład mam za to, Ale że było jeszcze blisko. pamiętam z tych poprzednich jego występów, to było bodajże w Actina Pact jeszcze, jak grał, to że wtedy było widać, że jest talent i że są mechaniki, ale brakowało trochę drużyny. Potem pokazywał dalej w Devil's One, gdzie było tak jak kiedyś w CLG, że bronimy Double Lifta, tak było bronimy Zamulka. A w Illuminar pokazał znowu, że ma też takie gry, ale jak nie musi kierować, to nie kieruje i jakby to uzupełnia. I to jest dla mnie na przykład nominacja taka bardziej za progres. Że nie wiedziałem, czy na przykład będzie to w stanie zbalansować i utrzymać,
Bo to, że jest, ma zajebiste momenty, no to widać było po prostu tego, ale ja jak najbardziej się zgadzam, że zaskoczenie na pewno na plus. Zamulek, gitara. Idziemy dalej do zawodu wśród graczy. No i tutaj mamy znowu trochę osób, natomiast tylko cztery, ale tutaj Kick, czyli Stefan i Puki oraz Bjosn i Ather, czyli dużo strzelców. Tej wersji ja bym chciał, żebyś ty tłumaczył swoje nominacje dla tej trójki pozostałej, bo Stefana, no to wiadomo, mniej więcej. Przygoda miała, wchodzi zagraniczny zawodnik importowany, ma być Miał zajebisty, nie jest. niszczyć. To jest To jest zrozumiałe, natomiast. coś. Stefan, to jest coś, to jest właśnie chyba największy problem. Mówię z zewnątrz, jak patrzę, co nie zatrybiło w Kick. Wydaje mi się, że przejdzie do czego tak, wiesz, w lejcie oni byli dobrą drużyną, ale w ogóle w mid game'ie i w early game'ie rzadko kiedy. Wy jesteście tacy nijacy. Ja mam wrażenie, że ciężko się przyczepić do laning phase'ów. Wiesz, tak jakby, jeżeli nie działają ci, nie działa ci early game, no to coś nie działa z leśnikiem, a przecież tak jak mówiłeś, no przychodzi gościu za granicę, masz wszystkim zamiatać. Tak, no to tak wygląda, tak? Zawsze jest taka narracja. W Polsce jesteśmy beznadziejni, weźmy kogokolwiek za granicę, będziemy wygrywać i robią to najlepsze drużyny. No Ago, jak wiemy, teraz też idzie w tym kierunku, dalej zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Więc Pukiego też tutaj dorzuciłem, no bo. Tak samo jak wśród zaskoczenia mamy większość z Illumina i Zeska, tak samo wśród zawodu musimy mieć graczy z Kick. I Pukiego tutaj wyróżniam pod tym względem, że dostał swojego ulubionego zawodnika, jakim jest Raxo. Znamy ten duet, kochamy ten duet. Idąc dalej, związał się z Kick na dłużej. Bo był czas, kiedy Puki był dosyć hot agentem, nie? A jednak wybrał, że zostaje w Kick, gdzie. To też muszę głupio mówić, że to jest zawód na Pukim, bo bardziej chodzi o zawód, jak to się skończyło, czyli związał się z organizacją, która i tak potem rypła. Nie? Znaczy rypła, no musiała zmienić miejsce zaangażowania, nie? Ale Więc no, to jest wynikowo po też prostu nie dowiozło, przykre. no. Tak, wynikowo też nie dowiozło i skończyło się tym, że Puki nie będzie grał w tym sezonie. Więc ciężko mi go tutaj nie wrócić w zawodzie, że po prostu. Zawiedliśmy się, że tak to się potoczyło, nie? Nie będę koniecznie mówił, że gameplayowo to i to zrobił źle i to i tamto, nie? Aż tak nie powiedziałbym, że analizowałem tego, tak? Spojrzenie z zewnątrz, na pewno spodziewaliśmy się, że będzie lepiej, tak? Więc ta dwójka, to kto z nich musi wygrać? Nie wiem kto, nie wiem, może Stefan. No, przychodzi Stefan, no musisz wygrywać w Polsce, no. Czyli I mówisz, dorzuciłem tutaj, że. nie wiedziałem kogo, bo powiem ci szczerze, nie było moim zdaniem jakiegoś dużo zawodów. Zazwyczaj jak ktoś, nie mieliśmy wielkich oczekiwań, to nie poszło za dobrze. Ale mówię, no nie mogę po kick, któremu dałem na top 1, potem nie wyróżnić nikogo w zawodzie. A z kolei wysuwam Bjosuna i Athera, bo wokół obu tych było dokładnie ta sama historia. Że to jest nowa nadzieja, że to są niesamowite koksy. Na Twitterze rzesza followersów, rzesza fanów, którzy mówią, że wreszcie ktoś Athera wziął, teraz pompa będzie orać. I w obu tych przypadkach mam wrażenie, że skończyło się tak na niczym. I nie powiedziałbym, że ktokolwiek z nich może wygrać tę kategorię, chociaż z tego co wiem, Ather w ogóle przestał grać. Więc to też jest, wiesz, przyszedłeś, było tobie głośno i wiesz, Ale i my Ather job dobrze here is klikał, done. no. No, ale co, no i co z tego wynikło? Nic, dlatego że Nic. zawiedliśmy. No właśnie, więc no, nikt go nawet nie chciał wziąć, bo wiesz, bo nawet jeśli on nie chciał grać, to może ktoś go chciał przekonać, rozumiesz o co chodzi, nie? Jak widać, nikt nie chciał go przekonać, więc są nominowani, ale nie uważam, że mogą wygrać tę kategorię, no bo prawda jest taka, że nie jest tak, że wobec Athera czy Bjosna ktoś miał jakieś oczekiwania, że nie wie, zajmą top 3 w Ultralidze czy coś. Wokół Stefana i Pukiego, owszem. Nie wiem, to ty wybierz, kto tu wygrywa, Stefan czy Puki. Ja chciałem tak żartem troszeczkę powiedzieć, że w Kick zabrakło człowieka, który by przyszedł i powiedział: Stefan? Ale to jebnie. No to co, Stefan? Niech będzie i tak, no. No, dobrze. Bo to Polska dla Polaków. A na Pukiego czekamy, jak wróci do grania i wtedy będziemy oceniać. W sezonie jak wróci, nie? To wtedy wrócimy do tej rozmowy i powiemy, czy jednak, czy Puki się wypalił, czy nie. Bo to jest zawsze taka obawa, wiesz, Puki tyle lat gra. Też się czasem zastanawiam, wiesz, czy on chce dalej. Nie wiem, nie wiem, jakie Też ma plany można w teraz. jego kwestii popatrzeć na to, gdzie był pod koniec 2020 roku, a gdzie jest pod koniec 2021, nie? Więc to jakby jest zdecydowanie zawód pod względem tego roku w jego wykonaniu, tak zupełnie wynikowo i życiowo, nie? No bo wiadomo, że chcielibyśmy, żeby grał. No tak.
Z drugiej strony w sprint nie poszło źle, nie? No, jeżeli chodzi z tylko Ukrainy, tak. Teraz znowu pozytywna kategoria, ale coś bardziej z Twojego podwórka, bo trener roku. I tutaj są ciekawe kandydatury moim zdaniem, bo mamy Zatorhala, Wowa, Bezuma i Vangarda. Nie wiem, jak to przeczytać, bo on już sam się śmieje, że ostatnio nie mógł się zalogować, bo źle sobie nick wpisał. Ja będę wyczytał to tak i za wszystkie inne rzeczy przepraszam. Nie przejmujmy się tym człowiekiem. Nie no, był u nas raz na podcastie, było fajnie. Vanguard spoko. Będzie też wyróżniony oczywiście w innej kategorii. Ale to do niej przejdziemy Nie jeszcze za chwilę. z naszego podcastu, nie z naszego podcastu akurat. No więc tak, Zetura. Nominacja oczywiście. Raz podjął się trudnego zadania wzięcia pod skrzydła zupełnie młodych, niesprawdzonych graczy, między innymi Atera, o których wcześniej wspominaliśmy. I poszło, myślę, że w porządku. Nie mogę wiesz, tam powiedzieć, że to jest zaskoczenie roku albo że niesamowicie poszło, tak? Ale prawda jest taka, że na to, jak ten kolektyw pewnie jest trudny do okiełznania, nie było źle. Nie? Tak chyba mogę to określić. Z drugiej strony szkoda, że nic z tego nie wynikło. Tak, tak jakby no, dosłownie z tego składu no, tylko kolor został, tak? Z tego Tak, co pamiętam sezon na potem. sezon tak. Więc no wiesz, no, szkoda, że wiesz, jak już bierzesz tych młodszych albo mniej doświadczonych graczy, że nikt z tego nie został, no to jest trochę szkoda. No ale z drugiej strony, tak, no też jest jego siła, tak? Przyszło co do czego? Sezonu na sezon nagle dostaje zupełnie inny No ale skład, był czyli Wojtuś. z młodych niedoświadczonych, no tak, no, ale Dekota to Woda raz nie już pod wraca. Zeturalem, nie? To prawda, nie? Więc, no ale wiesz, szkoda może, że ma się na przykład taki Ater, którego wyróżniłem jako zawód, gdzieś tam nominacja, No, właśnie rozumiem. dlaczego na przykład taki zawodnik może nie był pociągnięty, może się nie dało, nie? Ale z drugiej strony, tak jak mówię, no więc podjął się trudnego zadania, nie poszło źle, a potem podjął się trudnego zadania, czyli w sezonie, w którym był, wygrał Ultraligę, tak? No i to wiesz, oczywiście miał starych znajomych, tak? Brunes, Kolor, Czajek, no wiesz, nie mówmy, że nie miał ziomków, których zna, ale z drugiej strony na przykład mnie przynajmniej osobiście Kubyn zaskoczył pozytywnie. Ja nie miałem jakiegoś Kubyda, przecież czego mówię, no wygrali, tak? Więc no oczywista nominacja No i jeszcze też dodajmy też, że patrząc jest na w to, Europie, nie? tak jest, właśnie chciałem do tego dojść, że właśnie przechodzi do czego miał najlepszy wynik w Europie wśród wszystkich, więc w ogóle dla mnie to jest zwycięzca i też kolejna laurka. Idzie do Francji i dobrze. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rok temu powiedziałem, że trochę mnie już wkurza, że teraz Tak. siedzi w Polsce. Już wiesz, już idź sobie, nie? Na zasadzie takiej, że boję się, że Zetural się boi Europy z jakiegoś powodu i wreszcie go przełamano. Dlaczego? Bo to jest tak jak z Sithami. Zawsze jest ich dwóch. Mistrz i uczeń. Mistrz poszedł do Francji i po jakimś czasie jednak uczeń do niego dołączył na tej nieznanej planecie. I ja jestem przekonany, że teraz gdzieś tam siedzą w pokoju i jest mistrz, który mówi: Zetural, wróciłeś do mnie. Nie wiem, dobra, zakręciłem się z tym scenariuszem, ale Zetural poszedł za Hatrim do Francji. I mega jestem ciekawy, jak to sobie poradzi. Skład I taki raczej myślę, że należy ciężko mu się będzie. wygrana. Jeszcze raz? Skład taki, że raczej ciężko będzie, patrząc też na inne super rostery tam, Wiesz co? ale różnie może być. Ja wnioskuję, że jak idziesz do LFL, to zakładasz, że jest większa niż mniejsza szansa, że się nie dostaniesz do EU Masters. Nie? Tak jakby, No słuchaj, tak. no miejsca są trzy, a bijesz się z Drużyn jest takimi 10, można line-upami, wygrać, że przegrać albo zremisować. Proste. dokładnie. I prawda jest taka, że nawet jeśli poradzisz sobie dobrze, no to możesz po prostu zabraknąć cokolwiek, tak? No, więc to jest takie, tam się idzie po to, żeby moim zdaniem stabilnie rozwijać karierę oraz wyrobić sobie kontakty, a jeżeli jesteś kimś, kto chce przebojem się wedrzeć gdzieś, to akurat moim zdaniem lepiej nie iść do RFL, nie? Jeżeli chcesz się przebojem gdzieś wedrzeć, to lepiej iść do słabszej ligi, mieć pewność pojechania na EU Masters i zaznaczenia swojej obecności wysoko w EU Masters, nie? No to zrobił to. Wygrał No ale tak Ultraligę, mówię. poszedł, dotarł do ćwierćfinału, zagrał z Big.
Akurat moim zdaniem Ultraliga może ze sobą, ale na przykład w LVP bym wolał na przykład, czyli iść do takiej, LFL jest po prostu zbyt stacked, ale z kolei za to zyskujesz to, że jak dobrze pływasz sobie w LFL, no to bardzo dużo już osób naprawdę patrzy na ciebie z szacunkiem, nie? Więc może to jest też dobry ruch dla Centurala pod tym względem, że już trochę kreduje, więc jak teraz pójdzie do LFL i sobie dobrze poradzi, to tym bardziej dla niego zwrócą uwagę, nie wiem. No, nie gadałem z Turalem, jak tam jego plany na karierę. Ostatnio jak z nim gadałem, to w sumie nie miał jakiegoś takiego ogromnego ciśnienia na LEC na przykład, nie? Co było dla mnie dosyć zaskakujące, nie? No dobrze, WoWa tu wrzuciłem, bo oczywistym jest to, że wiesz, był jednym z osób, które spajała skład Illuminar, rozwinął młodych graczy, ten skład poradził sobie lepiej niż miał sobie poradzić. Był w stanie ten skład zebrać razem, to też nie było łatwe zadanie, tak jak wam mówię, patrząc po tym, jak ten off-season wyglądał międzysezonowy, to był off-season, w którym nie masz dużo graczy dostępnych, więc moim zdaniem we wszystkich swoich obowiązkach WoW się wywiązał tak, jak miał się wywiązać, co jest na faktu, że właśnie zabrakło tej kropki nad i niestety. Już nawet chociaż to Trinity Force, Puchar Polski, nie? A tak to nawet to zabrakło z trochę pechowych sytuacji, więc dlatego i tak mówię, Setural ogólnie wygrał dla mnie taką kategorię, to tak jak już wspominałem wcześniej, ale WoW nominacja się nadaje za całokształt i z wszystkich powodów. Bezuma też tutaj wrzuciliśmy. Szkoda, że nie cały rok, znaczy szkoda dla naszych nagród, ja nie mówię, że szkoda, że źle trafił, nie? Szkoda dla naszych nagród. Bo chcielibyśmy może zobaczyć, jak z innymi graczami, albo jakby więcej graczy zostało wymienionych, jakby to wyglądało na przykład, jak nowy gracze potrafiłby, albo jakich graczy by dobrał sobie Bezum, nie? W Polsce. No ale wiadomo, no, jest na szerokich wodach, na zachodzie zawsze lepiej, więc gdzieś nominacja się należy oczywiście za to, że wygrana na Vitality B, było gorszą o Bezumie od kiedy przyszedł do sceny, ma duży fanbase, więc no oczywista nominacja. No i Vanguard za to zaskoczenie, jakie było Eski, ale no też no nie możemy, widzisz, Eska to tak wszędzie jest nominowana, ale ciężko, żeby gdzieś wygrali. No ale słuchaj, Davidsonek Whisperer, no to nie można tego nie docenić, no. Ja wiem, dlatego jest nominacja. Dokładnie. Vanguard też za całokształt, że wiesz, Vanguard potrafił skład takich dziwaków zgrać, jest to zaskoczenie, impuls, nie? I zobaczymy w takim razie, co dalej Vanguard wesce. I też fajnie, że Vanguard zagrzał się przy wielkim blasku wielkiego Bartosza Party. Chodzi o to, że wiesz, tak jakby chciałbym, żeby te organizacje w Polsce były silniejsze, bo są bardzo słabe. Uważam, że tak jakby na trzy filary e-sportowe to Liga radzi sobie nieźle, no chociaż tutaj nigdy nie wiadomo, no nie możemy ocenić, bo są monopolistami prawnymi, więc to ciężko nam ocenić, ale nieźle, tak no, no na przestrzeni poprzednich lat, no Ultraliga na pewno jest dobrym produktem, nie? Teraz jeszcze zostaje zastrzyk tam gotówki. Gracze też zawsze w Polsce byli silnym filarem, tak? Tak jakby gracze zarabiają nieźle w Polsce, wydaje mi się, okej, nie tyle co na Zachodzie, ale nie, mówię, w polskim ekosystemie zarabiają nieźle. Chodzi mi o to, że organizacje w Polsce nawet nie, że nie zarabiają, nawet nie wychodzą na zero, tylko mają duże straty. Ja wiem. W polskim ekosystemie zarabiają gracze i mówię, ligi nie wiem. Organizacje na pewno nie zarabiają, ale gracze zarabiają. Ja nie mówię, że zarabiają tyle, co na Zachodzie. Może chodzi mi o to, że gracze dostają pieniądze. Są beneficjentem systemu, więc chciałbym, żeby organizacje też zaczęły być jakimiś beneficjentami systemu i dlatego podoba mi się, że gracze i ludzie wiążą się z organizacjami na jakiś czas. Może to nam jest potrzebne, że tak jakby każda organizacja wreszcie będzie miała jakąś taką historię dłuższą niż jeden sezon i to, że Vanguard został przez to jest moim zdaniem fajne właśnie, że zaczniemy kojarzyć SK, to wiem, to ten skład, gdzie ten świr bije krzesła i stoły, a trener to Vanguard, który poradził sobie z tym, no i jest tam też Dave, nie? Więc chodzi o to, że chciałbym, żeby SK taka była, żeby to się nie naruszyło, żeby to się nie zmieniło, tak? Więc podoba mi się to, że Vanguard tam został, nie? Nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, właśnie na przykład w zawodzie roku też jest zawodem to, że póki wybrał kick, a kick poszło, bo musiało. I tak jakby to też taki zawód, że chcielibyśmy sytuację, w której ej, póki, no wiemy, no to ten, co gra w kick. Oczywiście, no głupio po 10 latach kariery mówić, że póki jest kojarzony bezpośrednio z kick, ale przez ostatnie lata przynajmniej byłby kojarzony, nie? A tu jest taka sytuacja, więc ten roku na pewno Vanguard nominacja, ale dla mnie wygranym jest tutaj Setural. I ma też Laurkę. Kurde, my to może powinniśmy na jakieś zajęcia z plastyki zacząć chodzić. Najważniejszy moment w tym roku w
Polskim League of Legends, no bo nie mogę powiedzieć tylko, że Ultraliga, bo tutaj policzyliśmy wszystko, ale dla drużyn z Ultraligi. Nominowani w tej kategorii są, to ja wybrałem, na przykład wiosenna porażka na EU Masters, to oczywiście chodzi o drugi tydzień, gdzie zrobiliśmy fantastyczne 1-9, bo mamy jeszcze tiebreaker. Połączenie z Baltic Masters, to był duży news, też ja go zrobiłem. LoNowe finały, to było fajne, no bo wiadomo, że przez ten cały czas jakby ostatnie... Nie można było tego zrobić, nie było w ogóle zdjęcia, teraz nagle pojawiły się na przykład zdjęcia, to mi bardzo dużo pomaga. Tak fajnie było też zobaczyć wszystkich w studiu na miejscu. ESO wykupiło Frenzy, no to o tym już gadaliśmy. I ćwierćfinały kasterskie na Worlds, co było też fajną inicjatywą, bo były różne pary komentatorów, ale ty będziesz możesz się więcej wypowiedzieć, bo ty byłeś wtedy i komentowałeś. Jeżeli chodzi o wiosenną porażkę na EU Masters, szczerze mówiąc, dla mnie to nie było wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy pamiętasz, że przed startem roku w ogóle mówiłem, że Reggie, poprzedni rok był gruby. nie, ja nie mogę, przepraszam, ale To się pamiętasz, to jest jak? w kontekście, bo to No. jest drugi tydzień. Czy pamiętasz pierwszy tydzień? Nie. No właśnie. To przypomnij sobie teraz szybko No pierwszy poczekaj, tydzień, no jeszcze bo odpalam. przypomnij sobie pierwszy tydzień, bo Spring, tak? poza, tak, bo poza tym, że Kick zrobiło 0-3 wtedy w swojej grupie, to Iago i Illuminar miały 2-1. Ale powiem Poczekaj, ci, jaki jest problem. ale poczekaj, bo wychodzimy jeszcze z tego, No, że Illuminar wtedy przechodzi z play-inów i ogrywa Vitality B. I wszyscy mieliśmy właśnie takie podejście, jak ty mówisz, że przed sezonem już się mówiło, że teraz trzeba stonować oczekiwania, że jedna drużyna może w ćwierćfinale, że będzie ciężko, że będzie gorzej. Jasne, ale tak spektakularnej gleby, żeby zrobić 1-9 i to jeszcze wygrała nie drużyna, która wygrała coś w pierwszym tygodniu, bo gdyby to było Illuminar na przykład, to byście przeszli do ćwierćfinału wtedy. Ale to wygrało KIK, które w pierwszym tygodniu nie wygrało nic. My prawie powtórzyliśmy dokonanie NA z sezonu 5 z Worldsów, gdzie miałeś ten banger od Krepo, że grało Cloud9 ostatnią grę i Will We See 9, tak jak o wszystkich zero porażek, tylko oni wtedy nie mieli tiebreakera. Więc nam po prostu jedna wygrana kick, która im absolutnie nic nie dawała, spieprzyła osiągnięcie 0-10 na 9 spotkań. wiesz co, autentycznie nie przejąłem się tym. To jest No twoja nie! nominacja, z tyłu. To jest totalnie moja nominacja. Ja za to wyróżniłem, bo Znaczy, tak jak. nie mówię, że źle, że nominowałeś. Po prostu wiesz, a to jest subiektywne i powiem ci, że właśnie jakoś ja się bardzo tym nie przejąłem, bo wiesz, tak, może wtedy się przejąłem, ale teraz, jak tak próbuję sobie podsumować cały rok, Ja i się sam fakt, przy. ja nie pamiętałem, jak to wyglądało. Bo patrząc na cały rok, teraz jak tak właśnie podsumowywaliśmy i patrzyłem, to mówię, nie no, w sumie to było oczywiste, że w sumie to poszło tak, jak miało iść. Mieliśmy jedną drużynę w Tak, ćwierćfinałach właśnie i nie miałem większych spojrzysz. oczekiwań, ale tak jak mówisz, no ty wtedy zapamiętałeś to bardziej. Ale moim zdaniem po prostu to jest tak, że jedna drużyna w ćwierćfinale to nie jest na rok dla nas oczekiwania, w zeszłym roku powinny być, tylko na edycję EU Masters. I to tak jak ci mówię, że to, że ja miałem mniejsze oczekiwania, to ja nie oczekiwałem, że my znowu będziemy mieli polski finał, tak? Który był jakby realną możliwością w poprzednim roku i zwycięzcę, to jakby to jest oczywiste. Tylko, że będzie ciężko wyjść z grupy, ale jednej drużynie z trzech powinno się to udać. I zwłaszcza tak jak mówię, bo tak sobie myślisz, kurde, ale to ciężko, tyle nam gwiazd odeszło, słaba ta Ultraliga, buchuchu, wiesz, są słabe nastroje, zobacz wszystko i nagle, o kurde, Illuminar gra w play-inach i dostali to Vitality B. O kurde, wygrali to Vitality B. O kurde, nagle mamy dwie drużyny po 2-1 powychodziły. O kurde, może jednak wcale nie jest aż tak źle, może jednak będziemy mieli tutaj... Nie. I wtedy wszystko zostało zmiażdżone, zniszczone i to było takie, nie, już nie ma nadziei generalnie, nie, wracaj do siebie, jakby to jest... To jest koniec, że na ten moment pojawiło się to, że a może jednak coś się tutaj uda, jednak fajnie, nie jest tak najgorzej? Nie, jednak było fatalnie. I to jeszcze w taki sposób zostać sprowadzonym na ziemię. Także no, dla mnie to już było takie, że nie, to już nie ma co nastawiać na cokolwiek. Będzie zajebiście, jak wyjdziemy z grupy, najprawdopodobniej nie wyjdziemy. No i potem przyszło PDW, które wyszło, no ale dostało na przekopę ostrą w ćwierćfinale już, więc nikomu innemu się nie udało. Można mówić trudne grupy, łatwe grupy. Tak czy siak, no nie wiem, dla mnie to zostało, nie? Jak ja sobie szukałem, przychodziłem po tych rzeczach, co tam się dzieje, no to była dla mnie ważna rzecz po prostu. Taka potwierdzająca jakby ten koniec tej złotej ery, którą był 2020 rok, nie? Tak ostatecznie już. Tak. A na pewno wiesz, wtedy off-season był taki, że już się tak mówiło, ale to jest rzeczywiście gdzieś tam dowód tego, nie? Dalej mieliśmy połączenie z Baltic Masters. Jak wiesz, mnie to osobiście bardzo ruszyło z kolei, więc pewnie bardziej niż większość. I
Powiem Ci szczerze, ogólnie uważam, że przewidywany składek Goskila i Iron Wolves, powierzam Ci, tego jestem zadowolony, że to właśnie te organizacje wyszły. To były organizacje, po których się właśnie najwięcej spodziewaliśmy. Są to silniejsze organizacje niż bottom tier organizacje w Polsce, czyli jest netto i plus, że połączyliśmy się, już mamy potwierdzenie, patrząc na te line-upy, że jest lepiej, że przyszły te składy, niż na przykład, nie chcę nikomu umniejszyć, ale nie wiem, no, niż Devil's One, tak, które średnio wiem, po co oni są w Ultralidze. Jakby nie wiem za bardzo, jaki plan mają, oprócz tego, że mamy SOTE, coś trzeba z nim zrobić. Mam takie wrażenie, że tak Devil's One działa od kilku ten, no i nie wiem, czy to źle, no, każdy ma swój biznesplan, Devil's One w innych względach jest nieźle prowadzoną organizacją, nie? Ale stricte dywizja LOL jest tak trochę historycznie, mam wrażenie, a nie jakimś zaplanowanym kierunkiem strategii rozwoju. Więc połączenie z Baltic Masters moim zdaniem jest bardzo ważną wiadomością. To też gdzieś tam łączy się z tym, jakie zmiany, ja łączę, że tak powiem, też te nominacje, bo to akurat bezpośrednio na naszą Polskę miało wpływ, ale też to, że Ultraliga jest jednym z tych major IRL. To jest też ważna wiadomość, to w tym samym czasie się właśnie wyjaśniło. I dlaczego to jest ważny moment? Bo mam wrażenie, że z tych major regionów my jesteśmy najsłabsi, ale się załapaliśmy. Załapaliśmy. Mogliśmy tam nie być, a jesteśmy. I nagle zobaczcie, dzięki temu przychodzi do nas 10. I to jest proces. Może teraz jakoś wybitnie organizacje, tak jak mówię, moim zdaniem to jest obecnie najsłabszy element w tej układance i w obecnym ekosystemie, że organizacje są po prostu słabe i potrzebują pomocy, po prostu autentycznie tak uważam. O tyle to jest proces i być może w przyszłym sezonie albo w przyszłym roku może kolejna organizacja z Bałtyku albo z Bałkanów albo gdzieś z Europy do nas dołączy właśnie z tego powodu, że mamy status major regionu. A ja się my teraz zastanawiam, naszym czy w zadaniem następnym jest. Roku nas nie wywalą i nie wezmą za nas na Właśnie, smog. właśnie to jest Ja myślę, najgorsze. że tak może być. Właśnie to jest. Ja bym się nie zdziwił, Nie, jakby. nie, nie, nie złorzec, nie złorzec. Ja właśnie liczę na to. Nie, z tego co wiem, to w ogóle to jest klepnięte na ileś tam lat. A, no to znaczy, co? W ogóle wydaje mi się, że tak powinno być. Ty, no byłbym w szoku. Jak we franczyzie w LEC potrafimy mieć Astralis dalej, to nie mogą nam klepnąć jako Major Region. No Bartek, no proszę, nie No, rób nam wiesz tego. co, bo teoretycznie, z tego co ja pamiętam te ogłoszenia, to było tak, że w każdej chwili można złożyć, jakby Liga może złożyć prośbę o to, żeby została dołączona do tych Major regionów. O kurde. Natomiast nie wiem, czy to działa też w drugą stronę, że może złożyć, żeby się z nich wypisać, albo czy można cię wywalić. Bo o ile we franczyzie, no to działasz, to jest usługa B2B, tak tutaj, no co, jak się nie podoba organizatorom, to co mają zrobić? Robić drugą sobie ligę League of Legends? No i nie mają do tego prawa, więc sorry, no ale to Daddy Riot decyduje, co tu się dzieje. Więc ja bym się nie zdziwił jakoś szczególnie. No, w każdym razie dla mnie jest to ważny moment. Jest to jakiś moment, w którym coś się dzieje formalnie. I ja osobiście jestem fanem tego, że się połączyliśmy. Myślę, że ciężko nie być zadowolonym, że zostaliśmy jednak na skrawku uznani jako Major Region. I przyciągnęło to do nas Z10. To jest dosłownie powód, dla którego Z10 nas dołączyło. Więc wydaje mi się, że to są pozytywne wiadomości. I był to ważny moment. Czy to był najważniejszy moment? W ogóle, wiesz co, tak, ja uważam, że z takiej perspektywy formalnej, ligowej, to był najważniejszy moment w tym roku, dla mnie Dla osobiście. mnie osobiście też, ale to dlatego, że ja jako jedyny to miałem. To był mój pierwszy raport, nieoficjalne info, który zrobiłem w sumie i to było to. Więc to było Ty akurat dla mnie szczurze. śmieszne. Ty szczurze. Pamiętam, że najbardziej mnie zdziwiło, że to w ogóle nie ode mnie informacje uzyskałeś. Tak, No bo ja bym ci nie dał, wiesz o tym, ja ja jestem, wiem, wiem. ja się boję Riotu niestety. Kiedyś się nie bałem, teraz już się boję, Wiem, bo no się tak, dowiedziałem, jak to wygląda. Bo to śmieszne Ale rzeczy no. są, bo zazwyczaj się zaczyna, wiesz, od jakiś tam tutaj ktoś ci powiedział o roster league, jakiś tutaj zawodnik zmienia ten, a tutaj, takie są zmiany strukturalne w całych ligach europejskich, nie będziemy dostawać takie pieniądze, takie są wymagania i tak te rzeczy działają. No. I to tak zasadniczo będzie jeszcze dzisiaj po południu. Macie o 12:30. Bardzo dobrze Bartek działa. Następnie mamy finały lanowe, no to oczywiście wyrażyliśmy to tutaj, bo była szansa, że ich nie będzie. Myślę, że finały lanowe się udały, myślę, że mecze dopisałem, myślę, że były fajne historie. I myślę, że to były udane finały na nowe. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Content się pojawił, więc pewna wiadomość, ale z drugiej strony ciężko. Nie możemy to uznać za najważniejszy moment, no bo gdyby nie COVID, to by to się działo cały czas, nie? Ale na pewno jest to ważne w kontekście tego, że było to narracja uratowania Ultraligi, bo przez bardzo długi czas było mówione, że Ultraliga jest dead. Nawet nagrałem na ten temat filmik i dużo dyskusji o tym było, więc myślę, że przez to, żeby te finały na nowe i tak poszły dobrze playoffy, jak poszły, bo na początku, wiesz, ten Banger, Kick na Illuminar, wiesz, SK, która zaskakuje, PDW, czy da radę, wiesz, to wszystko razem się złożyło, że
Ogólnie ten sezon Ultraligi był ciekawy, a przez długi czas było mówione, że to jest najgorszy sezon Sezon, ever, nie no, sezon był nie? nieciekawy, sezon był beznadziejny. Tak, Playoffy były ale fajne. sezon jakoś, no to o to mi chodziło, tak, że Tak. chodzi o to, że playoffy uratowały sezon, może w ten sposób bym powiedział, tak. Dalej mamy ESE wykupiło Frenzy, jest to też ważna wiadomość, tylko że jeszcze nie widzimy tego efektów na zewnątrz, ja myślę, że wewnętrznie widać jakieś efekty już, chociaż może właśnie te casterskie awards wynikały też z tego, ale ogólnie uważam, że no, jest to spora zmiana, którą ludzie nie doceniają, ja jak wiecie, nie byłem, broń Boże, formalnie założycielem Frenzy, ale uczestniczyłem w tym Frenzy 1.0, czyli to grubo uczestniczyłem. Byłem jednym z głównych współpracowników w planowaniu i przy różnych tam akcjach, że byłem oczywiście w tym Frenzy już 2.0, tak średnio się udzielałem w tym Frenzy 3.0, czyli to już de facto bym powiedział czasy Ultraligi. Teraz to jest powiedzmy Frenzy 4.0, tak z tego wynika. Pozdrawiam ekipę z Frenzy. Nie wiem, jak duży wpływ to ma na nich, ale wątpię, żeby to nie miało wpływu. I powiem ci, że jest to ciekawe, że jestem w sumie w szoku, że po prostu Frenzy zostało sprzedane. Bo wcześniej miałem wrażenie, że tak właśnie Polsat, wiesz, no, zrobiło Frenzy z jakiegoś powodu, a nagle po prostu ich sprzedali. I nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, tak jakby, czy to oznacza, że Polsat stracił wiarę. I to jest negatywne podejście. Pozytywne wiadomo, podejście jest takie, że tak dobrze, tak dużo ESE dało, że o kurde, zarobiliśmy kokosy grube na esporcie. Dzięki temu doinwestujemy więcej w esporcie w przyszłości. Może takie podejście jest? Nie wiem. Wiesz, to no, nie wiem, tak? Ja to myślę, że to się nazywa Też nie wiem. dokładnie, wiesz, ucięcie już źródełka, które jakby nie daje ci wody, do której musisz podlewać, żeby tą woda była. No I jak właśnie, ktoś to jest ci moja zadać największa obawa. pieniążki, To jest moja największa bo obawa. moim zdaniem to wygląda troszeczkę tak, że dla Polsatu może stricte trzymania, wiesz, ekipy tylko do e-sportowych rzeczy się nie opłacało. No studia nagle nie zburzysz, bo już Ale masz, Frenzy więc robiło też inne rzeczy. wykorzystujesz. Słuchaj. A tak, Nie tylko ale e-sport. no tak, jakby o to mi chodzi. Natomiast to się bardziej wiąże z ESE właśnie, tym, że oni robią jakby trochę inne rzeczy, też wykupili firmę, która robi badania dla publiczności widzów w transmisji, coś takiego, więc oni bardziej idą w tą stronę i oni organizują też jako ESE różne transmisje, więc myślę, że to jest bardziej dla nich taka rzecz, że hej, my się tutaj rozwijamy, robimy i to bardziej w tą stronę i takie, kogo możemy wziąć, no to weźmy ich, bo oni się znają też. Ja myślę, że to bardziej było z tej perspektywy niż to, że Polsat aktywnie szukał, że czegoś, żeby to sprzedać. No dobra, więc na sam koniec mamy zaskoczenie, że nagle na ćwierćfinale Worldsów, bo dużo się mówiło o tym, że w Polsacie jest beton i są ci sami komentatorzy. Wiesz, też tak rewanż na ten temat, nie wiem czy jest beton, po prostu to jest tak, to też nie jest tak, że każdy chce codziennie komentować rolę. Właśnie ja jestem tego typu przykładem. Ja rozumiem, gdybym ja się próbował dobić drzwiami i oknami, by mnie nie wpuszczali, bo albo u nas pracujesz na etacie, albo nie jesteś częścią ekipy. Ja jakoś tego nie odczułem, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że właśnie się tam pchałem. Może odczuli to inni komentatorzy, ale teraz będą zmiany. Może właśnie to ESE zmiany wymuszają. No w każdym razie to było spore zaskoczenie, że po 1,5 roku, gdzie tak Polsat było, że idziesz do Polsatu, idziesz za darmo, albo nie robisz lola. To było takie podejście i przykre to trochę było, no bo nie chce mi się tam iść za darmo, nie? Tak jakby, no bo skoro inni zarabiają na tym, dlaczego ja mam na tym nie zarobić, tak? Cokolwiek. Też było takie podejście, no wiesz, no sprzedajesz swoją twarz, no idziesz, od ciebie coś się wymaga, to ty chcesz coś wymagać. No i poza tym wiesz, że jesteś na Polsat Games i są reklamy. Jest moja twarz, a potem jest reklama. No to dlaczego nic z tego mam nie mieć, nie? Ja rozumiem, gdyby to było, wiesz, zabawa w piwnicy u mnie właśnie i robimy kasterskie, to wiadomo, że ktoś nie będzie chciał wynagrodzenia, ale było tak w Francji, że przyjdź do nas, bo my jesteśmy, bo albo u nas robisz Worlds, albo w ogóle. I było tak, że no dobra, no to przyjdę, nie? Ale było tak trochę awkward, a tu nagle po 1,5 roku przychodzi Francji i jest deal do zrobienia i nagle w ogóle, że na tak ważny etap Worldsów nagle przychodzą ludzie, którzy są płaceni kontraktowo, czyli to nie są ludzie, którzy są zatrudnieni. Ja w ogóle w tym chyba filmiku dałem taki przykład, że ja osobiście ja bym nie zatrudniał ludzi na umowę o pracę, albo w ogóle na stałą współpracę, bo Riot, jak wiesz, też przeszło na freelancerkę. Ja bym właśnie tak zrobił, uważam, że to jest lepsze i po prostu ja bym przed startem każdego sezonu robił przetarg. Niech się zgłaszają ludzie, kto chce komentować Ultra, może nie sezon, ale na rok na przykład, nie?
Przetarg 2021 Ekstraklasa, komentarz w Polsce, zapraszam, nie? I wtedy mi się wydaje, że to byłoby ciekawsze. Ciekawi mnie, czy właśnie pójdzie w tym kierunku. Dlaczego to jest właśnie ważne wydarzenie? Bo nagle był szok. O Boże, nagle patrz, mamy inne duety każdego dnia. Ja akurat przypadkiem skomentowałem dwa Szczecina, miałem jeden Szczecina skomentować, a Zatural się rozchorował. No więc tak jakby, wiesz, był to dla mnie osobiście szok pozytywny. Byłem zadowolony, że byłem w Polsacie, fajnie poszło, trafiłem fajny mecz na RNG kontra EDG, więc to był fajny mecz, pełen zaskoczeń i ciekawi mnie, czy coś dalej z tego wyniknie, czy to był taki jednorazowy strzał. No potem też wprowadzałeś te fałszywe narracje, tak? Nie, ja nawet powiedziałem fantastyczne, fantastycznie coś. Fałszywie, nie pamiętam, no. Tak, no. Ale podwójne zaprzeczenie próbowałem miałem. Wymyśleć coś, co jest nieprawdą. I średnio, inaczej, no i nie wymyśleć, dobrze wymyśliłem coś, co jest nieprawdą, no udało mi się. Całkiem tak. Dobrze, a tutaj wygrało to połączenie z Baltic Masters w najważniejszym momencie, no to jest tak, no i jeszcze wymyśliłem smoke na galę. Przypływ geniuszu. Okej. A nie wiesz, Counter Strike'a znalazłem w lodu, nie rozumiesz? A, o Jezu, dobra, zmieniłem, że z Dobra, galą, no. bo musiałem złapać teraz, że takie, Okej, ale że okej, co to ma okej, być? Dobra, rozumiem. No. Przechodzimy do Dla następnego. Bartka cringe'owa i mrozi, ale na streamie podobało się. Kategoria, którą w sumie nie wiem, jak najlepiej określić, bo nazwałem ją z angielskiego What the fuck moment w tym roku. Na polski nie wiem, jak to dobrze, najbardziej zaskakująca, szokująca, niespodziewana, otwierająca, nie wiem, opadająca szczęki na podłogi, wydarzenie, rzecz, Ale z informacja. negatywnym wydźwiękiem. Ale raczej z negatywnym, bo tutaj to jest też nasza kategoria, którą wspieraliśmy się troszeczkę z Twitterem, ale Twitter tak troszeczkę nie rozumiał, o co chodzi, bo na przykład wyimaginowany nam napisał, że SK w sezonie zasadniczym albo AGO w playoffach. No tutaj AGO w playoffach można się zgodzić jako najbardziej zaskoczenie, bo to mamy to magiczne 0-6. Michał Skwarek też napisał, że SK wygrywająca na PDW w drugim dniu drugiego tygodnia w sezonie szóstym Ultraligi. Także tak dokładnie nikt nie był. Natomiast też nie do końca o to w tym chodzi. Ale Eratu miał dobry pomysł, bo Komile wygrywające gierki napisał. Albo też SK po sezonie zasadniczym i Komile wygrywające gierki. Faktycznie było to dość zaskakujące, jak chodzi o te drużyny momentami. Natomiast co my tutaj sobie wypisaliśmy jako naszych nominowanych, chyba wokół których będziemy się obracać jednak, to jest ban Nitrozyniaka, o czym część z Was chyba zapomniała, jak zadawaliśmy to pytanie. Ja dopisałem jeszcze brak oficjalnej transmisji z drugiej Ultraligi, jakiejkolwiek, bo zamiast tego leciało Ultraliga TFT i przesuwaliśmy też dni na prośbę drużyn, żeby móc to zamknąć chyba szybciej w jednym miesiącu i generalnie mam wrażenie, że ta druga dywizja to jest tak... Nawet nie tyle, że po macoszemu, co w ogóle jest nie traktowana. Problemy Illuminar, to Veggie, to twoja nominacja z początku roku. Ja zapomniałem, że to już jeszcze było w tym, wiesz, tak powiem ci szczerze, że ja o tym zapomniałem, co tam się wtedy działo, a to faktycznie tak było, to zaraz jeszcze sobie o tym Chociaż wiesz co, pogadamy. powiem ci, że podsumuję, że może to nie powinno w ogóle być nominowane. Powiem ci dlaczego? Dla Lola to nie miało wpływu. To Trochę tak. CS-owe środowisko strasznie się tym przyjęło. Dla Lola chyba w sumie to nic nie zmieniło. Gdyby ten skład Lola został zaorany wtedy by to coś znaczyło. Tak. Tylko, że wiesz, oni nagle byli, bo przez to, że LoL jest tak ustrukturyzowany, to oni musieli grać do kwietnia, nie? Ale gdyby na przykład na styczniu nie byłoby tego składu, to tak, byłby to duży moment, ale po przemyśleniu w sumie, no mamy program LoL, nie? Oczywiście jeszcze była najbardziej znamienita debata, tutaj nominowana, to też był bardzo, bardzo szalony wieczór. I No Veggie i ja moim jeszcze zdaniem... dodaj gazę, bo nie Tak, wiedziałeś, co to ja jest. nie wiem, co to jest dodaj gazy, bo chciałem zachować to na sam koniec, bo ja pierwszy słyszę, No bo co to to... jest, no więc to jest what the fuck moment i to jest nawiązanie też do tego mojego filmiku, czy Ultraliga umiera, czy tam Ultraliga is dead, bo jako jeden z przykładów oczywiście co roku, co dwa lata mamy dyskusję, że komentatorzy są beznadziejni czy coś, ale to jest takie poziomie przez różowe okulary, to ja Kiedyś to było, a dlatego teraz dałem to tą nie jest, no. propozycję. Tak, ja też dlatego dałem tę propozycję, że może co roku zmieniać roster casterów i to nie na zasadzie, że wywalasz kogoś, tylko po prostu robisz dosłownie, wiesz, walkę gladiatorów, no przetarg robisz, tak? Po prostu ludzie się zgłaszają do pracy, tak? Masz cały grudzień na zgłoszenie, Ultraliga potem patrzy, tego bierzemy i tego nie bierzemy. Ja bo na przykład, ja też bym się chętnie zgłosił, ale też na przykład zaznaczyłem, że nie na każdy mecz, ja mam przyjść raz w tygodniu.
I byłoby to ciekawe. Raz w tygodniu jestem ja, a Wakim może być codziennie, a Maguire tyle, a ten tyle, więc jest, moim zdaniem byłoby to ciekawsze. Ale to jest właśnie, dlaczego ja do tego nawiązuję. No bo właśnie wtedy to był chyba ten sezon właśnie Summer i to był moment, w którym SK właśnie radziła to, co mówiłem ci, że na początku było śmiesznie, a potem było poważnie. Na początku było śmiesznie, to powiem tak, na tyle mało było o czym porozmawiać podczas meczy, że Ultraliga i SK wspólnie jakimś cudem znaleźli wspólny mem i to było to, że Dawid Sonek miał gaśnicę, gasił i tam na wywiadzie to miał czy coś, no i to też był jakiś mem w internecie wtedy z gaśnicą, nie pamiętam co to było dokładnie, to była gaśnica. I nagle Ultraliga na czacie dodała komendę na oficjalnym tym, wykrzyknik dodaj gazu, jak SK wypadło, dodaj gazu i to było takie what the fuck, nie? I jeszcze na transmisji mówili dodaj gazu i gaśnica i gaś, gazujesz i takie wszystko wokół tego i tak jakoś to nie siadło. Ja miałem wrażenie, że to był dobry dowcip na pół godziny. Jakbym ja był na kaście, to przez pół godziny bym się śmiał dodaj gazu, tak samo jak podczas Łotwu mówiłem, że teraz przeszedł smog, mrozimy, gramy spokojnie, teraz grzejemy, to było takie coś na 15 minut, ale tak, żeby kilka tygodni to chyba trwało, dodaj gazu i w ogóle ta komenda na czacie chyba jest do dziś. Chyba nikt jej nie usunął, albo przynajmniej widziałem ją jeszcze na 24, tak mi się wydaje. Chociaż no pewnie nie jestem, ale kojarzy mi się, że na pewno na długi czas była ta komenda na czacie. To było takie właśnie what the fuck, nie? Ale oczywiście to nie jest, nie no to nie wygrywa kategorii, ale nominacja się należy, nie? Inka versus Vanguard debata, ej. Ale tutaj są mocne. Jestem w szoku, jak duży zasięg to zrobiło. I to był taki freak fight. Ja byłem na tej debacie. No bo wiesz, słuchaj, ja znam Inkę, nie? Nie no, ja jestem przekonany, że gość był nawalony. No nie wierzę, że nie był nawalony. I w ogóle najlepsze jest to, że tak jakby wszyscy. Ja myślę, że jak się zaczęła ta debata, to jeszcze przez jakiś czas ludzie wierzyli, że coś jest na serio. Że tutaj serio coś się będzie działo. Po 5 minutach się nagle okazało, że dobra, ewidentnie coś jest nie tak. Skończyło się na tym, wiesz, na jakichś rankingach, top rankingach, więc zaczęło być naprawdę śmiesznie. Nawet uważam, że w dobrym momencie został urwany. Tak jakby nie, ja moim myślę, zdaniem, że nie to było do. Nie, ostatnie 15 minut można jeszcze było wcześniej? Przyciąć. Tak. Może, ale i tak nie było źle. Słuchaj, ja myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Ja myślałem, że jeszcze będą ciągnąć to. Nie, że to jeszcze będzie 3 godziny trwać. Więc niecły hype był na Twitterze. Wbrew pozorom dużo osób pisało o tym. To wtedy trenowało. I to był taki tak moment, bo powiem ci szczerze, ja nie mam pojęcia z czego. Ja do teraz nie wiem, jak to się stało, że był spokojny dzień, nagle. A to bardzo proszę, nagle ja jedziemy. Mogę powiedzieć. Na Twitterze ktoś napisał. Tak, komuś, Vanguard Inka napisał. Napisał tak? Nie, Vanguard napisał właśnie po relegacjach odnośnie tej drużyny. No bo on wiadomo, że Zeski nie brał w tym udziału i tak dalej, no ale Inka brał. No i Inka to wziął jakby personalnie jakoś bardziej. No i tak od słowa do słowa no, wyszła debata. No. Coś tutaj mogę powiedzieć, bo to zawsze zaczyna się niewinnie, bo to napiszesz sobie tweeta, tam jest ile? 140, 280 znaków, czy ile ich tam może być. To wiadomo, że tak jak my możemy usiąść i jeden temat przegadać godzinę. Bo się nie będziemy zgadzać z czymś, albo wiesz, ty masz jedno zdanie, ja mam jedno zdanie, argumentujemy, a potem każdy ma takie podejście, żeby to odebrać w najgorszy sposób. No i wiadomo, że jak człowiek już jest wkurwiony, bo przegrał mecz, właśnie cały sezon pracował, żeby się dostać do Ultraligi, nie udało się, nie wyszło, jest już trochę wstawiony pewnie i ktoś ci jeszcze pisze, że wiesz, średnio pozytywne rzeczy do końca, czy może coś, to ty odbierasz jako atak, no to jest takie, o ty mendo jedna. I zaczęła się zadyma, no. I ale też wiesz, problem też był taki, że no to nie było jeszcze takie, co mi się najbardziej, co mi się najmniej podobało, to jest zasłanianie się ludźmi. Argumentacją w dyskusji nie jest to, że ktoś, jakiś gracz powiedział, że jesteś dobry. To nie jest argumentacja w dyskusji, wiesz. Ale to jest w ogóle, to nie miało wiele wspólnego z żadną debatą. To było dziwne wydarzenie, natomiast zostało do teraz. Ale myślę, wiesz że co? Jak powiesz społeczności, że debata, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja myślę, że to zostanie. Przez wiele lat jeszcze będzie. To kiedyś debata pamiętać. To był, wiesz, this versus Arkwell to była ta debata, nie? To kiedyś tak wyglądała debata, teraz mamy takie debaty. Ale pamiętajcie też, co jest ważne w tym, to jest to, że to miało jakiś tam wpływ, no bo przez długi czas nikt nawet nie chciał gadać o Ince. Co nie zmienia faktu, że szczerze uważam, że bez przesady, no różne rzeczy działy się na polskim sporcie i nawet teraz ostatnio miał sezon za sobą i nie poszło źle, tak? Więc no Inka dalej tam teraz akurat ogłosił, że będzie przerwę robił, nie wiem, zobaczymy, czy do tej przerwy dojdzie tak naprawdę. Ale na pewno nominacja, ale nie ma szans tutaj na wygranie. I myślę, że wygrany jest tylko jeden i to jest Ban Nitro.
Wszystko tam było dziwne. Sam fakt, bo co ja non-stop wyróżniałem, to jest to, że nie wierzę, że nie miało cała akcja z nieuczesanym jakikolwiek wpływ na to. Raz patrząc na te dokumenty, które wyciekły, gdzie co było mówione, że zaczęło się, że jest ta nieuczesana, a potem zaczęli patrzeć te, co robi nitrozyniak. I druga rzecz, która jest ważna. Nitro jest jaki jest, ale zawsze był taki sam. Więc jakby Riot nagle się obudził, że ej, Nitro to nie jest koks, kogo chcemy w naszym ekosystemie? Proszę was. Dopiero to zauważyliście, bo wybuchło coś z nieuczesaną. Ale prawda, gdzie nieuczesana prawda jest taka, ja wiem, kto menadżeruje i menadżerował nieuczesaną i ja wiem, znam tą osobę, potrafi pójść do Riot i różne rzeczy mówić. Więc na pewno to był taki ciąg zdarzeń. Ja jestem w miarę pewny tego i prawda jest taka, że gdyby Riot nie chciał mieć takiej osoby w środowisku, już od lat mogli spanować. Zanim w ogóle zaczęła się Ultraliga, już dało się go zbanować, bo miał śmieszne telefony i inne rzeczy. Tak, jeżeli nie chcesz mieć takich ludzi w środowisku, to i tu akurat się zgadzam, że Riot miał prawo do tego, są sobie tego, no i co może zrobić Nitro. Co jest na faktu, że śmieszne jest to, że i tak puchar ma Nitro. No to jest symboliczne, ale ważne dla mnie, że ma ten puchar. Ten puchar, wiesz, no, jest puchar, nie? No to jest fizyczny przedmiot, że nie znaczy, ale widać, że Nitro. No wiadomo było, że PTW jest jego, więc ja myślę, że moralnie jednak Nitro wygrał tę walkę, bo wygrał tę ligę i ma puchar. Tak jakby to jest tak śmieszne, co się tego sprowadza. Tak jak z Misia było, że Riot mu powiedział, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobisz, a on im podpowiedział, a ja nie mam organizacji, a mam puchar i co mi pan zrobisz. No właśnie. I więc raz to jest kuriozalna sytuacja, bo został zbanowany, a przecież nie zrobił nic nowego. Nitro był taki, jaki był. Był konsekwentny w tym i to się szanuje, że zawsze był taki, jaki był. To jest taka osobistość internetowa i dobrze, dobrze żyje w tym środowisku i myślę, że na stracie Nitra rzeczywiście jakaś strata popularności była. Ja pamiętam, że to jest coś, czego nie byłem pewien. Ja nie byłem pewien, czy Ultraliga aż straciła popularności. Mi się wydaje, że tak może liczbowo super nie stracili, ale rzeczywiście część tego hype'u jest stratą Nitra. Mam wrażenie, że często ludzie piszą w komentarzach, a nie ma Nitra, to nie jest to samo. Dużo takich komentarzy jest. Nie wiem, czy to... oczywiście czas leczy rany i po czasie nie będzie wpływu, ale myślę, że na ten sezon, który był, trochę wpływu było to, że nie ma Nitrozyniaka. I przez to, co do czego straciliśmy znowu przez jakiś głupi powód inwestora. Straciliśmy Kick. Teraz straciliśmy Nitro i wracam do punktu wyjścia organizacji w Polsce. To jest obecnie nasz najsłabszy filar. Więc z zewnątrz przychodzące Bałtyki Z10, to jest to, co nas ratuje, oraz AGO też traktuje jako przyjście z zewnątrz, bo Rogue jest, nie? A tak naprawdę to SK i Luminar to są jedyne polskie orgi, które walczyły w top 5 ostatniego sezonu. To jest fakt, zobaczymy, jak będzie teraz. No i gdzieś tam strata Nitro też jest ważna w tym względzie. No i to też był what the fuck moment w momencie, w którym te wszystkie slajdy wyciekły. Tak, no właśnie te tłumaczenia śmieszne. To jest najważniejsza rzecz chyba moim zdaniem z całej tej historii, bo to nie jest tak, że on dostał tą prezentację, wiesz, od Riotu i tutaj są wszystkie twoje rzeczy, tylko ona została wysłana anonimowo do jego partnerów i sponsorów, osób, z którymi on współpracuje i firm. I dostał ją po prostu od jednej z osób, z którymi współpracuje, które są jego sponsorami. Że jakby za twoim pisem nie tylko, to nie chodzi o to, że sama kwestia bana była taka, czy można? Można. Tak, można zbanować Nitrozyniaka za to, co robił i tak, możesz, nie ma problemu. Natomiast robić to, no to już jest bardzo, 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 bardzo nie w porządku. Wiesz, to jest dosłowne podpisanie się, że Riot... Znaczy, to nie jest zaskoczenie, ale to jest takie aktywne uczestnictwo w cancel culture, nie? Nawet to nie jest, że po prostu jesteśmy korporacją i mamy takie wytyczne, tylko to już jest... Tak jak ty mówisz, to wyjście ponad to, tak? I ja myślę, że firmy, które współpracują z Nitrozyniakiem, wiedzą, jaki jest Nitrozyniak. Nie urodziły się wczoraj. No więc cała sytuacja jest kuriozalna. Był to szok. Bardzo głośno było o tym i w Nitro, jako że jest osobą, jaką jest, to nie wycofał się z tej walki, przyjął tą walkę na klatę. Oczywiście to była walka, której nie mógł wygrać pod względem takiej formalności, że nie mógł mieć drużyny, ale taka walka, wiesz, w internecie, zaczepki, tweetlongery i to wszystko. I wiesz co, ja uważam, że przyszło co do czego, to LOL Polsce stracił na tym, a Nitrozyniak nie stracił nic na tym, mam wrażenie. Ja myślę, że nawet zyskał. A nawet ma motywację, żeby nie wrzucać kasy. Dokładnie, tego chciałbym powiedzieć, że nie musi dopłacać do drużyny, więc nawet zyskał na tym. Tak de facto pewnie koniec końców. Natomiast skoro już o negatywach pogadaliśmy, to jest... Ale też tak jak mówię, ja po prostu jestem w szoku, że Riot dawno
Przy tworzeniu Ultraligi mogę powiedzieć, no ale tu jest nitrozyny, jak on nie może być. To już mogło być wcześniej załatwione, a tak to Roy się nazbierał, z drugiej strony może jakby czekali jeszcze dłużej, może jeszcze gorzej było, nie? No bo no, rozumiem też, że nie mogło sobie pozwolić, żeby nitro był u nich w środowisku, nie? Więc, ale no, to jest na pewno dla mnie wygrywający moment, wygrywający w tej kategorii. Inicjatywa roku. Tutaj mamy chyba w sumie powtórkę dwóch już wcześniejszych nominowanych, bo są i finały w studiu Ultraligi i ten cast ćwierćfinałów Worlds. Ale też jest jeszcze Hachi Party. Ale to już ty musisz To odpowiedzieć, bo ja mogę. ja nie byłem na Hachi Party, więc ja nie wiem, ja wtedy byłem na urodzinach ziomka. Znaczy, ja to tu wrzuciłem dlatego, że przez to, że tak mało eventów jest, LOL przestał być sportem eventowym. Znaczy, tak jest, COVID oczywiście, ale nawet zanim był COVID, nie ma już tych kolejek zagranicznych gdzieś, wszystko jest zawsze w studiu Berlinie, bo tak jest taniej, bo tak się da. A tam finały Europy, no dobra, no może czasem te finały Europy są, ale na pewno w Polsce nie ma już eventów. Tak, no bo wszystko dzieje się w studiu Ultraligi, więc chodzi o to, że eventowo League of Legends w Polsce umarło. Na IEM-ie już też nawet nic nie ma. Chodzi o to, już nic nie ma, tak? Jest tylko granie online, bez widowni zawsze. To już nie są eventy tak jak kiedyś. Są powody ku temu, ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, po prostu tak jest, tak? Stwierdzam fakt. No więc w tym momencie nie masz możliwości za bardzo widzieć się z ludźmi ze sceny, bo kiedyś zawsze była okazja, jest IEM czy PGA, zawsze widzisz się z Jankosem i ludźmi zleca w wielkim skrócie. Teraz to się bardzo rozdzieliło i to, że ludzie wywodzący ze sceny polskiej nie wracają już w ogóle do sceny polską, nawet w sezonie. No i inicjatywa tutaj się go trochę zmieniła to, bo była impreza, gdzie właśnie byli ludzie z Leca też, ale byli też ludzie z Polski. Było to jakaś tam po prostu integracja. Fajna inicjatywa. Nie podoba mi się z kolei wejście do klubu. Jaki jest ten sens, żeby ludzie dobrze się bawili, czy trzeba było siłą wchodzić do klubu? Znaczy nie byłem w tym klubie, nie wiem jak w końcu było, ale pamiętam, ludzie, którzy są ze sportu i chcą pogadać o sporcie, to raczej chcą pogadać o sporcie nie w klubie, gdzie wali muzyka, do klubu to raczej każdy musi iść sobie w własnym zakresie, nie? Ale dobra, może przesadzam, no nie wiem, za stary już może jestem. W każdym No razie, no tak, ja nie jak miałem byliśmy jakiegoś w tego Bezpocie, tak klubu, zachwalałeś tą ale mazowiecką. tam wiem, czy tak zachwalałem. Znaczy inaczej, no, no nie chciałbym się iść jakąś niesamowitą ekipą sportową na Mazowiecką, o, tak bym to powiedział, nie? Tak, żeby sobie iść do klubu, no spoko, ale to można samemu iść, nie? Ale dlaczego ta inicjatywa, więc te poprzednie były wyróżnione, tak? Finały Ultraligi w studio, I ćwierćfinały. ten cast, ale Hatch Party było coś, co pojawiło się znikąd, wyszło fajnie i gratulujemy Hatchimu, było fajnie. Fajnie, jakby takie rzeczy były, fajnie, że ktoś się za to wziął, wiesz, no ja się za to nie wezmę, nie mam czasu, nie mam chęci, więc dzięki, że ktoś się za to zabrał. Dla mnie w ogóle to jest wygrany w tej kategorii, bo te wszystkie inne rzeczy już trochę mówiliśmy o tym i jednak są to rzeczy, które przychodzi co do czego powinny i tak być, no bo finały Ultraligi już mówimy, że no, gdyby nie COVID to powinny być, a kastowanie to jest cały problem koncepcyjny, a nie to, że nagle ktoś, znaczy ktoś wreszcie coś zrobił z tym, ale chodzi o to, że myślę, że ogólnie raz na jakiś czas powinni być goście na transmisji. To też bywało, to jest też nowość, a Hatchi Party to było coś po prostu nowego, nie? I co, no podsumowanie części polskiej Ultraligi, Właśnie chciałem więc zapytać, drużynowe czy się znowu zaskoczenie roku. zabierałeś? Przepraszam, drużyna roku PDW, możecie odebrać dziada. Drużynowe zaskoczenie roku Illuminar, tak? Chyba w końcu wybraliśmy. No, myślę, że Czyli w tym jednak nie sens. notowałeś. No, a nie, miałem notować, nie? Ale to pamiętam. Drużyny rozczarowanie roku Kick, gracz roku Czajek. Czajek. Zaskoczenie wśród graczy Zamulek, Tak. zawód wśród graczy Stefan, trener roku Stural, najważniejszy moment to połączenie z Baltic Masters, what the fuck moment ban Nitro i inicjatywa roku Hatch Party. Jeszcze dodam tak od siebie, bo tak chciałem podsumować, w takim razie pozytywnie czy negatywnie ten rok, wiecie co, negatywnie. Nawet patrząc na te kategorie, jak zobaczcie ile da się tutaj rzeczy znaleźć, what the fuck moment, zawód graczy, drużynowe rozczarowanie, znaczy też elementy pozytywne, co mnie źle, ale ogólnie i wyniki na Summoner's Rift nie były wybitne i poza Summoner's Rift też nie było wybitne, było dużo bardzo dziwnych fuck-upów. Niestety rok od kresku. Czekamy na No, następny. też jeszcze musimy pamiętać, że w zeszłym roku to robiliśmy po najlepszym roku w historii polskiego League of Legends.
Więc to zawsze będzie, wiesz, zderzenie z No ale rzeczywistością, ze powinniśmy ścianą, mieć ambicje, ale no, powinniśmy mieć ambicje. właśnie, ja już nie wiem, czy jeszcze powinniśmy mieć ambicje. No ale to zapraszam do felietonu, bo gdzieś powinien być w trakcie świąt. Nie pamiętam już, jak go nazwałem, ale zacząłem pierwsze zdanie, które. Ja też będę Tak, kręcił bo ja pierwsza wideo, rzecz, dziadu mawia. którą napisałem, to mogę zdradzić tak jeszcze w drafcie. Pierwsze zdanie to było: jesteśmy głębokiej w dupie i nie wiem, czy możemy z niej wyjść. Natomiast najprawdopodobniej tytuł mojego filmiku to będzie: Gdzie jest polskie Navi? No. Też Dobra. pesymistycznie. To w takim razie co? Przechodzimy do sekcji nagród IRL, czyli dla naszego nowego jakby kategorii, bo w zeszłym roku tego nie dawaliśmy, bo ja stwierdziłem, że za mało tego oglądam i się nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Natomiast w tym roku ty stwierdziłeś, że ej, nie może tak nie być, że tego nie zrobimy. No więc zrobiliśmy. Proszę bardzo, oto jest sekcja nagród dla europejskich lig regionalnych. I tutaj mamy, czekaj, żeby nie skłamać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć kategorii tylko, więc mniej zdecydowanie niż w Polsce. Dlatego szybko dość myślę, przez to przelecimy i może wtedy zrobimy jakąś przerwę, nawet na chwilę, interludium muzyczne. Natomiast zaczynamy od kategorii. Znowu nie będziemy się bawić w żadne podchody, tylko drużyna roku w europejskich ligach regionalnych. I tutaj mamy solidnych kandydatów, bo mamy K-Corp, BIG i Misfits Premier. Dla mnie nominacja ci się należała, ale wygrany byłbyś tylko jeden K-Corp. Tutaj, no wygrali 2 razy League Masters. Skład jaki zrobili następny sezon, bo to jeszcze w tym roku, no wzięli Reklesa, no. No nie, Ale no nie przegrali możesz. Skoj i Baja i Pikeno w show meczu. No to prawda, ale nie no, jako całokształt, wiesz, ciężko nie wybrać tutaj K-Corp. Jeszcze był tam nasz rodzynek, jakim jest Cinkrow, który trafił do LEC dzięki temu, po 5 latach, no. Totalny to jest osobny tier i po raz kolejny wrzucam ten temat. Czy K-Corp nie powinien być w LEC zamiast jakiegoś Astralis albo Ja się właśnie XL, zastanawiam, albo czemu wiesz, on. no słuchaj, no, to nawet nie ma nawet argumentów, nawet składowych, bo zawsze było wcześniej, no dobra, ale przychodzi co do czego, to nawet jeśli byś miał to na papierze, no nigdy nie wiesz, czy Astralis nie jest lepszy niż K-Corp. Słuchaj, Nie, patrzysz na ten to jest skład, skład to na jest skład, poważne który mógłbyś play-offy. zostać w LEC. No słuchaj. To jest pierwszy głośny moment, w którym Rekkles, czyli gracz top tier gwiazda LEC, idzie do drużyny IR. I tak jak mówisz, nagle patrzysz na te show mecze, gdzie jest IBA, jak się Koi Esports, IBA i ten. I nawet patrz to jest o wiele lepsze niż mecz Astralis kontra SK w LEC. No. Autentycznie uważam, że ja już mówiłem o tym wcześniej, bo moim zdaniem to było bardziej subtelne. Ale to, co się dzieje teraz, już teraz to nawet nie jest subtelne. Nie masz żadnych wątpliwości. Trzeba wywalić te drużyny z tej franczyzy. Nie, słuchaj, do czego służyła ta franczyza, żeby rozwinąć nowe organizacje? Myślę, że potem też możemy powiedzieć, że Rogue na tym zyskało, Mad Lions też, chociaż jako Splice nie byli przez tej sytuacji, gdzieś tam było to przejęcie, ale wszystko co do czego i tak w topce mamy kogo? Mamy G2, mamy Fnatic. Nic się nie zmieniło. Franczyza nic nie dała. Te drużyny, które stricte zyskały na tym, że jest franczyza, bo dzięki temu w ogóle pojawiły się w europejskim LoLu. To jest SK, które było kiedyś oczywiście, ale wrócili. To nie Wróciło jest to samo SK co Excel. kiedyś. XL, twór, który jest sztuczny, nie wiem skąd. Astralis, bez sensu twór, po co on jest, nie wiem. Kiedyś Origen, ale no nie mówmy, że to jest Origen. Proszę, nie mówmy, że to jest Origen. Schalke, które gdyby nie problemy organizacyjne, myślę, że im plus moglibyśmy ocenić w tej erze Nie, franczyzy, no ale ja Schalke przestrzegam zawsze na to. grało na plus, nie? Jakby to tak Tak, było przegrane. więc Oni oceniam zawsze byli pozytywnie, na ale chodzi tak. o to, że spoko, minęło już ileś lat. Ja bym chciał, żeby przyszedł taki rok, w którym nagle Riot mówi: dobrze, była okazja, sprawdziliśmy, czy stabilność, bo to był ten argument, czy stabilność sprawiło, że te organizacje poradziły sobie lepiej. Nie kasujemy. Ja bym skasował te 3 orgi z franczyzy. XL Astralis już dziś skasował. Nie widzę żadnego powodu, już teraz dobitnie, dlaczego nie może tam być K-Corp. Zobaczymy, co BDS pokaże oczywiście, ale to nie ma żadnego powodu, żeby K-Corp tam nie było, albo wiesz, to, przykład, no, zobaczymy oczywiście, jak tam dalej będzie zależało od tego Koi Esports, ale już nawet zasięgowo, Tak. wiesz, to nie ma porównania, naprawdę. Już powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie było franczyzy, byłoby lepiej. K-Corp, wyobraź sobie, że finaliści U Masters, Fnatic Rising, K-Corp grają w relegację. Nawet załóżmy, że Fnatic Rising by musiał oddać slota, no bo nie możesz trafić do ligi, bo ble, ble, ble. No to weź na przykład albo Misfits, no to też by miał ten problem, ale Peak.
Ja bym chciał zobaczyć Bing kontra Stalis na przykład, nie? Bo załóżmy, że stąd przychodzą, że nie możesz mieć Akademii LEC grając o wejściu do LEC, nie? No i na przykład załóżmy, że nagle masz K-Corp oraz Bing wchodzące w relegację kontra XL i Astralis. O wiele lepiej jakby Bing albo K-Corp weszli do LEC. Trochę nie ma porównania. Bing nie jest tak głośny jak K-Corp, ale jest lepszą organizacją na pewno. Ale Bing jest stabilny, nie? Bo oni nie są jakimś tam gigantem finansowym, ale za każdym razem ale są przychodzą, znani w CS-ie, czy w mają CS-ie, czy w fanbase, LoL-u, to słuchaj. za każdym razem jakby jak na nich popatrzę, to czy mają topowe składy w tych grach najważniejszych, czyli w CS-ie i w LoL-u? Tak. No, więc oczywiście Big zostało wyróżnione. No i też mamy tam naszego Melonika Rdzynka. Było blisko w półfinale, przypominam, na K-Corp. Misfits był hype niesamowity, ale zabrakło trochę wyników. Znaczy, przez trochę wyników rozumiem, że nie wygrałem, ale to nie znaczy, że to był fatalny sezon, tak? Ale to Ale to myślę, że jeszcze przejdziemy sobie dalej. porozmawiamy zaraz. Tak jest. Na pewno drużyna roku K-Corp. Tier wyżej i wszystko im pykło. Nawet off-season końcówka pykł im. Drużynowe zaskoczenie roku, to tutaj mamy zupełnie inne drużyny już. Tutaj nikt się nie powtarza, bo mamy Excel, oczywiście BT Excel, tak? Fnatic Rising i UCAM, czyli dość niespodziewanie dwie drużyny z NLC, które dotarły do finałów EU Masters, co wcześniej im się nigdy nie udawało. Zawsze najdalej był ten półfinał. No i UCAM, które też zaskoczyło nas, bo oni na... Nie dość, że tylko... To jeszcze tak, żeby powiedzieć o tej drużynie troszeczkę. Oni mieli trzech zawodników i trenera z poprzedniego roku. Wymienili tylko topside i z siódmej drużyny wygrali split, zajęli drugie miejsce w Hiszpanii i na EU Masters przegrali tylko z K-Corp. Dobrze, więc ja właśnie też chciałem... Zacznijmy od tego, z NLC. Chcę trochę powiedzieć, że myślę, że Bartek, żeśmy... ja nie pamiętam, po której ty byłeś stronie medalu, ale pamiętam, mówiliśmy, że że to im dyskutowaliśmy o pomoże tym. na dłuższą metę. Tak, i ja uważam, że to jest pierwszy efekt tego. Od hej, ja nie mówię, że ten region jest lepszy niż, wiesz, LVP czy LFL. Zobaczcie, jak będzie dalej, ale chodzi mi o sam fakt, że ewidentnie NLC dalej jest topowe, patrząc na wyniki. Inne rzeczy tam nie działają, ale no, to jest dobry wynik dla NLC, tak naprawdę. I oczywiście, dlaczego Fnatic Rising i XL? Zawsze mówię o tym, że EU Masters to jest bardzo ciężki turniej i nawet playoff level drużyny z LEC niekoniecznie bez bomby wygrywały EU Masters. Bo po prostu to jest bardzo nieprzewidywalny turniej. Co edycja jest jeden team, który po którym się nie spodziewasz. Było to BTXL, potem Fnatic, dlatego te drużyny są, one są z bomby. UCAM tutaj właśnie trzeba było bardziej pogrzebać, ale przechodzić do czego myślę, że nie było dużo oczekiwań według tego składu. W sumie to na papierze ten skład też nie był jakiś głośny. Tak? Ci gracze wyrobili sobie markę właśnie przez ten rok i byli niebezpieczni. Patrząc też na to, jak dużo osób mówiło, że Hiszpania jest słabszym regionem i że teraz Niemcy i LFL będą królować w 2021. Zobaczymy, bo w następnym sezonie znowu jest bardzo głośno w Hiszpanii, ale o ile ja myślę, że Hiszpania 2021 robiła krok do tyłu, bo na początku jakby IRL to LVP było miejscem emigracji, teraz to LFL przyjęło tę pałeczkę, czyli był to krok do tyłu, ale myślę, że już teraz LVP zrobił krok do przodu. I obecnie uważam, że ten rok, tak samo dla Ultraligi, dał krok do tyłu. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie krok do przodu. Może nie na wiosnę, ale może na summer bym tak trochę optymistycznie podszedł do Ultraligi. No nic, w każdym razie. Uważam, że muszę wybrać Fnatic Rising tutaj. I to dlatego, że przyszło co do czego, zobaczmy, gdzie ci ludzie wylądowali. Tak? Mamy transfery do LEC, prawda? Mamy sytuację, w której, słuchaj, no przecież co do czego, no mieliśmy tam naszego wodza Delorda. No właśnie musiałem sobie powiedzieć, że nominujesz Fnatic tylko dlatego, że tam był Delord i tylko dlatego wygrywają. Umówmy się. No. Nie, to jest nieprawda, słuchaj. To jest nieprawda. Po pierwsze, Dior trafił do tego, do LEC. Bean grał na Worldsach. To się złapałem. Nie uwierzę. I nie grał źle. I nie przez niego Fnatic przegrał. Nie no, z upsetem byłoby lepiej, ale to jest argument na papierze, którego nie jestem w stanie zbić. I to jest bezczelny argument, ale nie jestem w stanie go zbić, więc Fryderyk tutaj pokazał się sprytem. Mieliśmy Delorda, który prawda jest taka, że w Europie nie wiedzieli, co się dzieje na streamie, jak nagle były goryle Delorda. Ja jestem w szoku, że goryle Delorda wysypały się z tych naszych granic Polski. Wojną hybrydową goryle przedarli się z Polski do Europy i goryle były wszędzie. I w ogóle Delord moim zdaniem zyskał sporą rozpoznawalność w Europie. Nawet nie tylko mówię
w publicznym środowisku, ale też w tym środowisku berlinowskim, bo jednak tam mieszkał, poznał się z tych ludzi, na Korean Barbecue chodził i moim zdaniem to też jest ważne. Ale właśnie tak jak mówię, co jest ważne, z niczego i ze słabego regionu mogli wygrać UMasters, a jeszcze do tego drużyny, które z tej drużyny poszły awanse do LEC. Więc dla mnie jest to drużyna zaskoczenia roku, ale oczywiście jest To to o wiele mniejsza różnica niż przykład K-Corp, moje które po pytanie do prostu Ciebie na w takim pewno razie, skarga finał. bo Akademia Excel została poświęcona na to, żeby powalczyć w głównym składzie Excel, bo oni latem wyjęli dwóch zawodników, którzy też poszli do LEC, do swojego głównego składu. Prawda. Więc Ty też masz teoretycznie To transfery prawda. do górnego składu, tylko że no, zaorałeś się wcześniej, bo sukces przyszedł, nazwijmy to wcześniej. Natomiast na niekorzyść Fnatic, moim zdaniem, to jest... przypomnij mi, kto po raz pierwszy od 3 lat nie wygrał żadnego splitu w NLC, bo zapomniałem. A, Fnatic. No, tak, no, to prawda. Więc brakuje tutaj moim zdaniem... Nie było dużo oczekiwań A Excel ma... Czyli na poczekaj, summit, no. czyli patrz. Excel ma mistrza swojego regionu, ma finał EU Masters i ma przejścia zawodników do Leca na lato już wcześniej, żeby ratować główny skład, co teoretycznie zaorało im akademię, no ale to jakby coś za coś. Więc nie, no nie mogli tego powtórzyć i zrobić sprawa. Więc moim zdaniem, nie wiem, czy tutaj mogę się z tym tak do końca zgodzić. Przedstawiam kontrargumenty. Dobrze, nie, no, ja nie mówię, że to jest, że Fnatic wygrywa na pewno, tak jak właśnie spróbowałem do pierwszej kategorii, że na pewno K-Corp wygrywa, ale dodałbym właśnie tutaj to, że jestem The Lord, dodałbym I oczywiście wracamy do to, pierwszego że, punktu, mówiłem. ale idąc dalej, dodałbym do tego to, że Dior był wzięty znikąd zamiast Febivena, to jest ważny ruch i niespodziewany ruch i zaskakujące jest to, że to pykło, nie? Więc to też bym tutaj dodał i też to zaprzeczy, dlaczego ten finał był bliższy. Nie? Wiesz, no, na rynek było 3-2, nie 3-1, no oczywiście głupio tak w taki sposób na to patrzeć, nie? Ale gdzieś jednak też różnica jest taka, że ile wtedy dla K-Corp to był pierwszy wygrany Masters i to było takie, o wow, co z tym K-Corp wzięli się znikąd, tak tutaj już K-Corp było, więc no ej, są mistrzowie i Masters. I co jest ważne, Fnatic Rising wygrało na Misfits. A to była drużyna, która miała wygrać wszystko. Więc Delord po prostu nacharchał do mordy Woolite'owi, Jack Trollowi, Szlatanowi, agresywo. Wszystkim Polakom. I dlatego nagradzamy go właśnie drużynowym zaskoczeniem roku jako trenera Fnatic Rising. Tak jest, Może się zgłosić możecie bez odebrać swojego tatuażu. dziada. Ale skoro już o tym powiedzieliśmy i przeszliśmy tak trochę bardziej do tego typu tematów, no to Nie, ale drużyna... nie, no to jest mega ważne, że Misfits został wyeliminowany właśnie przez Fnatic, nie? Bo nie ma No. tego argumentu, że no, ale mieli łatwiejszą drabinkę. Bo wiesz co, BT Excel jednak mi się wydaje, że jak tak spojrzymy na ten ich spring, mi się wydaje, że jednak, chociaż też wyeliminowali Misfits. Ale letni Ale Misfits to Premier było lepsze BO3 niż to był bezenny. flip. BO3 to był flip. Możesz też powiedzieć, że letnie Misfits Premier było lepsze, bo to mówimy o mistrzu Francji, a nie drugim miejscu, który Prawda. potem jeszcze to wygrał, Prawda. więc jednak ta drużyna no, chyba troszeczkę poszła wyżej. Natomiast z drugiej strony KCOP wiosenne było lepsze niż letnie. No, Więc ja no nie, myślę, no że nie jest jest to bardzo ciężka blisko. kategoria, no. Ale już Jest to ciężko, przyznaliśmy. ale to zgadzamy się, na pewno UCAM, dobra nominacja, ale na pewno jest tier niżej w wygraniu niż XL i Fnatic Rising, ale po prostu trzeba ich Myślę, że wyróżnić, trzeba nie? zrobić to Bo, uczciwie, bo ale ponieważ zabrakło im do chcemy. 5 wyników, nie? Tak, bo weź, to powiedzmy sobie szczerze, no jeśli Excel chcemy wywalić z Leca, no to nie damy im nagrody i po prostu tyle. O, spoko, dobrze. Dobra. Dobrze, w porządku. A Fnatic po tym off-sezonie w Lecu należy im się nominacja. No, wygrywałem tę kategorię, no, niech Do im tego będzie. drużynowy zawód roku. Teraz przechodzimy i tutaj. No, o, zobacz, nasi starzy dobrze znajomi. My Swiss Premier, których przed chwilą mieliśmy do drużyny roku. Oprócz tego jest jeszcze Ago, który znowu jest poza drużyną roku w Ultralidze i rozczarowaniem roku. Teraz jest jeszcze rozczarowaniem roku tutaj. I chyba też w Ultralidze było. I Vitality, to oczywiście Vitality B, które jest przeklętą drużyną. I dla nich EU Masters nie ma zasadniczo sensu ich wysyłać, bo oni kończą w play-inach i nie wychodzą z grupy. Nie, może Tak inaczej, nie jest, przechodzą więc. do głównego etapu turnieju. Tak jest, więc zacznijmy tutaj. Misfits zostało tu wyróżnione, ale też zarówno w drużynie roku, nie? Tu i tu mają nominację. To jest ten dual, o którym ci mówiłem, no bo nominację dostali, bo jak mogli nie dostać? Tak głośny skład, nie? W najcięższym, najlepszym regionie, zresztą wygrali tam, tak jak wspomniałeś, nie? Co jest nie lada wyzwaniem. Tak to tak często Monte Cristo mówił, że
ciężej wygrać LCK niż Worldsy. No teraz nie wiem, ale bywały takie czasy, tak myślę, no to były inne turnieje i pewnie, wiesz, charakterystyka tego czy tego turnieju mogła być taka albo owaka. Więc tutaj podobnie, wygrać LFL jest pewnie tak samo ciężko, jak wygrać U Masters, zależy jaki dzień trafisz, nie? Więc z kolei zawód jest właśnie taki, że to miał być skład, który wygrywa przynajmniej jedną edycję, nie? Tak jakby do tego to się sprowadza, Żeby w nie? finale chociaż grali, nie? I nie udało się. Jeszcze raz? Żeby w finale chociaż grali, jak mówimy o EU Masters. No tak, i też tutaj patrz, przegraj w ćwierćfinałach, nie? Czyli no, pod tym względem jest zawód, ale nie uważam, że wygrywają te kategorie, ale daję im nominację, no bo w jakim stopniu się zawiedliśmy, szczególnie, że to była nasza kolonia polska. Ale co jest zmiana faktu, że tak jak wspomniałem, no, EU Masters jest tak ciężkim turniejem, że być w top 4 na EU Masters oznacza, że mogłeś wygrać EU Masters, gdyby był inny dzień. Więc no, dla mnie tak jakby sukces czy niesukces dzieli się na tym, czy wychodzisz z grupy na EU Masters, czy wychodzisz z ćwierćfinałów i czy wychodzisz z półfinałów. A to, co wyżej, to już jest w miarę ten sam sukces, jest dla mnie osiągnięciem półfinału, co wygranie EU Masters, pod względem tego, że w zależności od dnia to mogłeś optować tak albo tak, nie? Co jest zmiana faktu, że tak jak mówię, no, dla Misfits oczywiście nie wyjście z grupy byłoby porażką i tak samo nie wyjście z ćwierćfinałów jest porażką. Czyli uważam, że wynik letni nie jest porażką, natomiast przejdźmy do czego wynik wiosenny jest. Nie? Co jest zmiana faktu, że no właśnie, no, LFL poradzili sobie, więc no, daję im tu nominację, ale nie wygrywają tej kategorii. Ago tu wrzuciłem, no bo przegrali na Saimse. No co ja mam więcej powiedzieć? Dwa razy też, wiesz, co jest ważne, najlepsza drużyna z IRL-u, jakim jest Ultraliga, idąc dalej, jest to Akademia LEC, co zawsze jest ułatwieniem, kiedy rozmawia z graczami z Europy. Nie tylko, że jest Akademią LEC, jest Akademią LEC z historią awansu do głównego składu. Czyli gracze idąc do Rogue zawsze mają z tyłu głowy, ej, jest szansa, że się pojawię w głównym składzie. Oczywiście teraz, po tym ostatnim off-sezonie już może się to trochę zmienić, po tym jak wzięty został Malrang, prawda, i gdzieś tam komp, wiesz, gdyby był wzięty na przykład Lakier, to od razu byłoby, o po co się do Rogue, zobaczyli Lakiera, nie? Więc chodzi o sam fakt, że gdzieś tam, teraz to nie wiem, ale w poprzednich 2 latach było takie przeszedzenie, że jak idziesz do Algorand, to idziesz do akademii, która rzeczywiście jest, dba się o tą akademię. Teraz nie wiem, co to będzie, ale wniosek jest prosty. Dla Ago zawsze będzie łatwiej ściągnąć graczy z Europy, ale topowych graczy z Polski, niż innym organizacjom w Polsce. Więc no, mając zawód roku, że jako akademia nie byli w stanie 2 razy nawet wyjść z grup, a to nie były ciężkie grupy. Rozumiesz? Ja rozumiem, gdyby trafili grupę, wiesz, śmierci, tak. Ale słuchaj, no. Chociaż grupa B była niebezpieczna, bo tam G2 Arctic, ale przyszło to, czego nie przegrali na G2 Arctic, przegrali na Saimse, nie? Więc to wiesz, no, ciężko mi tutaj powiedzieć, że pod tym względem fatalnie. No i przyszło to, czego w grupie A przegrali na Greków. Dobrze, ja rozumiem, że mogę przegrać na Yukam i Misfits, ale w takiej grupie nie możesz tracić mapy na Greków. Nawet jakby miała to być ostatnia mapa i Graszonic, to nie wiem, no, tak jak Rogue, który był na Worldsach, pamiętasz, co zajęli ostatnie miejsce, ja im to cały czas wypominam, mimo że już nie było to znaczenia, co mają trzecie, czwarte miejsce, ale nie, no, iść ostatnie miejsce, będąc w grupie z 100 Thieves, jak dobrze pamiętam, tak? Nie, z kim? Nie, Z z tym, PSG PCS-em. chyba. Tak jest, no, no nie można takich rzeczy robić, nie? Dla mnie wygrana tej kategorii to jest VitalityBee, bo to jest jeszcze gorsze niż Ago. Masz trzecie miejsce w najlepszej lidze. Masz potężny skład, potężne inwestowanie, raz nie wychodzisz nawet z group lane'ów, a raz przegrywasz na potężnej Luminar. No i to jest stompem 0-2, nie ma nawet co zbierać. No. Taką trzkawką, tak strzałkowali. No, drużynowy zawód roku na poziomie IRL VitalityBee, moje gratulacje, możecie odebrać dziada. A przy okazji jeszcze w tym off-sezonie wyrzucili wszystkich pozostałych Polaków poza Selfmade'em z organizacji, tak? Bo Tasz już nie będzie i Raven też nie? A, no tak A wiesz, Ravena nie też jeszcze myślałem przekręcili, właściwie, bo ale. ściągnęli przecież Shigendę na topa, potem go wywalili, Tak. ściągnęli SLT i nagle Raven jest bardzo szczęśliwy z tego, że będzie positional coachem. Aha. Także powodzenia Vitality i gratulacje. Dalej, gracz roku. Tej nominacje Riker, Synchro, Szlatan, Targamas, Adam. Ja uczciwie mówię, nie wiem. Dla mnie, wiesz, ważne jest to, tak jak już mówiłem, w tych wcześniejszych kategoriach, w których trajektoria lotu, Riker
Awans po prostu doleca w trybie ekspresowym. Ja nie jestem wielkim fanem tego. Ja uważam, że chociaż Adam też ma podobną historię, nie? Ale to Adam to w ogóle poszedł dalej, bo do Fnatic. Nie? No jedno to jest, wiesz, Rick Ridge doleca, a drugie to jest Adam do Fnatic, gdzie no długo, długo nie pobył, ale no chciał wyróżnić na tą trajektorię. Wyludziłem Cinkrofa, wygrał 2 razy EU Masters, był kapitanem w tych zespołach. Jest to powrót po latach też do LEC, więc na pewno tutaj dostaje nominację. Szlachan dostaje nominację, bo jest szlatanem i to jest to samo, co z tym przeklętym lakerem. Cokolwiek nie zrobią, będą naszymi nominacjami w tych kategoriach. Szatan jest dobry i koniec, i nie możesz nigdy powiedzieć, że tak nie jest. Znaczy nie mówię, że tak, nie mówię, że jest słaby, ale po prostu nie da się powiedzieć inaczej. Targamas z kolei za to, że też został doceniony i trafił do LEC, to nie byle gdzie, prawda? Ciężko mi tu wybrać kogoś stricte. Adam, więc zacznę od tego. Riker moim zdaniem jest ryzykowny. I miał jeden dobry sezon, znaczy dobra, okej, może nie jeden dobry sezon, ale chodzi o to, że dla mnie, tak jakby nawet w kontekście LEC, on jest po prostu, ja osobiście uważam, że jeszcze zbyt ryzykowny, nie? I też prawda jest taka, że no nie miał, nie wiem, jakiś, jak ja mam to określić, niesamowitych wyników, tak? Był w top 4 EU Masters i był w top 8 EU Masters. Nie? Wiesz, to nie jest tak, że on wygrywał i skakał wszystkim po głowie, nie? Więc Riker, nominacja spoko, ale nie wygrywał to gracz roku. Adam dla mnie też, nominacja spoko, ale nie wygrywał gracz roku i to jest z powodu tego, że po prostu grał jeden sezon. Ciężko powiedzieć, że to jest gracz roku IRL. We Fnatic też za długo nie zabalował, więc no, zresztą, wiesz, no jest ten argument, że trafił do Fnatic, nie? No wiesz, no to jest coś, nie? Ale to z drugiej strony, dlaczego w takim No, razie tak jak wcześniej nie nie miał... docenialiśmy zawodników Melnika na przykład do gracza roku w Ultralidze, bo pół roku go nie było. Czy Bezuma tak w trenerze, to mówimy o tym, że Tak, wyjeżdżają, więc... też podobnie. No, masz rację, masz rację. Dosłownie na tej samej zasadzie, nie? Z kolei Targamas, wiesz, słuchaj, trafił do Gitu, czyli gdzieś tam można powiedzieć, że szybciej niż Fnatic. Nie patrzę na ten sezon, ale w kontekście organizacji na przestrzeni ostatnich lat. Więc Targamas wygrał 2 razy, trafił do G2, dla mnie jest wygranym tej kategorii. Ale Cinkrof wcale nie jest w najgorszej sytuacji tutaj. Szlatan podobnie moim zdaniem dostaje nominację, ale no, do czego Misfits nie dowiozą, więc no, dostaje nominację spoko, ale no, nie mogę dać po prostu z porównaniem do Targamasa i Cinkrofa jest jednak nie ma tego zwycięstwa tej kropki na D, więc dla mnie Targamas zwycięża tutaj tę kategorię i co ciekawe po wielu latach, nie? Bo Targamas bardzo długo Bo on grał w jeszcze IRL-a, więc w jego Giants chyba najlepszy grał rok. w ULCS-ie. Tak mi się Tak, coś tak, kojarzy. tak. Ale to wiesz, to były tak stare czasy, że aż ciężko, wiesz, aż ciężko to wspominać. Dlatego właśnie mówię, że jeden speed, także no długa, długa kariera, ale tak w sumie jak Cinkrofa, nie? Cinkrof też tam w 2017 w Origin miał okazję zadebiutować przez chwilę. A teraz No. znowu przychodzi. Dobra, trener roku i tutaj to jest na Twitterze moim zdaniem były ciekawe wypowiedzi wyimaginowanego i Tabasco. Bo zapytali się w zasadzie, czy jest jakaś możliwość, żeby był ktoś inny niż trener K-Corp. Na co padła odpowiedź, no jeszcze ten Zbik jest kozak. No i w sumie to się zgadza, bo to oni też są naszymi nominowanymi, bo są Arvindir z Big Striker z K-Corp. I to jeszcze oczywiście Delord z Fnatic Rising, zupełnie niepoznajomości, i Crusher z UCAM. Ok, więc ja zacznę od tego, że bardzo niebezpieczne jest mówienie, że K-Corp wygrało 2 razy, więc na 100% ich trener jest geniuszem. Powiem tak, nie wiem, nie znam tego trenera. Zacznę od tego. I nie będę mówił, że go znam. Czy Tabasco i kto tam jeszcze wyimaginowany tak dobrze znają go? Czy byliście z nim kiedyś na screamach czy coś, albo słyszeliście jakieś niesamowite rzeczy od niego? Nie mówię, że tak nie jest. Chodzi o to, że prawda jest taka, że to nie jest jakiś mega doświadczony gracz, który z tego co wiem ma jakąś niesamowitą renomę. Ja troszeczkę mam wrażenie, że trafił do świetnego teamu. Słuchaj, Cinkrof to jest gościu, który pewnie potrafi ci sam wytrenować team z takim doświadczeniem i z taką ilością pracy, jaką on miewał z rookie i nie rookie na przestrzeni lat i jest rodzaj kapitanem. Ten Targamas, który gra tyle lat, wiesz, tak jakby... Ciężko mi jest powiedzieć, że skład K-Corp grał lepiej niż suma swojej części. A tak by było, jeżeli moim zdaniem trener był jakoś super, super ważny w tym kontekście. Więc ja nominację jak najbardziej rozumiem, ale ja akurat uważam, że niebezpieczne jest powiedzenie, no wygrał od razu K-Corp na 100% jest tak, jest geniuszem, bo my tu chcemy wybrać geniusza. Ja osobiście dla mnie wygrywa Arvindir. Ja go znam od wielu lat. Od wielu lat jest w IRL-ach, jest w scenie niemieckiej, od kiedy pamiętam. Screamowało się dla niego, jest znany w środowisku i tak jakby to jest
mam większą pewność, że to jest gościu, który po wielu latach pracy osiąga sukces i jest to sukces miarodajny. Miał różne składy na przestrzeni lat, miał wzloty i upadki, ale zawsze był, zawsze się utrzymywał i już prędzej uważam, że może tutaj, nie? Więc dla mnie osobiście Arvinder to jest takie docenienie tego, bo on wiele lat już próbuje i nie miałby tylu ofert, jeżeli nie miałby dobrej renomy. Oczywiście nie jestem ekspertem sceny niemieckiej. Delora tu wyróżniłem na zasadzie Znajomości. tego, co mówiłem. No, nie, nawet nie tylko to. No, autentycznie uważam, jak ważny jest dla Delora ten rok w kontekście stricte e-sportowym, ale też tej popularności. Słuchaj, no, goryle Delora w Europie to jest pewien rodzaj fenomen. Wiesz, trener zazwyczaj nie jest najpopularniejszą osobą w składzie. Zazwyczaj jest to zawodnik, więc jest to ciekawe, że Delora raczej nie zapomniał swoich fanów. Dwa, dalej jest tak śmieszny, jak był. Trzy, wydaje mi się, że bardzo dobre kontakty wyrabia sobie w Europie i uważam, że oczywiście dla niego jest to dobry rok, ale nie mogę powiedzieć, że to jest ten rok w związku z tym. Tak? No, tu się zgadzam, ale moim zdaniem nominacja się należy. Jeszcze go Crashera z Yukam wyróżniłem i to z powodów takich, że dla mnie Yukam grało lepiej niż suma swoich części. Niestety, wiecie, z trenerami jest tak, że ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, co się dzieje. Nie? Ja, tak jak mówię, równie dobrze mogę rzeczywiście powiedzieć, że może rzeczywiście tamten Striker jest geniuszem, a jedynie po prostu coachuje od roku, ale tak naprawdę jest geniuszem. Może tak być, ja nie mówię, że tak nie jest, nie? Ale ciężko mi to powiedzieć z zewnątrz, nie? No, ja też nie siedzę już na scrimach ani nic takiego, więc ja też nie mam już takiej wiedzy jak kiedyś, dlatego przy tym Arbindrze stoi, ale tak jak mówię, no to jest subiektywne, tak? No to też właśnie jest to, co najbardziej trzeba powiedzieć, że jakby trener roku, no to dlatego na przykład w Lecce przecież już zmieniło się na sztab trenerski cały, bo to też w sumie nie wiadomo i nie wiadomo za co tych ludzi nagradzać i za co nie, bo nie macie tam, nie wiesz jak wygląda ta przygotowanie tych zespołów, nie wiesz jak one pracują, jak skibują, z jakimi problemami się mierzą, więc ciężko jest to zrobić, no ale na pewno wiadomo, że pod względem wyniku gdzieś tam można ludzi, którzy na przykład osiągnęli trochę więcej niż się zakładało, czy na przykład zrobili fantastyczny ten rok, no to coś na pewno, gdyby byli źli, to by to tak nie poszło, nie? W dużym skrócie. I to też można Dalej, wymienić, no. bo Ale mówię, jestem striker, ja uważam, to jest niebezpieczne, co tutaj zostało zobaczymy, co pokaże w kolejnym na sezonie, nie? Twitterze, bo tak jak mówię, no słuchajcie, dajmy mu zupełnie inny skład i zobaczmy, czy będzie dobrze. Dobra, to tak jakby, nie mówię, że jestem trenerem, ale może najpierw dajmy mu to, bądźmy bezpieczni. Znaczy, ja jestem mega bezpieczny, żeby. Dlatego teraz będzie najbardziej ten właśnie A, właśnie, najdziwniejszy. zapomniałem, że jeszcze miałem in-aid, poczekaj, bo teraz to już nie jest to samo. Ale ja w ogóle miałem inne tło na to, jak mieliśmy gadać o What the Fuck Moment. Nie, jak mieliśmy gadać o podsumowaniu Polski. Mam teraz, muszę to włączyć? No Czy to włączaj. już nie będzie śmieszne, jak myślisz? Próbuj, bo ja chcę zobaczyć. No. No, tylko że niestety trochę źle poszło. No, tak miało wyglądać, jak mieliśmy gadać o Polsce. Miałem inne tło. Widzicie, nowym studio. I tak to jest, zapomniałem, nie mam wszystko, no. Bo ten rok był słaby na polski, ale dobra, to nieważne. Przepraszam wszystkich. WTF moment, Rekkles w K-Corp i Gorillę Delorda rozlewający się po Europie. I to jest pytanie do ciebie, co jest bardziej zaskakujące, bardziej WTF? No, nie no, słuchaj, no, Gorilla w Lordzie to. Gorillę w Goryle w Delordzie, tak. Delordzie. Goryle w Delordzie w Europie to jest coś osobistego dla nas, bo lubimy, jak nasi gracze jadą za granicę, osiągają sukces, a mówię tutaj jeszcze, Delord jest pewną ikoną polskiej sceny, Lola, ale to nie jest nic w porównaniu do Rekkles w K-Corp. No to nawet nie mam co gadać. Do teraz się non-stop potem mówi, że Rekkles w K-Corp, Rekkles w K-Corp, Rekkles w K-Corp, showmatch Rekkles w K-Corp, Rekkles, więc, ale to też jest what the fuck moment pod wieloma względami. To jest to, co mówiłem wcześniej. Przełom. Teraz to już nawet nie ma już dyskusji i śmianie się starego dziada, że a gada głupoty, nic nie wie, w NEC to by rozwalili, niech zostaną orgi. To już nawet nie ma teraz argumentacji. It's over. Rekkles, transfer na zasadzie buyoutu. Transfer na zasadzie buyoutu. Topowego gracza, modela Ralph Lauren. Z G2, premierowej organizacji europejskiej, do drugiej ligi europejskiej. To nie ma już argumentacji. Ewidentnie drużyny topowe w IRL-ach są lepsze niż niszowe, niż nie wiem, niż dolne drużyny
W LEC, gdzie oczywiście K-Corp jest wyjątkiem, w sensie K-Corp jest jeszcze bardziej wyjątkiem, ale no, nie ma o czym gadać. Poza tym oczywiście Rekkles spotyka się z innymi ludźmi z LEC, ale musicie zrozumieć, co jest ważne. Nie chodzi o to, że grać z LEC gra w IRL, to już wiedzieliśmy, ale transfer i to tak głośnego zawodnika na zasadzie transferu, to jest przełom. I to jest największy what the fuck moment, to jest coś, co... To jest najważniejsze całego roku IRL jest ten transfer, serio. To jest ważniejsze od tych finałów EU Masters, gdzie wygrywało K-Corp. No, wszystko, cały rok jest K-Corp, nie? To tak swoją drogą, ale po prostu nie da się ukryć. To jest najbardziej zaskakujący moment i znak naszych czasów. Żyjemy w czasach, gdzie oficjalnie możemy już powiedzieć, że franczyza powinna zostać zrefakturowana, albo jakie zmiany powinny być na tle organizacyjnym, jak się tylko umowa skończy. I oczywiście jestem fanem skasowania franczyzy, ale nawet jeśli ma być dalej franczyza, spoko, ale to w takim razie trzeba robić nowy przetarg. Nie ma co, to już jest, już Riot się nie wybroni, już Riot się nie wybroni, już koniec. Nawet już nie mówiąc o tych showmeczach, o których mówiłaś, o eBay i Piqué, którzy robią organizację. Wiesz, tak jakby, już nawet nie ma co dyskutować, należy zrobić nowy przetarg organizacji w LEC. Riot już się z tego nie wybroni. I podsumowując całą tą kategorię jako IRL, o tym mówiłem, że nie będzie długo, drużyna roku to był K-Corp, drużynowe zaskoczenie roku daliśmy Fnatic chyba, tak? Tak. Drużynowy zawód roku Vitality. Vitality B, gracz roku dostał Targamas, trener roku Arvindir, potem był, no teraz Rekkles w K-Corp jako what the fuck moment. I to jest koniec części. Bierzcie swoje dziady. Talk to me on Twitter. A właśnie, musimy jeszcze zrobić statuetki. Żebyśmy poznać. No, bo to jak z zeszłego roku mają z zeszłego roku. Dobra. Trzeba będzie ją przekręcić jak na mleku. Przechodząc do nagród LEC, bo to już jest nasza kolejna kategoria, taka ta większa. Mamy drużynę roku i w drużynie roku mamy jednego nominowanego. Więc chyba też od razu zwycięzcę, ale no nie można było nikogo innego wskazać tutaj w żaden sposób. Podobnie trochę sytuacja jak w Ultralidze, że mało stabilizacji, tylko że tutaj, ale był wyjątek, jak to śpiewał Marek Grychuta, bo najlepiej bawiło się Mad Lions. Tak jest, Mad Lions i od razu wygrywają. Wszystkie inne drużyny miały coś dobrego i coś złego. No. Mad Lions, nawet nie tylko chodzi o to, że wygrali, tak? Chodzi o to, że w jakim stylu, nie? Jak oglądaliśmy ich na Summer, to autentycznie przypominało się G2, bo mieli dziwne piki, grali bardzo agresywnie, grali tak jakby mieli 100% synergii, niczego się nie bali. Wydawało się, że i mają w makro rozgryźnięte, no każdy element własnej drużyny po prostu rozgryźli. Tak wyglądali na Summer Split, dlatego na Worldsach, szczerze mówiąc, zawiodłem się na nich i to, co się wydarzyło, nie? Bo nawet nie o to chodzi, że no, trafili na Damon, tak? Ale chodzi o to, że w grupie ledwo wyszli z tej grupy. A ja uważałem, że powinni byli wyjść z tej grupy najgorzej na drugim miejscu, ale też nawet nie, wiesz, nie 4-way tiebreaker czy 3, tak? No to było dziwne po prostu. Ale jeżeli chodzi o samo LEC, no to ciężko brać kogoś innego. Tak, no, też, że... Wygrali dwa razy w niezłym stylu, za drugim razem, za pierwszym razem wygrali właśnie też, tak jak nawiązuje, w takim typowym sposobem G2, nie? Tak na skrawku, nie wiadomo jak, a jednak. Bo też można powiedzieć, jak chodzi o sezony zasadnicze, to nie jest tak, że... Bo Mad Lions nie wygrało żadnego z nich, ale to nie jest tak, że oni gdzieś wchodzili jako szósty czy piąty team, tylko i tak byli w czołówce tych drużyn, więc to nie jest tak, że mieli gdzieś gorsze i lepsze formy, tylko cały czas się mniej więcej utrzymywali na równie na tym samym poziomie. Dwa mistrzostwa, no tutaj nie ma dyskusji. No i nie spadali do dolnych drabinek w playoffach, to też jest ważne. Tak. Więc to nie jest jakiś fluk, nie? Natomiast gdzie już możemy troszeczkę podyskutować, to myślę, że w drużynowym zaskoczeniu roku, bo tutaj mamy kilku dobrych kandydatów do tego, bo mamy i Schalke z wiosny jako zaskoczenie, i Fnatic z lata jako zaskoczenie bardzo duże, ale też Misfits, tylko tutaj ja Ciebie nie dopytałem, o który okres Ty Misfits wybierasz jako zaskoczenie, czy jako cały rok? Wiesz co, mimo wszystko jako cały rok i to może być zaskoczenie, bo ktoś powie, no dobra, ale w Spring nawet nie dostaje się do playoffów, to prawda, ale nie wiem, czy ty pamiętasz, ja byłem wielkim fanem Misfits w Spring. Dlaczego? Ja cały czas stawałem przy tym, że z krawkiem wejdą do playoffów. Ja pamiętam, jak był ostatni tydzień i wydawało się to być realne.
Oni wtedy, pamiętam, mieli mecze. Pamiętam, że musieli wygrać na kogoś słabszego sporo i mieli dwa cięższe mecze. I oni wygrali jeden z tych cięższych meczy, jak dobrze pamiętam. Już tak mówię, ty, no może się udać. I to był taki mój czarny koń, że wejdą do playoffów jakimś cudem. Zabrakło mało i na tyle mało zabrakło, że no nie mogę ich totalnie ganić za to i co by nie mówić, pamiętajmy, co jest najważniejsze w tym i w kontekście tej kategorii, to jest to, że był to skład złożony, można by powiedzieć, w sporej części z nowych graczy, tak? Był to skład złożony, można powiedzieć, mądrze, oparty wokół młodych talentów, ale też elementy doświadczenia. I był to skład, który po prostu mógł się podobać. To był świeży skład, nie? Bo dużo innych składów gdzieś tam zawsze miało bagaż poprzednich line-upów albo bagaż organizacji. To był skład złożony praktycznie, wiesz, taki po grubiej restrukturyzacji i po którym można było dużo oczekiwać. Więc to, mimo że się nie udało, to Spring i tak był okej. No, nie mogę powiedzieć, że zaskoczenie, ale było okej. Natomiast rzeczywiście, czy w lecie, no nie ma co się tutaj zastanowić, tak? To byli bardzo blisko, żeby wyciągnąć tutaj upseta przeciwko upsetowi. I nie da się ukryć, że raz, że i w sezonie mieli kilka bardzo fajnych zwycięstw i przyszło to, do czego zakończyli sezon na czwartym miejscu. I to nie jest jakąś, wiesz, zadyszką, czy tam, wiesz, ktoś nie dowiózł, tylko realne czwarte miejsce mieli, ładnie grali, mieli fajne zwycięstwa, byli nad Fnatic przykładowo, w playoffach ledwo co przegrali na to Fnatic, szkoda, że może nie mieli, wiesz, nie byli w tej górnej. Oni już Loud mogli pokonać. Bo tam przecież Inspire Więc wyratował tamtą gierkę pętą, tą swoją, więc to też jest właśnie, niezłe. właśnie chciałem powiedzieć, że szkoda, że tej górnej drabince jakimś cudem nie dali radę wywalczyć więcej. Oczywiście jest potem ten argument, no dobra, ale Rogue 0-6 w playoffach i kaplica, ale gdzieś tam jednak sobie nie mówić, wydaje mi się, że Misfits in plus. Mówię, po takiej przebudowie i co jest ważne, też przebudowa coaching staffu, mieć takie wyniki, myślę, że można to nazwać jakieś tam zaskoczenie, bo problem jest taki, że inni kandydaci, Schalke, no to możemy tylko wyróżnić wiosnę. Tak. Nie? No bo potem to już wiadomo, co się działo, a Fnaty tylko lato. I to też na zasadzie takiej, bo w sezonie dobrze nie wyglądali, ale jakimś cudem docieli i zrobili mnóstwo serii 3-2, co najważniejsze wygrali na G2 też 3-2, więc to też nie jest tak, że Fnatic można powiedzieć, że jest zaskoczenie, bo to, że Fnatic jest wysoko w Europie, to jest spodziewany wynik. Bardziej może zaskoczenie, patrząc na tym, co się stało w Spring, nie? I tak jakby w kontekście tego, że no, w Spring poszło tak, a ostatecznie poszło tak, to no, wiesz, powiedziałbym, że to możemy wyróżnić, tak? Ale prawda jest taka, że wiesz, i też oczywiście, co jest ważne, Fnatic to jest ta zmiana, tak? I też raz by wzięli Ruki, a dwa, że Bujpo na las i to pykło, nie? I że to wyszło w ogóle, więc pod tym względem zaskoczenie. Ale pod względem wynikowym na tabeli, no nie możemy powiedzieć, że o, ale pozytywne zaskoczenie, zajęli drugie miejsce, tak? Bo prawda jest taka, że ledwo tam się dostali, to nawet nie mówimy tylko o tych ostatnich meczach na G2, ale przeciwko i Vitality, Misfits, nie? I jeszcze do tego, co tu jest ważne, to jest to, że przy zmianie składu, więc wiesz co, ciężko bardzo jest mi wybrać kogoś z tej trójki. Do tego mówię, to Szalkę jest chyba nowa najmniej. kategoria. Szalkę chyba najmniej, no nie wiem, kogo dajesz, Misfits czy Fnatic? Ja myślę, że Misfits, tak uczciwie. No bo po prostu z Fnatic jako organizacja, no oczekujemy, że nie będą w zaskoczeniu roku, tylko w drużynie roku, nie? Albo jeżeli już to w zawodzie roku, Bo więc no tak, i tak zaskoczenie ciężko jakby, powiedzieć. bo popatrz, tutaj jakby w przypadku Misfits i Fnatic, jakby ja na przykład bardziej skupiam się jednak na tym sezonie letnim. I tutaj mamy 3-2 mecze i tam mamy 3-2 mecze, tylko Fnatic dużo wygrywało, a Misfits te dwa razy przegrało. Natomiast gdzieś i tak ja bardziej chyba jestem zaskoczony tym, że Misfits było tak blisko tego, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata i żeby przejść dalej i żeby wygrać tam te dwa mecze, niż tym, że Fnatic się udało dociąć na koniec. Okej. Okay. Ale wiesz, Fnatic należało tu wyróżnić z powodu tego, że Tak. właśnie zaskoczyli na pewno z tym rosterem też, nie? Zdecydowanie, No i wszystko winą zdecydowanie. self-made'a, nie? Się okazało, że wszystko jest jednak winą self-made'a. No, Natomiast więc dobrze. Mamy Misfits tak, bo wygranych. teraz możemy porozmawiać, co Selfmade zrobił z G2 i Rogue, bo to są nasi dwaj nominowani w kategorii drużynowy zawód roku. I tutaj myślę, że też chyba nie za bardzo trzeba tłumaczyć. G2 chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego to jest. W ogóle nawet nie ma co zastanawiać, że to jest wygrane, tak? To nawet Tak, ciężko powiedzieć inaczej. No. natomiast myślę, że o Rogue można troszeczkę porozmawiać, bo to jest w końcu drużyna, która przecież wygrała sezon zasadniczy.
Wiosną było o mapę już z 2-0 od wygrania mistrzostwa. I ostatnia mapa też była wygrana. Ostatnia mapa też była wygrana. No i mamy lato, tutaj kompletną zapaść. Gdzieś możemy jeszcze do tego do nich dołączyć Worlds, gdybyśmy chcieli. Jednak to, że nie udało się wygrać na Cloud9 w tiebreakerze, co drużyną z Europy się zawsze udawało pokonać drużynę z NA w tiebreakerze, jak do niego dochodziło. I nie wiem, no myślę, że tutaj śmiało możemy powiedzieć, że to był ten moment, że kiedy rok, jeśli rok miało coś wygrać, to było teraz. Bo już w nie. 2022. Wiesz, dlaczego to jest zawód? Bo znowu Rogue zrobiło to samo. Przegrali w ostatniej mapie finałów, w playoffach zrobili 0-6 i przez to, dlaczego na Worldsach zrobili dokładnie to samo, co w zeszłym roku. Czyli to jest zawód, bo znowu zrobili to samo w negatywnym sensie. I tak jak ty mówisz, przyszła sobie klacz faktora, słuchaj, fanplasy wyeliminowane. No jak już fanpas wyeliminowany, no to jest to przełamanie. Nie, klasycznie, przegraj na Klona i to jest w taki sposób typowy rogowy, gdzie mogli wygrać tę mapę, ale przegrali dlatego, że Perksowi chciało się grać, a im się nie chciało. Tak jakby Perks robił fatalnie głupie rzeczy, ale też na rog nie wystarczy grać dobrze, wystarczy grać agresywnie. I oni nie wiedzą, co się dzieje, oni są w szoku. I najlepsze jest to, że oni wzięli kolejny powód, dla którego to jest zawód, to jest to, że wzięli Oto Amnę po to, żeby właśnie naprawić. To miał być fix na wszystko. To miał być złoty strzał. Bierzemy Oto Amnę, on to wszystko poprawi. Inicjacje będą lepsze, mental będzie lepszy, będziemy lepszą drużyną. I tym bardziej się zawiedliśmy, bo Oto Amnę stał się Finem. Stał się Finem. Nie grał źle na linii, ale Rogue jako drużyna zrobiła z niego takiego samego gracza. Rogue wyglądało tak samo, jak w 2020. Te same problemy i ten sam taki niedosyt, tak obrzydliwy niedosyt, najgorszego rodzaju niedosyt. To jest ten taki jeden gryz ciasta, który jest... To jest tak na moim weselu. Miałem świetne ciasto na moim weselu. Ale na moim weselu byłem tak zajęty, że miałem jeden gryz. Stoły uginały się pod jedzeniem. Mówię, kraj się naje, nic nie zjadłem na weselu. Zjadłem jeden gryz tego ciasta czekoladowego, którego... Wiedziałem, że będzie to ciasto czekoladowego od miesięcy, bo przecież wszystko musiałem zorganizować. Wiedziałem, że będzie to ciasto czekoladowe, które chcę. Wziąłem jeden gryz i musiałem gdzieś lecieć, takie zdjęcia albo tańce. I to był zawód. Jak zjadłem to ciasto na moim weselu, to przypomniało mi się, że był taki forewarning, foreshadowing. Rogue w 2020 i 2021 będzie wyglądać tak samo. I stało się. I stało się, więc dlatego mają nominację, ale nie mogą wygrać. No. Bo przyszło co do czego, tak jak ty mówisz, no pojechamy na tych Worlds, nie? Przynajmniej tyle. No bo nie chce mi się już jakby mówić za bardzo o tym G2, bo za każdym razem jak mieliśmy transmisję i Worldsowe, i przed Worldsami, i w sezonie, i wszystko, to zawsze mówimy to G2. Ja już mam tego dość, bo tak, G2 wygrywa bezdyskusyjnie. No to taki jeszcze teoretyk tylko. Czy gdyby G2 pojechało... Nie dało się tego spieprzyć. A jednak... Ale czy gdyby G2 pojechało na Worldsy, to czy Rogue by wygrał? Myślę, że poradziliby sobie lepiej. Myślę, że na Cloud9 grali. Ale to czy wtedy Rogue by wygrało tą kategorię, myślisz, gdyby G2 pojechało na Worldsy, czy nie? No, oczywiście pytanie, co by musiało się... Ale właśnie, to jest pytanie, co by musiało się stać? Czy to oznacza, że Fnatic by... Nie no, myślę, że tak. Myślę, że jeżeli na przykład... Gdybyś tak zamienił, że nie jedzie Rogue, a jedzie G2, tak, no to wtedy na pewno to wynika z tego, że Rogue musiałby być poza podium, nie? Więc myślę, że wtedy na pewno Rogue by wygrał tę kategorię, ale słuchaj, no z G2, nie wiem, uważam, że to był taki skład na papierze, że nie wolno, to jest tak jak z tymi MVP wcześniejszymi, Laker i wiesz, i kogo tam jeszcze wyróżniałem? Zlatana. I Zlatan, tak jakby Nie wolno. Niezasadne jest powiedzenie, że nie należy im się. I tutaj tak samo. Stracili gościa, który nie był nawet AD Carry. Wzięli jednego z najbardziej stabilnych AD Carry. Mieli taki skład. I na papierze nie było szansy dawać ten team w top 1. No okej, okay, jeżeli by top 1 się nie dało, no to może zostali top 2. Ale że nawet na Worlds nie pojechali. No proszę. No fatalnie. Największy wiesz, słuchaj. No ludzie mówili, że to jest skład na finał Worldsów, bo no, ja już była ta nadzieja, tak? Iż była ta nadzieja, tak? Że no to znowu, G2 już było na finale Worldsów. Teraz jest szansa ponownie. To jest skład Exodia Team.
Nawet na ławce się nie pojawili. No, co mam powiedzieć, no. Zawód roku. Hype roku przed startem sezonu. Zawód roku na zakończenie sezonu. No to teraz znowu kończymy, żeby tak zrobimy kanapkę, że tak powiem, z dobrych kategorii, negatywna kategoria i znowu pod tym spodem dobre kategorie, więc teraz przechodzimy znowu do pozytywnej kategorii, czyli do gracza roku. I tutaj znowu posililiśmy się naszym Twitterem, będąc w klimacie jedzenia. I tutaj głównie pojawiały się właśnie Humanoid i Inspired jako nominacje, ale Kurokuro ma też bardzo dobry pomysł, który myślę, że ciebie złapie za serce, bo napisał na Twitterze, że może Helisang, lubię go. I to jest bardzo, bardzo myślę, solidna argumentacja, zwłaszcza dla ciebie. Natomiast wśród naszych nominowanych mamy Inspireda, Humanoida, Bwipo już jako junglera, tylko Apseta, Hillisanga właśnie, Elioje, Kaisera, Hansamę i Abedagę. Dużo tego, ale pamiętajmy, to są nominacje. Od razu wiadomo już, kogo można usunąć. Więc nominacje są, ale od razu na pewno nie dałbym Abedagę tutaj, Tak. nie? Raz, że tam jeden sezon, ale wiesz, to prawda jest taka, no grał dobrze, ale no wiesz, no nie wygrał, tak? No, to jest po prostu fakt. Gdzieś tam myślę, że mimo wszystko bym uciął też Bwipo w lesie. To znaczy nominacja się należy, bo wiesz, zmienił rolę, nie wyglądał źle, a nawet wyglądał dobrze. I jeszcze Fnatic docięło, w czym on na pewno miał wpływ. Ale przychodzi to do czego, no nie możemy moim zdaniem dać jego, no bo tak samo, no przychodzi do czego nie wygrał nic. Tak? Nie wygrał nic w tym Fnatic. Więc jego też ucinam. Dużo bardzo o Kaiserze mówiło się w tym roku. I w ogóle mówione było, że teraz jak jest ten nowy skład Bad Lions, no to Kaiser jest najlepszym zawodnikiem tego. To jest ciekawe, rzadko kiedy się tak mówi o supporcie. Jest takiś argument. Hansama, że oczywiście się pojawia z powodu. To jest Worsów najgorsze. głównie. Jedna mapa na Worldzach. Najlepszy gracz na świecie. Ta jedna mapa, która i tak była przegrana ostatecznie, ale ta jedna mapa, Hansama. I jeszcze w Korei Hansusama. No, nie no, grał dobrze. Grał dobrze, ale tak samo jak w przypadku Inspireda. Ciężko jest mi wybrać kogoś z Rogue po tym, co się wydarzyło, jako całokształt. Z drugiej strony, to co mówiłem wcześniej, chodzi o trajektorię lotu. Inspire trafił do Ameryki, Hansama trafił do Ameryki. Tak poziomowo powiedział, że to nie jest dobry znak, ale jeżeli chodzi o prestiż i o tym, że doszło co do czego zarabiasz więcej, czyli w tym kontekście trafiłeś do dobrego miejsca, no jest to zasadne, słuchaj. No, obaj się skeszowali, Inspire w ogóle buyout, nie? Więc no widać, że tak jakby ich wartość wzrosła na przestrzeni tego sezonu, więc to też jest ważne dla mnie w kontekście gracza roku. Ale wiesz co, wygrany dla mnie jest jeden, jest to Humanoid. Upset i Hillisang. Ja tak samo mogę się zastanawiać, to kto z kolektywów Fnatic sprawił, że Fnatic nagle odwrócił sezon, Dziewczyny ale słuchaj, Bujpo. Humanoid wygrał dwa. No, to oczywiście, jeszcze nie wiem, co z tym mówić, ale na pewno tutaj Humanoid wygrał dwa sezony. Trajektoria jest super, patrząc na ten skład Fnatic na przyszły sezon. Na Worldsach też, nie licząc jednej mapy, gdzie go Showmaker pobił. Ja byłem w szoku, że na pierwszej mapie tak bardzo Showmaker go pobił. Humanoid, słuchaj, grał jak równy z równym. Jakby się nic nie wydarzyło, więc Humanoida wyróżniam. Nasz Polak z Ultraligi, oczywiście, wielki sukces. Ultraligi, nasza scena. Nie no, dobra, bądźmy tym patosem, Humanoid nie ma nic wspólnego z polską Ultraligą. Grał tutaj jeden sezon i to tyle. Illumina, kolebka talentów. Nie no. Przechodząc do kolejnej kategorii. Humanoid Illumina, gracz roku. Tak jest. Przechodząc do kolejnej kategorii, to będzie trener roku. Znowu tutaj możemy sobie rozmawiać, kto zrobił ile, nie wiemy do końca. Natomiast patrząc na wyniki gdzieś jakoś spróbujemy ich ocenić, jak mniej więcej to wyglądają ich różne drużyny. I tutaj mamy Maka wpisanego oczywiście z Mad Lions, jako cały ten. W sztab szkolenia w Mysus to jest Candy Floss i Xani. Nie wiedziałem, jak ich wpisać. No i Yamato Kanona, ale tutaj też możemy dorzucić tego Tolkiena, tak? Jako sztab też Fnatic. Rozszerzyć to trochę i pójść po tym, jak sobie wyglądają nagrody All Pro w LEC. No i tutaj myślę, że to są ciekawe dość nominacje. Wiemy na pewno, że Yamato nie może dostać, bo tam Cała najwięcej kategoria. robiła dziewczyna Bwipo. Znowu wrócę do tego, więc tutaj Yamato no, nie może otrzymać sztab szkolenia we Fnatic. Natomiast ekipa z Misfits i z Mad Lions, myślę, że tutaj solidna debata może być, ale to też nie taka polska. Dobra, więc jeżeli chodzi o Misfits, ojejkuś, no. To zawsze, tak jak za długo już trwają te nominacje, wiecie, ja jestem starym dziadem, to są dziady.
wolno mi kaszleć i nie wyrabiać dobrze. No, więc. Jest teraz tak. Na pewno trzeba powiedzieć, że duet z Misfits bardzo robota, bo raz, że ten skład zagrał bardzo dobrze, to już ustaliliśmy, że coś tutaj wydarzyło się dobrze. Dwa, coś się wydarzyło dobrze właśnie po tym, jak wkroczyli, nie? To jest właśnie ciekawe, że między jednym sezonem i drugim nagle się pojawiają, nagle jest lepiej. Że było ciekawe, Candy Floss, Xani, oczywiście kiedyś w ogóle zawodnik, ale oboje są znani na IRL-ach od wielu lat. Nie jest tak, że to są jacyś no name na poziomie IRL, więc to myślę, że tutaj też jest waga za tym, że są to doświadczeni ludzie, więc na pewno mają wpływ na zespoły. Nie są to jacyś, wiesz, ludzie, którzy są fake coachami, że tak powiem. Oczywiście za Makiem idzie to, że raz, że jest niesamowity hype teraz wokół niego. Słuchaj, no wygrał dwa razy. Jeszcze drużyna grała w takim bardzo fenomenalnym, otwartym, improwizacyjnym, bez strachu stylem i jeszcze ściągnął pod swoje skrzydła Elioje, niedoświadczonego na poziomie LEC gracza z IRL i zrobił z niego top tier junglerem. To, no to dziś, że wiesz, wziął gracza i sobie poradził. Wziął gracza i to był gracz w najlepszej drużynie w Europie. Wiesz, to tak nie jest przypadkiem i to tak w ciężkim sezonie i w ciężkiej serii, na przykład finał wiosny, tak? No, w takiej serii poznaje się słabości, Elioja nie był słabością. Ale wiesz co? Po typowo Fryderykowemu dla mnie Yamato wygrywa. Bo. Taki skład postawić na nogi, to nie jest już nawet trenowanie. To już jest Herkules, a może nawet Atlas. Trzymasz na barkach cały świat Bipo, czyli jego dziewczynę. Trzymasz na barkach zmiany personalne, role swapy, młyn w drużynie, 3-2 serie jedno po drugim. Upseta, który idzie gdzieś i najprawdopodobniej Yamato wiedział, co to jest, bo nawet tak wiesz, już wybiegając nawet na Worldsy, gdzie Fnatic w drugim tygodniu nawet walczyło i być może gdyby Fnatic w drugim tygodniu Worldsy wyglądało tak jak w pierwszym, może mieliby szansę wyjść z tej grupy. I wiesz co, ja uważam, że Yamato Kanon jeszcze wygrał off-season. No to składam I tak. słuchaj, tamci byli trenerami. I byli najprawdopodobniej, Mac był najprawdopodobniej najlepszym trenerem. Gameplayowo. Ale mi się wydaje, że Yamato Kanon, on przekroczył zadanie trenera. On się stał alfą i omegą. On się stał bytem. Bytem w Fnatic. I dlatego dla mnie on wygrywa tę kategorię. Tam to, co on widział w tym roku, załamałoby niejednego. A mam wrażenie, że on dalej jest taki, jaki jest, czyli to świat się wokół niego zmieniał, a on był ze stoickim spokojem bytem. Ja nie wiem, Veggie. Moim zdaniem gość miał farta, że Upset się hajtnął przed playoffami i dostał wife buffa, to jest raz. A dwa, jak wszyscy dobrze wiemy, już kilka razy to powiedziałem, wiemy, kto był prawdziwym trenerem i kto sprawił, że ta drużyna funkcjonowała z Twitlongera Bwipo. Więc tutaj naprawdę przypisujesz Właśnie gościowi. nie, właśnie element tego, że on sobie z tym poradził nawet pół biedy na Worldsach, ale przez cały sezon i że jeszcze Bui pograł dobrze, nie no, tam coś się wydarzyło, tam, nie no, słuchaj, ja naprawdę uważam, że gdyby Yamato był w Mad Lions, to Mad Lions też by wygrał, rozumiesz, co mi chodzi, tak jakby, Rozumiem. jak sobie poradził z tą drużyną, oczywiście prawdziwym testem będzie przyszły sezon, patrząc na to, jaki skład jest na line-upie, raczej na papierze, jaki to jest line-up. Ale dla mnie, wiesz, może dam go do osobnego kategoria, nie wiem, magik roku. Chociaż to nie zabrzmi dobrze w polskiej popkulturze. No nie no, wiesz, cudotwórca roku. Dlaczego ten skład w ogóle nie rypnął wcześniej? Jeszcze wiesz, co jest najlepsze? Ten skład grał naprawdę fajnie w tych playoffach. Ja wiem. Wiesz, pomyśl sobie, musisz poskromić tak gracza jak Adam, który ewidentnie jest nie dość, że nowym graczem, to jeszcze pyskatym jak nie wiem co, patrząc na Twittera, nie? I jeszcze ma za sobą, pomysł sobie, całą francuską scenę, No. to już jest ciężkie do zrozumienia. Masz rookie, pyskaty, dziwny champion pool Jeszcze z i Francji. playstyle agresywny i jeszcze na plecach masz całe community francuskie. Potem masz roster słab, w ogóle zacznijmy od tego, że nagle twój top laner gra w lesie i robi to dobrze i jeszcze, jak wiemy,
masz do obsługi jego oraz jego dziewczynę i wszystko, co za tym idzie. Masz Niskiego, którego nikt nie wierzył, który zresztą, jak widać, nie będzie miał grać, ale nieważne. Masz Upseta, gdzie ewidentnie tam bardzo dużo się musiało dziać i jest coś takiego jak wife buff. Ja nie wiem, czy to był wife buff, panie. Na playoffy był. Ja myślę, że tutaj... Ale potem widzisz to ja wszystko. Ja nie wiem, to nie wiem. I jeszcze masz Hillisanga, który jest, zakładam, że jednym z najcięższych graczy do trenowania. To jeszcze wracając do Upseta, może to był w takim razie wife W Blitzcranka. Czyli, że najpierw go przyspieszyło trochę, ale potem strasznie zwolnił i wyhamował. Myślę, że to jest dobre porównanie. Ale ja po prostu chcę dać, ja po prostu chcę dać spoko. To są dziady. Ja chcę, żeby ja ma to kam. Spoko. Ja chciałem sobie po prostu pożartować. Wiesz, że ja generalnie nie przepadam za bardzo. Jeszcze miał te lorda pod sobą. Jeszcze miał te lorda pod sobą. No tak, no i wszystko jasne. I sam też. Jeszcze nad te lordem zapadł, nie? Jeszcze jest Polakiem, no, z jakiejś tam babci czy z kogoś, trochę mówi po polsku, więc. Dziada po polsku. Same plusy. Mamy to. Ja po prostu nie przepadłem za Yamato, bo liczyłem na to, że w tym Fnatic pokaże mi inny styl drużyny niż to, co było w Vitality przez lata. Natomiast znowu mam wrażenie, że odpowiedzią na wszystko było gramy szybko, gramy agresywnie i jedziemy do przodu bez przejmowania się niczym i bez konsekwencji, więc tutaj nie widzę żadnego rozwoju i wzrostu. Natomiast zobaczymy, chociaż z drugiej strony jeśli coś działa, to nie jest głupie, tak? No i też, tak jak mówisz, tyle ile musiał chłopak udźwignąć, żeby ta drużyna doszła do tego finału, mimo że było bardzo blisko i zrobić ten wynik, no to na pewno dobrze, także ja się nie będę kłócił za bardzo w żaden sposób. Po prostu z tym, że nie może tego wygrać, no to chciałem sobie pożartować. O, i to jest dobry segment, ponieważ przechodzimy właśnie do what the fuck moment tego roku w LEC. I tutaj mamy kilka rzeczy. Na pewno tak, G2 nie jedzie na Worlds, no to już powiedzieliśmy o zaskoczeniach. Na pewno mamy Schalke poza LEC, no bo tego na początku roku, że Schalke sprzeda slota nagle, to było takie what the fuck, jakby, że nie ma szans. To jest zmiana faktu, że aż takim szokiem to nie było, bo leak był dosyć wcześnie. Nie? Tak, był leak, a potem było oświadczenie, czyli wiedzieliśmy, co się stało. O tym się dużo mówiło, natomiast znowu, to jest miejsce za 26 milionów, za 26,5 miliona euro. To jest więcej niż w momencie sprzedaży był wyceniany każdy z ich piłkarzy pierwszego składu na Transfermarkcie. Aha. Więc to jest tak naprawdę... No ale wiesz, to nie sprzedajesz gracza, tylko sprzedajesz... A ale słuchaj, jedno... dla mnie sporym szokiem było to, że aby takie za milion sprzedali. Mhm. Słuchaj, sam slot, wiesz, to jest aktyw, nie? Więc się porównujmy aktyw ze sportu do gracza piłki nożnej, no, nie? No, wiem, o co chodzi. Piłka nożna jest ogromna, ale no... Ale wiesz, chodzi mi o finansowe... Ale nie, ja byłem w szoku, że taki aby takie za milion. To jakby dalej jest znowu bonus, natomiast mi chodzi bardziej o to, że w momencie, w którym spadasz do drugiej Bundesligi i wiesz, że masz długi i będziesz musiał sprzedawać zawodników i ludzie, oni będą chcieli odchodzić, rozwiązywać kontrakty i to robić, to jeśli nagle dostajesz 25 milionów dodatkowe, to jest bardzo duży plus. Dlatego, że gdzieś jednak, tak jak się przekonaliśmy, e-sport nie jest głównym zajęciem Schalke. Głównym zajęciem Schalke jest klub piłkarski i powrót do Bundesligi jest dla nich zdecydowanie ważniejszy niż cokolwiek innego. I to im pomoże ale dużo bardziej. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że chyba jak gadaliśmy na ten temat, ja sprawdziłem i jak to się nazywa, okazywało się, że oni jeszcze mają jakieś koszykówkę czy coś takiego tak, i powiem ci szczerze, nie rozumiem, dlaczego tego nie zaorali zamiast bo zostawili sobie drużynę w IRL-ach. Więc nie jest tak, żeby ale to jest, całkowicie... No, oczywiście, że to jest co innego, tylko że tak jak mówię, no myślę, że biznesowo dużo bardziej by się opłaca to niż właśnie zrezygnowanie z jakiejś drużyny koszykówki, bo umówmy się, ja myślę, że ten team jest mniej wart dla nich koszykarski niż ta LEC finansowo teraz, żeby pozyskać na szybko gotówkę. Natomiast na krótkoterminowo myślę, że to było ważniejsze. Okej, okay. No dobra, w porządku, to... nominacja się należy, nie? Tak myślę przynajmniej, tak jak mówię, na początku roku jakby ktoś ci powiedział, że Schalke wychodzi z Leca za tyle i tyle pieniędzy, to byś powiedział, nie ma opcji. To jak teraz tyle dostają, to będą to trzymać. Natomiast zostają, no i oczywiście mamy wszystko co związane z Fnatic, o czym już powiedzieliśmy, tutaj nic innego nie może to wygrać. Trochę musieliśmy poczekać na to, żeby do tego doszło, natomiast bo to jest w ogóle Twitter Bwipo, który wydawał, czy Twitlanger Bwipo, który wydawał się, że będzie główną historią z Twitlongerową z tego roku, został błyskawicznie przyćmiony przez Adama i Upseta. Natomiast co dla mnie jest największym bangerem jest to, że Adam, mimo tego, że już swoje tam napisał jakby a propos niczego po prostu zupełnie się odezwał, to poczekał 2 tygodnie i potem zmienił swój nick na to Sad Waifu UW. Po prostu
Chłopie, jakby ja wtedy napisałem tweeta, którego ludzie nie do końca zrozumieli, mam wrażenie, że ja po prostu doceniam, jak małostkowy jest ten chłopak. Ale nie dlatego, że propsuję jego zachowanie i uważam, że zachowuje się dobrze. Zachowuje się jak, generalnie jak gówniarz, jak szczyl i nie powinien tego robić. To nie jest dobre zachowanie. Natomiast fakt, że po prostu nie możesz tego odpuścić i dalej jeszcze wbijasz szpilę za szpilą za szpilą, mimo że potem Upset mu powiedział, że... W sensie jemu. Mimo że Upset powiedział, że on chciał już to z nim wyjaśnić parę razy, ale nie mógł się z nim dogadać, nie dostał odpowiedzi. To jest jeszcze takie chef's kiss po prostu na końcu. Wisienka na torcie na samym koniec. To jest takie, ale gościu proponował ci, że porozmawia z tobą, a ty masz to w dupie po prostu i bierzmy jeszcze takie publiczne rzeczy. No, genialne, genialne, dramowo. Wow. Wow. To czegoś takiego nie było po prostu od manifestu, Donzo Manifesto Linka z CLG z sezonu chyba czwartego. Ale wiesz co, najlepsze w tym wszystkim jest, to dalej oddaje. Że to, wiesz, to No. nie był jeden tweet longer i koniec. To Tak. trwa miesięcami i tak w ogóle na różnych poziomach. No. Kość wokół Fnatic się dzieje. Najpierw trzeba zacząć właśnie od... Wszystko się zaczęło od tego tak, że mini drama, że Fnatic słabo sobie poradziło na wiosnę. Tak? No jest to rzeczywiście coś, czego się nie oczekuje. Gdzieś tam nagle pierwszy ruch, że Adam wkracza, co było szokiem, bo duża kasa, buyout i gościu, który trochę wziął się znikąd, tak? No Adam był ryzykowny, nie? No i mówię, jakim cudem akurat takiego gościa wyhaczyli, który nie dość, że jest jakimś kokikidem, to jeszcze słabo sobie poradził na Wardsach i jeszcze pyskuje. No więc tak, co jest ważne, potem Upset się żeni, to jest, czyli tak jakby zaczęło się taka... Taki snowball to był, ale rzeczywiście zaczęła się mała kulka, tak Ale jakby też jeszcze nie zaczął możesz ścieżkę. zapominać, bo boję się, że może sobie nie powiedzieć. Pamiętasz jeszcze, No. jak on miał dramę trochę z Wunderem na temat tego, jak grał z nim scrimy, chyba jak był jeszcze w poprzednim sezonie w K-Corp i Wunder do niego Tak, i ciągnął był Yumi. Zilan na topie? Nie, Yumi Tak, na topie, o Yumi to coś chodzi, takiego, tak? tak, że się nie opłaca Tak, grać tak, na jego tak, tak. Dariusa, nie? A potem go tym Dariusem zaorał, więc to też jeszcze dodatkowo było wyciągane, nie? Tak. Tak, to prawda, więc już tam coś się działo. Potem nagle tak, no Upset się żeni. Były komentarze na temat żony, bo ona też jest chyba streamerką, jak dobrze zrozumiałem, więc tam też jest osobą chyba publiczną albo pseudopubliczną. No i tak. Nagle te Wordsy i sprawa. I w ogóle najpierw w ogóle ten sezon, tak? No, pełen zatów i upadków, bój po w lesie, jakimś cudem dociągają, wygrywają na G2, jadą na Wordsy. Nie? I w ogóle co jest najlepsze? Przekonali mnie podczas tych. To jest najgorsze, że jeszcze mnie przekonali podczas tych playoffów, że ja mówię, ej, naprawdę Fnatic jest niebezpieczną drużyną i taką niewygodną, że nie chciałbym trafić na Fnatic w grupie, nawet jako taka drużyna, wiesz, koreańska, gdzie, wiesz, tak jakby, no, nie wiem za bardzo, co wymyśli ten Heisan. Weźmie ci Pajka nagle, a drugiego dnia weźmie Brauma. Wiesz, innego dnia weźmie, coś naprawdę klasyka, a drugiego dnia bierze coś, na co musi playsy robić. Nie za bardzo wiesz, co on zrobi. Upset też bardzo crazy dociska cię. No i nagle, cała sytuacja, Upset nie gra. Wiesz, już jest dziwnie, nie? A Upset nie gra, szczególnie, że to jest reprezentant Europy, jeszcze byś się spodziewał, że na Worldzie ktoś tam z Azji dostanie wizy, albo chociaż no ten, co wywalony za betowanie, to też było ciekawe. Ale wiesz, nagle Upset nie gra. I wiesz, co jest najgorsze, że na dzień przed meczem, ja sobie wyobrażam, co tam się działo w z drużyny. No. Więc nagle już mieliśmy to, nie? Już się zaczęła drama, nagle grabin, własna drużyna się ze sobą kłóci, kto ma grać, kto nie, co się dzieje, nie? Potem, tak jak mówisz, bój po tweet longer. Jak to się dzieje, że w tej samej drużynie są dwa osobne problemy? Jeden to jest bój po, który ewidentnie coś mu się z głową stało. I wiesz, co jest najlepsze? W obu przypadkach ludzie oskarżają te significant others, że Bujpo to w ogóle już nie jest człowiekiem, on już jest szkieletem sterowanym przez swoją dziewczynę i powiem ci, jak czytałem ten tweet longer, było to trochę dziwne. Słuchaj, Bujpo naprawdę, on się urodził dzięki dziewczynie. Tak, zaczynam wnioskować. Dosłownie to tak wygląda, jakby ta dziewczyna wszystko dla niego zrobiła. Nigdy Bujpo nie istniał przed dziewczyną. Jest to dziwne dla mnie. Nie za bardzo wiem, dlaczego takie rzeczy będzie pisał. I on się dziwi, że potem ją hejtują, tak jakby to spotęguje problem, czy takie coś napiszesz. Byś napisał normalnie, byłoby spoko, ale tak jak to napisałeś, Ale zawsze zjechał też całą drużynę jeszcze co jest najważniejsze, i że po co cholera ostatecznie on to nie ma go w pisał? drużynie.
Ale po co on to pisał? Bo ja w Nie ogóle wiem, co wtedy to nie miało dać. wiedział, co Nie się wiem. działo, że on. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że on ma dziewczynę, bo on to w dupie, bo nie śledzę ich Twitterów, Instagramów zawodników. Ale wiesz, w ogóle najlepsze jest to, że tak jakby to jest ta jedna gałąź, czyli Puipo, gdzie wiesz, nagle narobił dymu, nie wiadomo, co się stało, uciekł do Ameryki, już go nie ma. Koniec Puipo w Europie. Potem mamy drugą odnogę, czyli upset i cała sytuacja upsetowa. I upset, który zarzeka się, że nie powie, o co chodzi. No wiesz, to jest najgorsze, także ciężko mi jest, ja ci powiem tak, ja osobiście uważam, że upset ma w sobie element takiego trochę płaczka, więc jestem w stanie uwierzyć, że nie stało się coś poważnego, a zrezygnował z łarców, ale z drugiej strony oczywiście mogło się stać coś poważnego. Tylko problem jest taki, że przez to jakim, słuchaj, gdyby, dam ci przykład, gdyby Nisqually powiedział, że nie grał, co się stało poważnego, od razu bym uwierzył. Z bomby, że o kurde, coś naprawdę grubego muszę stać. Nie wiem dlaczego w przypadku upsetu jeszcze mam wątpliwości. Wiem, że to nie jest dobrze mieć wątpliwości w tej sytuacji, no bo to nie jest w porządku, ale zakładam, że na pewno coś tam się stało. Nie wiem, No, musiało się no coś złego ja to tak stać, nie? Ale patrzę, wiesz, mam po prostu myśli, no. bo znając go jako zawodnika, to przecież obserwujesz tą jego karierę od długiego czasu, przecież on zawsze był w miarę pyskaty, chciał to robić, tyle razy był blisko, napierdzielał, brał jakieś tam, wiesz, pay cuty, żeby dołączyć do tych lepszych drużyn, jak przychodził do Origin i tak dalej, tylko po to, żeby wygrać. Nagle teraz mu się udało i na 12 godzin przed, z powodu, No to wiesz, no. błahego, no nie ma opcji. Moim zdaniem to nie jest trudno sobie No, wyobrazić, że możliwe, nie że wiem, no. umarł ci ktoś z rodziny, cokolwiek, nie wiem, okazało się, że ma raka czy coś, trafił do szpitala, zapaść, nie wiem, miał udar, nie wiadomo co się stało. No i może nie chcesz mówić, że coś się takiego tam komuś stało, nie? I to jest Wiem, takie. ale po prostu szkoda wielka, że to jemu się stało, bo ja tu mówię z perspektywy społeczeństwa Lola, że ja się nie dziwię, że społeczność Lola ma wątpliwości, bo po prostu on jest takim charakterem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiesz, gdyby to Hillsong napisał, nikt by nie miał żadnych wątpliwości. I tak jak ty mówisz, no problem jest taki, że tak, no ja nie mówię, że to nie jest coś poważnego, ale chodzi o to, nie dziwię się, dlaczego społeczność mu nie wierzy. Po prostu jest takim rodzajem charakteru, nie? A wiesz, co jest Nie, no, najlepsze w tym? nie, ja Że uważam, od że razu. nie, ja uważam, że społeczność mu nie wierzy dlatego, że poszły od razu insynuacje, że coś się stało, że jego żona jest smutna, nowa No wiem, małżonka ale i to że on mogą za być nią tęskni. plotki, wiesz o co chodzi, Ja ale to wiem, mogą ale być chodzi mi o plotki to, i że ponieważ no. to uderza i to jakby masz z głowy z drugiej strony, że to jest jakby tutaj zaproponowane rozwiązanie. I co Upset może zrobić w tej sytuacji, No. żeby się przekonać, że miał naprawdę poważny problem? Musiał powiedzieć, co mu No się musiałby stało. tylko powiedzieć, co to A się nie chce stało. tego robić i Tak, od tego to no. wychodzi, że nie chce. I wiedzą o tym tak jak, nie wiem, kto jakiś tam Yamato, tak? I nie wiem, ktoś pewnie z zarządu jakiejś tam drużyny Fnatic i to jest tyle. I jak się okazuje, dobrze, że nie powiedział o tym nikomu innemu, bo masz w drużynie też Adama, który robi rzeczy, które robi tutaj, I bo jest mu wiesz co? przykro. Jeszcze tu jest trzecia odnoga. Trzecia odnoga, mało mówiona i mniej ważna, dlatego że te inne rzeczy były tak wybuchowe, że nie wiadomo, co się dzieje. Trzecia odnoga jest taka, że Fnatic i problemy na Worldsach. Nie wiem, czy ty pamiętasz, że notorycznie Fnatic był wyróżniany za to, że podczas Worldsów już organizacja potrafiła powiedzieć na przykład Nemezisowi, że nie grasz. Coś. I chodzi o to, że ja nie wiem, czy tak było, ale nagle wróciło to, tak, że znowu smurczy i znowu coś nie tak z Fnatic. Ewidentnie Olga jest ten. I też była taka trzecia odnoga, że znowu Fnatic nie potrafi jako organizacja Worldsów przeżyć, nie? Tylko tym razem rzeczywiście walnęło nie wiadomo jak. No i oczywiście to jest najlepsze, że po Worldsach nawet to dalej oddaje. Czyli nagle ten tweet longer Bwipo. Potem Adam versus Upset. Adam Na versus wszelką Upset, runda płaszczyznę. druga i runda Tak, trzecia. tak jest. I potem Nisqually zablokowany, to dalej oddaje Nisqually zablokowany i wisienka na torcie, skład na papierze pod top 1 Elisi zrobiony. Cały, nie wiem, od kwietnia wzwyż, od maja wzwyż, cały Fnatic to jest what the fuck moment. To w tym wszystkim jeszcze taki roster złożyli. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć, ale wiesz co? Przez to, co się stało, to kocham ten rok dla Fnatic. Było tak ciekawie. No, tyle, co trzeba było się nagłowić, pośmiać, ale i też być pod wrażeniem. Dali nam pełne spektrum wszystkiego. Emocje Pełne na rifcie spektrum i poza wszystkiego i to nim. się szanuje. Dokładnie. I to się szanuje. I takie organizacje chcemy mieć w franczyzie. Podsumowanie nagród Można się Elisi. nimi zainteresować. Można się nimi zainteresować.
Drużyna roku Mad Lions, drużynowe zaskoczenie roku Misfits to było, tak, jeśli dobrze pamiętam. Drużynowy zawód roku, no to G2 oczywiście, gracz roku Humanoid, trener roku Yamato, nie, przepraszam, cudotwórca roku Yamato, trener Mac i do tego jeszcze WTF moment, no to wiadomo, wiadomo, kto właśnie to skończyliśmy. Na Tak. Nagrody światowe, no to drużyna roku, Damwon, EDG, RNG, T1, czyli w sumie, no, nie wiem, czy tutaj można było kogoś innego wyróżnić, RNG, Mistrz LPL i zwycięzca MSI, T1 półfinalista Worldsów i jedna drużyna, która się tam stawiała, Damwon, finalista dwóch turniejów, Mistrz Korei dwukrotny, EDG, Mistrz LPL i Mistrzowie Świata, myślę, że wybór trudny i na pewno nieoczywisty. Tak, i mimo wszystko myślę, że trzeba wyróżnić tutaj EDG. I z czego to wynika? Raz, wygrali LPL. Jak wiemy, to jest właśnie nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej. Tak samo jak w przypadku, kiedyś się mówiło, że ciężej wygrać LCK aniżeli Worldsy, tak, teraz LPL. Worlds'y, to myślę, że tak jest teraz z LPL. Więc słuchaj, to już samo w sobie jest osiągnięcie. Oczywiście RNG, pierwsza połowa roku. No ale prawda jest jedna, tak, no przechodzić co do czego, tym najważniejszym turnieju w roku nie udało im się pokonać EDG, co nie zmienia faktu, że oczywiście, no słuchaj, to było blisko, tak? No, nie da się zaprzeczyć, że naprawdę tam też była walka, RNG pokazało szereg ciekawych rozwiązań, to też się szanuje, więc nominacja dla RNG należy jak najbardziej, wygrana MSI, jak wspomniałeś oczywiście. To, co tobie bardzo przeszkadzało, to Gala versus Uzi, Uzi na tak? To to MSI, było. tak. No, wiadomo, że Gala jest lepszy niż Uzi. Nie ma chyba Bo wątpliwości ma więcej najmniejszych. killi na MSI, no przecież to jest No, oczywiste. oczywiście, więc jest lepszy. Natomiast moje A pytanie jeszcze T1 do... też wiesz. No, mów. Bo Co, muszę wiadomo? zapytać do T1, bo ja chciałem się do ciebie zapytać o Damwon, no bo T1 jakby wiadomo, że jest tak troszeczkę dlatego, że mieli naprawdę fajne worldsy, ale nic poza tym. I nie mogą tego wygrać moim zdaniem. Jest coś poza tym, ale dobra, no dawaj, bo Okej. Okay. wspomniałeś Damon, a nagle zmienisz Tak, na bo ja mam T1, pytanie o no dawaj, Damwon, no. bo w sumie to jest dla mnie bardzo ciężko drużyna, bo z jednej strony chciałbym ich wyróżnić, ale nie mogę, bo nie wygrali turnieju międzynarodowego. Tylko, że jak sobie popatrzysz, Korea dominacja, MSI 3-2 w finale przegrana, Worldsy w finale 3-2 przegrana, więc w zasadzie brakowało im dwóch map od zrobienia, jak to się nazywa, tego Golden tam Road. Golden Run, nie wiem. Nie pamiętam, Jak to jak się to się mówi, nie nazywa. wiem. Figo Fago, I tak najlepszy dalej, i tak dalej. No ale na świecie. wygranie wszystkiego, co było do wygrania, tak? Masz cztery turnieje, bo dwa splity w swoim regionie, MSI i Worldsy. I nikt jeszcze tego nie wygrał, wszystkiego, co się dało. Niektórzy było blisko, Damwon było o dwie mapy. Niektórzy wygrywali wszystko, ale gdzieś, nie wiem, odpadali w ćwierćfinałach czy półfinałach. Oni byli autentycznie w finałach obu tych turniejów i byli o krok. I nie wiem, czy za równą formę i dyspozycję. Bo EDG na przykład nie było w finale dwa razy w swoim regionie. To ja powiem tak, akurat same finały, nie wiem dlaczego zmieniłeś, bo ja dodałem niektóre kategorie tutaj, widzę, że je usunąłeś, Tak? bo ja Damon, tak jak w przypadku Misfits i tak jak w przypadku Kick, ale tam akurat nie pamiętam dlaczego tam w Kick akurat, nie pamiętam, Tak. nieważne, ale w każdym razie ja tu miałem jeszcze drużynowy zawód roku i Damon też tam się A to znajduje. powinien być. No nie widzę go tutaj, w każdym razie On. co jest dla mnie ważne? Finały same, to o tym powiem potem. Ale dlaczego Damon na 100% należy się tutaj nominacja? Bo akurat moim zdaniem właśnie EDG wygrał tę kategorię, ale to jest dlatego, że chodzi o percepcję siły. Wokół Damon wyrosła taka legenda, że to jest final boss. Tak jak kiedyś Faker, nie? I SKT, że to jest final boss. I z czego to wynika? Z tego, że kiedyś jeszcze w 2019 były plotki, że jest taka drużyna w Challengers Korea, która wszystkich bije na scrimach. Już się wtedy zaczął, czyli zaczął się zarodek legendy. Potem przychodzi do czego przegrywałem na G2, jak dobrze pamiętam, nie? Jest jak jest, ale potem raz, że się mszczą na G2, tak? Dwa, że wygrywają Worldsy i to wiesz, w łatwym stylu. MSI wtedy też wygrał, jak dobrze MSI pamiętam, nie tak? Czy było. nie? Czekaj. No. A oni nie byli jeszcze na jakimś turnieju? Nie.
Okej, okay, no ale w Korei, wiadomo, nie? Wygrywają w Korei. Więc co jest ważne, tak? Raz, że zaczęło się od tego, że to jest tajemnicza drużyna, potem wygrali Worldsy, potem było, mają, i potem przeszliśmy już do takiego, że percepcja siły. Mają najlepszy gracz. Kanyon i Shoemaker. Nie, jeszcze coś Nuguri. Nie da się wygrać. Mają najlepszy. Ci gracze są po prostu poziom wyżej nad innymi. Czyli percepcja siły była taka, że Damwon, cokolwiek się stanie stopień na świecie, ja sam w momencie, w którym wygrali na T1, myślałem, że wygrają Worlds. Dla mnie T1 był tanim przeciwnikiem, a nie EDG. I pamiętam, w momencie, w którym myślałem, że akurat postawiłem, że T1 wygra Damwon, uważam, że kto wygra między T1 i Damwon, wygra Worlds. Więc percepcja siły daje nominację, ale nie mogę dać drużyny roku. Z prostego powodu, nie wygrali przeszłorocznego MSI i nie wygrali przeszłorocznego Worldsy, a jest to drużyna, która właśnie percepcja była taka, że mają najlepszych graczy na świecie na potencjalnie najważniejszych rolach. Khan też przecież grał dobrze w tym roku, nie mówmy, że oczywiście w typowym kanowym stylu nie udało się wygrać wtedy, kiedy było to najważniejsze. T1 dałem tutaj nominację z powodów nie tylko gameplayowych. Chodzi też o to, że powstali z popiołów jako drużyna i organizacja, patrząc na tym, co się stało na początku roku, gdzie rotowali składem, mieli coaching staff, który w końcu ostatecznie w ogóle zdrada i ucieczka do Damwon. I nagle Faker staje się head coachem. Tak jakby to jest historia jak z anime, nie? Że i prawie wygrali na Damwon i jeszcze byli czarnym koniem turnieju, co mi się udało ustrzelić i jestem z tego mega dumny. I ja jestem fanboyem T1, jak wiecie, więc dlatego moim zdaniem nominacja się należy, bo poza Riftem dużo się działo i się uratowali, i jeszcze historia Fakera, który staje się coachem i zresztą przedłużył kontrakt, czyli wiesz, gdyby to był randomowy gracz, który stał się coachem, nie, to był Faker, który jest trzykrotnym mistrzem świata, stawia drużynę na nogi sam. No, lepszej historii nie ma, przeciwko graczowi, który jest nowym Fakerem, Shoemaker, jeszcze się rejmuje, nie? No, lepiej być nie mogło iść i A jemu to się przeciwstawić. w sumie No, mogło, bo więc it's beautiful. bohaterem tego sezonu anime ostatecznie okazał się Scout, czyli jego były protegę, tak? Który był też w T1 i tam zaczynał karierę. Pięknie, pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. Więc T1 nominacja też się moim zdaniem nadaje, bo przyszło co tylko out of the game dużo się działo, ale też in-game udowodnili się, postawili właśnie damą, która percepcja siły miała najwyższa na świecie. Ale wygrywa IDG, właśnie przez to wygrywa LPL i przyszło co do czego. Jest to pierwszy raz od nie pamiętam kiedy nie faworyt wygrał finał Worldsów. I samo to jedno wydarzenie sprawia, że według mnie IDG wygrywa ten sezon jako drużyna roku. Oko, ja się kłócił dalej nie będę. Chciałem tylko przedstawić kontrargument i jakby inny punkt widzenia, żebyśmy właśnie mogli sobie Właśnie ten podyskutować. kontrargument rzucam do drużynowy zawód roku, gdzie mówię, nie mamy tutaj tego, więc Nie wiem teraz już czemu. wjadę z tym Chyba po dlatego, że prostu. tam był FPX, a FPX jest później. A, to może do tego. My chyba A, to bo ty to dasz połączyłem, jako what the tak. fuck moment, ale to. No, nie, to nie jest dla mnie what the fuck moment, po prostu to jest, wiesz, wynik sportowy, ale w każdym razie powiedział, że Damon też wrzuciłem do drużynnego zawodu roku. Właśnie percepcja najlepszej drużyny na świecie i nie udało się wygrać Ale właśnie międzynarodowych nie wiem, turniejów. czy mogę się zgodzić z tym, że Damon w tym roku miał taką percepcję. Mi To jest się ten daje, rzecz. że przed startem Myślę, że w trakcie Worldsów. Worldsów już tak, ale to dlatego, że oni jakby przez to, że LPL wyglądał na tak silny z zewnątrz, że tam wszystkie te drużyny są tak zajebiste, jak sobie popatrzysz. A LCK właśnie, tak jak mówisz, że teraz to najtrudniej jest wygrać LPL, a nie LCK, tak się przyrównuje do Worldsów, jak chodzi o poziom trudności wygrywania turniejów, to że w tym LCK oni nie mają z kim przegrać. I że oni tam ich wszystkich biją, ale to nie dlatego, że wszyscy, że oni są tak super, mega zajebiści, tylko dlatego, że w sumie no, inni są tak słabi trochę i nie mają poważnego kandydata do tego, żeby sobie z nim poradzić. No i potem przyszło to MSI i było faktycznie okej, okay, jakby za RNG powalczyli, tam przegrywali, wygrywali, nieważne, no ale ostatecznie to RNG wygrało. I to dopiero chyba w Tak, trakcie ale jest też Worldsów. zawód, bo ledwo poradzili sobie z Mad Lions. Nie, No. przepraszam, oni grali, nie, oni grali w drugim, tak? To, czekaj, jak to było na MSI? Damo norało wszystkich. Na MSI? No, do półfinału. No tam sobie ledwo poradzili z Mad Lions w półfinale No, MSI. o tym mówię, no to o tym mówię, czyli chodzi, no tak, dobrze pamiętałem, tak, było Damo na No, MSI. tak. Chodzi o to, że słuchaj, przychodzisz, dlaczego stracili dwie drużyny na drużynę, dwie mapy na drużynę z Europy, co jest ubliżające moim zdaniem, prawda?
Tak uważam. Patrząc na to, że teraz trzy. I na tych worldsach też mieli te mapy, bardzo dziwną drugą mapę nawadając, Tak. nie? Gdzie nawadając był lepszą drużyną, nie potrafili domknąć, nie wiem, no po prostu. I przejść do czego? No, męczyli się na T1. I nie wiem, ja osobiście też uważam, że finał Damwon był tak mierny, ten Trundle w lesie. Nawet nie chodzi o to, że przegrali. Oni nawet, powiem ci szczerze, widać było, że są dobrą drużyną, ale przegrali w takich jakichś brain laga mieli. I to nawet gracze, którzy byli tam No ale przecież to najlepszymi znowu na właśnie świecie. Canyon miał brain laga podczas ale to finału. wymieniasz te wszystkie rzeczy i mówisz mi, że uważaja się przez cały rok za najlepszą drużynę? Tak. Dosłownie tak. Dlatego jednocześnie są No dla dobra. mnie nominacja w drużynie roku i nominacja w zawód roku. Ale oczywiście, no słuchaj, wygrany w tej kategorii może być tylko jeden, jest to FunPlus. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Mistrz LPL-a z wiosny. No właśnie nie. Właśnie FunPlus przegrało dwa finały i to A, tak. dość niespodziewanie, potem jeszcze nie dowiozło na Worldsach. I teraz masz Okej, to totalkę prawda, całej ale. orgii. To prawda, ale bardziej chodziło mi o to, że też. Okej, byli w topce LPL-a, to jest ważna rzecz. Oraz druga rzecz jest taka, że oczywiście mi świat. Nie? Więc tak jakby. Nie wiem, dla mnie. Też najdziwniejsze jest to, że przed startem Worldsów nikt nie spodziewał się ich upadku. Mimo, że potem się mówi o tym, że w sumie oni mieli problemy wewnętrzne i może można było to rozkminić, ale to w takim razie nie było za bardzo widać tych problemów wewnętrznych podczas tych playoffów LPL-a, nie? Gdzie, słuchaj, dojść do finału to jest osiągnięcie, tak? I szczególnie, że z górnej drabinki wyszli i no co mam powiedzieć, no byli w jakimś stopniu faworytami w No finale, tak finale myślę. teoretycznie, tak, w I finale można by powiedzieć, że tam mogło być różnie, bo tam Nuguri robił dzikie rzeczy na tej rally. Nie wiem, czy ty oglądałeś, ale on miał jedną mapę, na której wychodził jeden V4 i zgarniał killa, bo go gankowali. Ale wiesz, co jest jeszcze ważne? Nawet nie chodzi o to, że nie wyszli z grupy. Oni zajęli czwarte miejsce w tej grupie. Wiesz, I to to jeszcze po jest. pierwszym tygodniu 2-1. No właśnie, chciałem to powiedzieć. I mieli dwa pierwsze. Po prostu drużynowy zawód roku na poziomie światowym. Ja FunPlus w ogóle dawałem jako potencjalny zwycięzca, chyba Ja na ich pewnym dałem jako etapie jakichś tam kryształową pikemów. kulę. Ja powiedziałem, że oni wygrają tę grupę. Ja właśnie, moim hot take'em było to, że FunPlus miał pierwsze miejsce, a Damwon drugie miejsce. Pamiętaj, bo ja tu mówię o percepcji Wiem, siły wiem, wiem, Damwon, wiem, właśnie o wiem. to chodzi, że ja właśnie nie hypowałem Damwon, a wszyscy hypowali. Byłem zły, że percepcja Damwon jest tak wysoka, no i no, prawdopodobnie byli w finale, tak, no, więc Damwon oczywiście, nie mówię, że nie dowiozło, ale ambiwalentnie po prostu Damwon tak chore oczekiwania względem siebie wyrobili na przestrzeni ostatnich kilku lat i sezonów też LCK. No. Dobra, idąc To dalej, co? Gracz roku. gracza roku, tylko tutaj myślę, że tak jakoś to okroimy trochę, bo mamy w nominowanych Skauta, Kana, Żałchu, Zhezhe, Flandrę, Kaniona, Showmakera, BDD, Gale, Fakera i Chovy'ego. Więc myślę, żeby skupić się na jakichś twoich takich głównych dwóch albo trzech kandydatach, w tym jednym zwycięzcy, żeby wszystkich nie omawiać, bo jakby mamy tutaj dużo zawodników z Damwon, z T1, z EDG, co jest oczywiste, BDD na Worldsach przecież grał super, tak, Chovy, no to wiadomo, że klasycznie Chovy Life Esports, tak, ciągnął tą drużynę, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, natomiast kogo z dwóch czy trzech takich najbardziej, żeby to jakoś szło, żeby nie gadać znowu pół godziny o wszystkich zawodnikach. No to by to, co mówisz, no, wyeliminuje osoby, które należy się nominacja, ale wiadomo, że nie wygrałem tej kategorii. Chovy, no po prostu zostało poszło drużynie, ale wiadomo, był hype wokół niego. Gala, no wygrał MSI, ale no wiesz, no, nie możemy pamiętać, jak wyróżnić. Xiaohu, ciekawe z tym roleswapem i gdzieś tam ratunek RNG, nie? Kana też skreślam z powodu takiego, że tak, z jednej strony niby dowiózł, bo tak jakby nie można, że był słabo w domu. Nie? Tak jakby w Korei bardzo dobrze sobie radził, ale na przykład co do czego, no nie wygrał tych finałów, a to był jego ostatni rok, to teraz albo nigdy to jest czas, żeby być graczem roku, nie? Kasuje też stąd BDD, no bo tak samo Gen.G dobrze grał BDD, należy wyróżnienia bez przesady. No i zostaje mi w takim razie tak. Scout, ten Zhezhe, dobrze to czytam? Chyba tak. Więc zacznę od tego. Scout ogólnie dostał to MVP, ale wiesz co, mi się wydaje, że
I tak tego oczekiwaliśmy od niego. W tym, co chodzi, nie zaskoczył mnie, zagrał bardzo dobrze, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo dobrym graczem. Więc ciężko mam, żeby powiedzieć gracz roku, no nie wiem. Ja mam taką logikę. Ten Ziezie jest bardzo ciekawym aspektem dla mnie. Bo to jest Gościł, moim zdaniem, debiutant, wziął tak? się znikąd. Tak, wziął się znikąd i moim zdaniem był lepszy niż Kanyon w tym finale. To Kanyon miał być najlepszym graczem na świecie razem z Showmakerem. Więc jest spory argument dla mnie. Flandre, pierwszy niekoreański solo laner. To jest coś out of the game, bardzo ważnego i dobrze grał, tak? No, był nie do zdarcia na przeciwników, ale no nie, no jednak też nie mogę powiedzieć, że wygrał, tak? Wygrywa tę kategorię. Showmaker, moim zdaniem, też musi być tu brany pod uwagę. Fakera oczywiście wrzucam za całokształt, ale też już nie może wygrać, bo na samym Steve po prostu to nie jest ten Faker co kiedyś, ale za całokształt mi się daje, że dominacja się należy. Więc zostaje mi tak. Scout, Zizie, I to tyle. Showmaker. Kto z tej trójki? No dobra, niech będzie Scout. Bo Mówiłem, że to przecież jest do główny czego wygrał? bohater tego sezonu Showmaker. anime, no. Showmaker i Canyon musieli być wyróżnieni, ale przez to, czego według mnie oni jakoś super nie dowieźli, a nawet forma tam dużo zależało od Ghosta i od Botlane'u, tak? Więc wydaje mi się, że w sumie to Damwon, mimo tego hype'u, wcale tak dobrze Canyon i Showmaker nie zagrali, żeby wiesz, byli nad innymi, mimo przegranego finału. Rozumiesz, co chodzi? Bo to już musisz być totalnie nad innymi, bo byli nad innymi, ale musisz już totalnie być najlepszy na świecie, zdecydowanie, jeżeli już nawet przegrywasz ten finał. No, więc no, scout sobie poradził, niech będzie ten scout. Spoko, ja już się kłócił o to nie będę. Moim zdaniem gościu po prostu piknął z formą w dobrym momencie, bo przez cały rok nie słyszałem nic o tym, że słuchaj, ale musisz oglądać LPL, musisz oglądać EDG, bo tam gra Scout. To ja nie wiem, nie słyszałem takich głosów, więc tak strzelam, Dobra. że bardziej pamiętam ten jego finał właśnie i potem Worlds, więc końcówkę roku. Natomiast nie będę się wypowiadał, bo nie oglądam na tyle LPL-a, żeby móc to zrobić, więc spoko, na pewno ma to sens. Trener roku, no to tutaj wszyscy wiemy, że kto wygra, myślę. Ostatni nasz ten. Koma nominowany z Damwon, Maokai z EDG, Odin z Gen.G i Faker z T1. No, Faker to była nominacja. Nominacja jak najbardziej, no nie, na pewno nie wygrywa, ale wszystkich powodów, które powiedziałem. Świetny rok dla Fakera. Jako takie legacy nawet, po prostu zaskakujące. Zaskakujące, co tutaj się stało, ale no wszyscy wiemy, że były problemy z zapleczem trenerskim. Faker w jakim stopniu był trenerem, nie? Graczem jednocześnie. Gen.G, tak jak mówiliśmy, grali lepiej niż myśmy się spodziewali, więc na pewno zasługa tego coaching staffu. Koma, no tak jak mówię, no przez to, że Damwon był takie percepcja siły, a rzeczywiste wyniki jednak jest element zawodu. No i już tyle wygrywał Koma, że wystarczy, no to co, ten Maokai chyba, nie? Nie, no ja właśnie jestem za Fakerem. Moim zdaniem chłop. Serio? Tak, bo patrz, wiosnę przyszedł do ciebie jakiś pajac, rotował cię składem, musiałeś siadać na ławce, więc go wywaliłeś Tak, tylko już. że ten pajac wyższy jest w Tamon, to nie jest jakiś pajac znikąd, no Wiem, więc wiesz o tylko tym. dlatego właśnie wywaliłeś tego pajaca, wziąłeś drużynę, powiedziałeś ty grasz, ty nie, ty grasz, ty nie, ja gram oczywiście i zrobiłeś dobre wyniki, no. Lepsze niż tamten pajac z tobą, no więc słuchaj, co mogę powiedzieć? I to jeszcze jako gracz, bo nie tylko musiałeś poskładać No drużynę, dobra, słuchaj, no nie będę się przekrzyczeć opierał, się z no organizacją, to to są już. moje nagrody, więc Faker, Hyungu, zgłoś się do niego po nagrodę. Dziękuję. I to też jako laurkę dla Fakera, nie? Za całą No karierę. tak jest. No ale przecież przedłużył, nie? No Więc jest tak, wiesz. wiem, ale wiesz co chodzi. Już może nigdy nie być tak wysoko. No, nie jest powiedziane, że T1 jeszcze będzie za każdym razem. Dla mnie na przykład to jest chore po prostu, że gościu, który był najlepszym zawodnikiem na świecie w 2013 i zdobył Mistrzostwo Świata. Teraz przyjeżdża, mamy, nie wiem, 8 czy 9 lat później. Przyjeżdża i w sumie dobra, no już skillowo może nie tak bardzo, ale na tyle odmienił swoją grę, że on właśnie jest teraz dobra. Ja nie będę się z tobą przepychał, bo ty masz ze mną lepsze ręce na midzie. Ja biorę Lissandrę, ja idę do bota, ja robię presję na mapie, ja gram z junglerem, ja gram po wizję, a ty mnie i tak nie zaorasz, młodzieniaszku. I dalej sobie No. dochodzi casuali, wiesz. On przecież, które to są jego? Szóste World czy siódme i za każdym razem ma przynajmniej półfinał. Przynajmniej. No przecież to jest absurdalne. O, dobrze. Niech coś ma. Był nominowany. No. No, jako gracz nie możemy. Oczywiście jest na samym Swift. Tak. Nie było tak, że dominował, tak jak stary Faker, ale.
No ale już tego od niego nie oczekujemy. Moment roku, no to tutaj było ciężko, bo nawet jak pytaliśmy na Twitterze, Strasznie ciężko. no to tutaj był dobry shoutout na półfinały właśnie Damwon versus T1, to był naprawdę hype mecz. Natomiast Erato miał dobry pomysł i Detonation Focus mi w fazie głównej Worldsów. No, to było I fajne, szczególnie, że w sumie to jest bardzo dobry też moment, na bo nich to był twój, stawiałem, nie? tak, to był twój strzał, więc myślałem, że ci się spodoba. No, fajnie. Można to dać nominację, ale no nie, no to nie może być wygrana, no przyszło czego w tej głównej fazie. Mało pokazali, no taka prawda, nie? Niestety. Jeszcze była propozycja półfinał Damwon versus T1. No, właśnie to jest zaskakujące, że w momencie roku mówimy o meczach, bo zazwyczaj coś innego się działo. Myślę, że moment roku wygrywa finał, bo tak jak mówię, po prostu to był wreszcie, szkoda, że bez publiczności, ale wreszcie finał ciekawy. No, Wreszcie. po Nie, tylu bo latach. Pamiętam w te tym wyliczenia, które formacie robiliśmy, ewidentnie no. finał to nie jest rzecz, która. Ciekawy finał to nie jest coś, co się pojawia nam konsekwentnie. Ja tu coś dopisałem. Coś, co mnie w ogóle nie interesuje, ale no, szukałem, co może poza grą być. A I właśnie, premiera Arcane. też miałem o tym pomysł, miałem cały czas to dopisać, ale tego nie zrobiłem. Bo nawet pisałem o tym duży tekst, jak chodzi o akcję marketingową, całą jakby zakrojony zakres działań, który w to wchodził, bo oni tam naprawdę otwierali punkty, sklepy w całym świecie. Kafejka była w Korei, tam kafejka z muzeum połączona, nazwijmy to. Można było oglądać pierwsze odcinki, chyba pod piramidami w Gizie był event zrobiony. Metra, autobusy na całym świecie, plakaty, billboardy, nawet w Polsce ten nasz Czy Arkaneobus. Czy w e-sport e-spotem w było, Warszawie tak. był? Więc no, jak No, chodzi o akcję no, no. marketingową i zakres tego, no to naprawdę, naprawdę, naprawdę grubo. No i też najważniejsze jest to, że serial dowiózł, nie? Jak chodzi, wiem, że ty Tak, mówiłeś, że nie ludzie oglądasz palą. tak Ja dalej, nie oglądam. ale on był tam Tak. przez dłuższy czas w top ileś tam Netflixa i tak dalej, więc wątpię, żeby to była tylko i wyłącznie siła League of Legends, tylko faktycznie ludzie jakby zaczęli to oglądać i to naprawdę było spoko, no mi się podobało. Końcówka była fatalna i serial byłby lepszy, gdyby nie było w nim Jinx, no ale to no, nie można mieć wszystkiego. Mam wrażenie, że to był hot Ale i take. tak czy siak, nie wiem, dla mnie wygrywa finał Warsów, bo mówię przez to, że nie interesuje mnie Arkiem, nie? Spoko, ja się nie będę kłócił, zostańmy przy tym. No i też chyba dla mnie ważniejsze jest to, że mecz był ciekawy, niż to, że serial wyszedł. Natomiast przechodzimy dalej do WTF moment. No tutaj ja wpisałem to FPX na Worldsach, ale to już jakby przeszliśmy gdzieś indziej. Kolejna fajna rzecz to była to chińska prasa na Islandii, która została wpuszczona, mimo że inne portale i outlety internetowe zostały powiedziane, no, 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 na Islandii to my nie mamy miejsca dla was, sorry, ale no ciężko jest, sami wiecie o co chodzi, no. To nie da się po prostu tego zrobić. Z innych ciekawostek, no to CEO Riotu został pozwany o zamolestowanie seksualne, jest sprawa w tym. I za generalnie niefajne zachowanie pan Nicolò Laurent. Oczywiście to też był śmieszny moment, w którym Riot przeprowadził wewnętrzne dochodzenie i stwierdził, że nie dzieje się nic ciekawego i proszę się rozejść, bo to wszystko nasz CEO jest bez winy. Niesamowite. Poza tym mieliśmy jeszcze zamieszanie w T1, o którym już troszeczkę mówiliśmy na wiosnę, jak chodzi o rzeczy z całego świata, gdzie tam były te rotacje składem, nie wiadomo o co chodziło, za każdym razem ktoś inny. No i też jeszcze drama Reggie versus Double Leaf, która nagle się zadziała w sprawie TSM-u, Śmieszna drama. gdzie za Ale Double Leafem wiesz, siedziała Lina i mówiła mu, co jeszcze on ma to mówić. połączenie z Liną. Lina, prezydent TSM-u, ex-Reginalda, która obecnie jest z Doubleliftem w pokoju. No już Jejku, chyba tam wiesz, no. właśnie z tego co kojarzę, już chyba Lina w takim razie nie jest tym prezydentem, bo to było Tak, bardzo ale no śmieszne. nie Nie wiem, czy ty wiedziałem. oglądałeś te klipy, na którym Double Leaf siedzi i no i Oglądałem. generalnie Reginald to jest siusiak i bardzo go nie lubię i śmierdzi mu z japy. Dodaj jeszcze, że to i to. A, no i generalnie to ma włochate stopy i nie wiem co, i krzywe paznokcie. I tak to mniej Nie więcej wiem, wyglądało. Prześmieszny to ale w ogóle było. to jest jak jakaś moda na sukces. Tak jakby, bo to jest tak, jakbyś taki serial miał, że wiesz, są te związki, ale non stop ktoś się tam gdzieś zdradza, albo ktoś się dowiaduje o czymś z rodziny, że coś tam. Jest po prostu tam. Jest tyle powiązań na tyle poziomów, że aż ciężko wierzyć, że to prawda. Nie? Więc oczywiście jest nominacja, ale no myślę, że no ciężko, żeby WTF moment wygrał. Taki wiesz, ważny i właśnie, co sobie chciałem wyróżnić, to jest właśnie ta. Media chińskie, a inne na Islandii, tak? Jest to niebezpieczny precedens. Ja wiem, że Riot lubi karać, ja wiem, że Riot jest złotą firmą i nitrozyniak nie może tu być, a potem takie coś się dzieje i jest to niebezpieczne i prawda jest taka, że niby wszystko jest przezroczyste i uczciwe, a jednak nie jest. To jest bardzo martwiące. Zastanawiam się, co z tym dalej? Pewnie nic.
Na tym właśnie polega ten problem. Nic, Ludzie bo zapomną, wiesz. nie będzie się o tym gadało i albo nikt do tego nigdy nie wróci, albo kiedyś, czyli po prostu coś się stało złego, nikt nie został ukarany, albo po prostu kiedyś ponownie coś podobnego się stanie. W sensie, no, dla mnie to jest tak, jeśli Riot stoi, ma się dobrze, zajebiście i nic się nie dzieje po tym, jak w 2018 był ten raport Kotaku o tym, co tam się działo u nich w firmie. Bo ostatnio robiłem taką dużą rzecz, przejrzałem wszystkie te rzeczy, które tam się działy przez 3 lata, jak próbowały być wymuszone sądy arbitrażowe, oskarżenie przez Urząd Stanu Kalifornia o to, że poszli na zgodę z prawnikiem reprezentującym poszkodowanych pracowników firmy, zaniżanie odpłaty odszkodowania i tak dalej, i jak to, że to, co tam się działo w tej firmie, jakby przeszło bokiem i nic się nie stało, to nic się nigdy nie stanie z Riotem po prostu. Nie ma opcji. Na Ale wiesz pewno co, nie to, akurat tamta że. cała sytuacja aż mnie tak nie dziwi. Wiesz dlaczego? Bo słuchaj, to jest na tej zasadzie, jak wszędzie jest źle, no to ciężko karać jednego w szczególności. Tak jakby, no co, w Activision Blizzard jest to samo. Rozumiesz, co chodzi? Tak jakby i jeszcze Wiem. są inne firmy, więc rozumiesz, o co chodzi? To jest takie coś, gdzie jak dużo osób źle coś zrobiło, no to nie możesz zabić wszystkich. Wiesz co, Więc wiesz, z jednej akurat strony tak, z drugiej strony wyobrażasz sobie pracować w firmie, że losowałeś się w grupie, rozumiesz? ale stary, siedzisz na spotkaniu w firmie, w biurze, przychodzi twój szef, podchodzi do ciebie i pierdzi ci w twarz. Normal. Dzień jak co dzień. Nie robię. Fakt, że A nie, kierownictwo, stary, ale że kierownictwo ma ale łańcuszek chodzi o to, że mailowy, jeżeli w innych, poczekaj, ale jeżeli w kierownictwo ma innych firmach łańcuszek jest podobnie, no mailowy, to. w którym rozsyła sobie pomiędzy osobami, z którą pracownicą chciałbyś się przespać i oceniasz je na zasadzie numerkowej i to wychodzi gdzieś poza, bo mają do tego dostęp inni ludzie. W ogóle fakt, że to robisz, ale to, że to wychodzi i generalnie to jest normalne, w sensie to tak się robi. Nie, mówię, że to jest normalne, bardziej chodzi mi o to, że przez to, że w tym samym czasie w wielu firmach, w tym samym miejscu geograficznym i w tej samej branży się to wydarzyło, to wydaje mi się, że przez to to miało mniejszy impact. Rozumiesz, gdyby Riot był 5 razy gorszy od jakiejkolwiek innej firmy, to byłaby większa kara, moim zdaniem. Ale Moim wiesz, tak jakby, zdaniem no, nie. nie, ja po prostu mam takie podejście, Aha, bo teraz jeszcze przecież że. nie Dlaczego zapominaj. zaczęliśmy o tym gadać w ogóle? Czy jak to się stało? A tak po prostu. Ale nie zapominaj też, że przecież A. mamy 2021 i teraz ich CEO ma osobną sprawę założoną już tylko przeciwko sobie. Dlaczego? Bo nikt nie poleciał odpowiedzialny. I o ile teraz w Activision Blizzard leci na łeb na szyję, bo masz ceny akcji i Bobby Kotick faktycznie może odpowiedzieć za to, co się działo w końcu w firmie, tak w Riocie co się stało? A, no tak, nic. Zapomniałem. Natomiast wyszliśmy od tego z Ach, prasy no wiesz. chińskiej, a jak chodzi jeszcze o to, że to w tym roku jeszcze pamiętaj, że zostały wprowadzone konferencje prasowe rajotowe, polegające na tym, że dziennikarze wysyłają pytania. One są czytane przez dział HR i wybierane są i czytane na konferencji są niektóre. Więc zasadniczo ty nie Tak, musisz nagle być. po co konferencja prasowa w takim razie? Nie wiadomo. Po co są dziennikarze? Po Ale z co? Niech Riot zawodnikami wymyśli nie pytania wiem. i zadaje je graczom. Nie wiem. No Nie, więc mniej więcej dziwna sytuacja. tak to działa, także no to jest trend i tak to sobie w tą stronę idzie, także ja też mogę to wyróżnić. Reszty nie będę już mówił, są święta w końcu, więc może troszeczkę I wiesz co, wyluzujemy. podsumowałbym tak, te LOL na świecie w tym roku poniżej kreski, sumarycznie i minus. Raz, że znowu udało nam się znaleźć więcej what if moment niż pozytywnych momentów. Tylko mecze dowiozły na Worldsach, ale prawda jest też taka, że nawet dla Zachodu, czyli dla nas ewidentnie LOL był zły, nie było hype'u, nie było, wiesz, nie było tego cheatu, za którym zawsze mogliśmy się ukrywać, które nie dość, że dowodziło wynikowo, to social mediowo też, tak jakby tam był całokształt i popularni gracze, i dzieje się na Summoner's Rift, i ten styl, i to wszystko. No ale wiadomo, powiem tak, poprzednie lata byliśmy rozpieszczeni, no i teraz raczej trzeba się pogodzić z tym, że będzie raczej tak jak teraz, nie? No i też wiadomo, COVID w tym wszystkim gdzieś tam zabrał nam jakieś tam emocje, nazwijmy to. Ale tak jak też mówiłem, w Polsce też nie było to za dobry rok, więc nie był to dobry rok, nie będę go pamiętać do końca życia i mało piłem, mało spałem. Jak ten mem szedł i mało coś tam. Nie wiem. Nie wiem, jak to nam szedł, natomiast Nie był podsumowanie. to dobry rok, zapomnę go zawsze. A, no to no, mój to był chyba najgorszy w życiu moim. Nagrody światowe, drużyna roku EDG, gracz roku Scout, trener roku Faker. Rozczarowanie drużynowe roku to było FPX, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, na razie. Moment roku, finał Worldsów, what the fuck moment, niedopuszczenie żadnej innej prasy poza chińską na Islandię, na Mistrzostwa Świata. I jeszcze mam ostatnią sekcję, już króciutką, to są nagrody z Twittera, bo zadałem pytanie, gdyby ktoś... Kategoria, tak? Tak, żeby wymyślić jakieś nowe kategorie, tak jakby, gdyby ktoś chciał jeszcze jaką, co warto by było nagrodzić. No i Makeru miał dobry pomysł moim zdaniem. Kategoria wygryw roku polega na tym, że to jest nagroda dla gracza, który zrobił największy progres, ale wyników, nie samo in-game'owo, tylko pod względem wyników w stosunku do poprzedniego sezonu. I w tym sezonie on proponuje Syncrofa nagrodzić, który poprzedni rok faktycznie miał zdecydowanie słabszy na pewno niż dwa mistrzostwa EU Masters, wygranie splitu w LFL i transfer do Leca. Zgadza się, Syncrof to wygryw roku. Kto jeszcze mógłby tu przyjść? A prosto do Worldsów, chociaż Chociaż ciężko, zakończyła bo się nie najlepiej. wiesz co, no jemu Ale ciężko, myślę o bo nominacjach, nie? tak, z takich jeszcze innych dobrych sezonów to Ziezie na przykład na myślę, poziomie że światowym. nie wiem, czy ten Dani z EG, bo gościu przecież przed chwilą jeszcze grał w tym, w AA jako amateur, a tutaj nagle jest carry swojej drużyny w LCS-ie. Ale nie, no podoba mi się ten Syncrof. To jest To jest dobra bardzo myśl. mocna kandydatura. Myślę, że trudno było znaleźć kogoś. Chociaż z drugiej strony on też sporo nawygrywał w tym roku, po prostu to zwykle jest tak, że ten, bo może też tak przykład zawodnicy z Mad Lions, może jakiś Elioja. O. Też spoko. To też by była mocna kandydatura. Natomiast ostatnia kategoria, którą ja chciałem wyróżnić, to jest honorowy dziad roku. I honorowy dziad roku to jest propozycja Bartosza Aparty, którego już raz tutaj wymieniliśmy w trakcie programu. I nie wiem, na czym miałaby polegać, natomiast on ją zaproponował, więc uznałem, że skoro ją zaproponował, to pewnie chciałby ją wygrać. I stwierdziłem, że kim ja jestem, żeby odbierać człowiekowi takie szczęście, honor i zaszczyt, jakim jest honorowy dziad roku. I myślę, że trzeba go przyznać Bartoszowi Aparcie za Team SK Dobrze, Gaming. jeszcze bym siebie nominował tutaj też. Ja myślę, że zawsze będę nominowany w tej kategorii co roku. Ale nie wiem, czy Myślę, kto zasłużyłeś na jeszcze. statuetkę w honorowym Czekaj, dziadzie kto roku. jeszcze taki stary jakiś. To musi być ktoś stary we sporcie, tak? Najlepiej polskim, nie? No nie wiem, czy są jeszcze takie osoby. Jest tylko Bartosz Aparta, no, jedyny stary dziad w polskim sporcie. Ja. Zawsze będziemy nominowani i zobaczymy w którym roku kto wygra. Ale tak, SK, fajny rok w LoLu, myślę. Myślę, że pozytywny. Czekamy na więcej. Dobra. Słuchaj, ja żadnego specjalnego zakończenia nie napisałem. To już jest koniec naszych Nic nagród. dziadów, nie? Tak jak Wszystko start, nie ma nic jest dziadów. zdane. Zrobiłem start, wyszukałem, ale końca nie wyszukałem. Więc nie mam nic więcej do dodania. Z tego co się orientuję, materiał powinien wyjść w święta, dokładnie w drugi dzień świąt, więc tak życzeniowo świątecznie troszeczkę jesteśmy spóźnieni. Ja mam nadzieję, że prezenty się udały, że było fajnie. Przede wszystkim zdrowo, bo niestety dalej jest jak jest. Więc to są rzeczy najważniejsze. Poza tym, no to szczęśliwego nowego roku, bo się nie będziemy pewnie widzieć, więc udanego Sylwestra. No i od przyszłego roku dalej działamy, będziemy się widywać, nie Beżi? Zgadza się, jeszcze tylko szybko coś przygotuję dla Was. Dobrze. Tutaj może zrobimy tak. Proszę bardzo. O. Widać coś? Nic nie Tak, widać, to nie niedobrze. bardzo. No to już. Bo tak już życzenia do czegoś składać, to co? To ten O, moment. choineczkę, dobra, teraz było dobrze. Choineczkę tutaj Tak, stawię. z Wiecie, gwiazdeczką. mam green screen dosłownie od dzisiaj, więc teraz będę mógł się bawić takimi rzeczami. Dobrze, więc takie wszystkiego dobrego, żeby przyszły rok był lepszy niż ten. Wesołych rodzinnych, żeby wasza rodzina nie gadała o LOLu przy stole, bo ten rok był mierny dla LOLa i w Polsce, i za granicą w sumie. Dużo prezentów i też ciepłych skarpet. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten fatalny rok i wchodzimy w następny.